Księga trzecia. Rozdział pierwszy. O smutnej przygodzie, jaką miał Don Kiszot z Jan Guasami. Uczony, cyt Hamed Benengeli, opowiada, że Don Kiszot z pasterzami i całym gronem pogrzebowym chryzostoma asystującym wyruszył razem z giermkiem Kulasowi, do którego wchodzącą widział Marcelle. Naszukawszy jej się próżno przeszło dwie godziny, stanęli na pięknej polance świeżą trawą zarosłej i strumykiem ożywionej. Wabiło ich to piękne miejsce, a że południowe słońce mocno dopiekało, siedli z siodeł i puściwszy rosynanta z osłem na pasze, rozwiązali sakwy i bez ceremonii jeli się pożywiać, czym Bóg dał. Sanczowi ani do głowy nie przyszło pętać rosynanta, bo znał go jako stworzenie spokojne i skromne. Ale los czy szatan, co nigdy nie śpi, zrządził na nieszczęście Iż na tej samej polance pasła się gromada klaczy galicyjskich, należących do wędrownych Jangłasów, którzy w skwarne dnia godziny zatrzymują się zwykle w miejscach, gdzie znajdą wody i trawy pod dostatkiem. Rosynant, jak powiadam, było to sobie poczciwości stworzenie, ale jak każde stworzenie, i on też miał kości i ciało. Ledwie zwąchał się z towarzyszkami rodu swojego. A liści wbrew zwykłej i przyrodzonej sobie skromności, przyszła mu ochota pójść do nich zabawić się. I nie pytając o pozwolenie pana, pobiegł sobie truchcikiem rozmówić się z nimi. Zmęczone Galicjanki, więcej widać jeść pragnąc niż igrać, nie nader uprzejmie przyjęły zalecanki gacha i tak gosowicie utraktowały nogami i zębami, iż w mgnieniu oka pozbawiły go uzdeczki i siodła. A samego potężnie poturbowały. Na domiar nieszczęścia wędrowni mulnicy, spostrzegłszy konkury Rosynanta, wypadli na niego z ogromnymi pałkami i tak go po grzbiecie wysmarowali, że padł na ziemię prawie nieżywy. I leżąc, miał czas nieborak rozmyślać głęboko nad smutnymi następstwami zbytniej krewkości. Don Kiszot i Sancho, spostrzegłszy, co się dzieje z Rosynantem, przybiegli mu co żywo na pomoc. Zdyszany Don Kiszot, stanąwszy na miejscu, rzecze w uniesieniu do Sancho. Jak widzę, przyjacielu, ci podli ludzie to nie są rycerze, ale nikczemne ciury i chamy. Możesz przeto pójść mi w pomoc na pomszczenie krzywdy Rumakowi memu wyrządzonej. Diabla to będzie pomsta na tomu Sancho. Ich dwudziestu, a nas dwóch, a nawet nie wiem, czy nie półtora czasem. Ja za stu ważę, wrzasnął Don Kiszot, i nie czekając, dobywa oręża i rzuca się wściekle na mulników. Sancho, zagrzany przykładem pana, wyciąga także naja w pałasinę i wciska się między nieprzyjaciół. Don Kiszot za pierwszym zamachem rąbnął tak potężnie któregoś z brzegu, że rozpłatał mu kolec skórzany i odciął kawał ramienia. Miał już rzucić się na drugiego, kiedy mulnicy, zawstydzeni, że dwóch ludzi śmie ich tak turbować, chwycili za oszczepy i wziąwszy między siebie dzielnego rycerza razem z poczciwym giermkiem, jeli młucić po nich pałkami jak najęci. Do serca przypadła im ta robota. Niebawem też rzecz zakończyli. Za drugim z kolei omłotem Sancho padł na ziemię jak długi. Na nic się nie zdały Don Kiszota zręczność i męstwo. I jemu się nie lepiej powiodło. Biedny rycerz padł pod ciosami przy nogach Rosynanta, który dotąd jeszcze podnieść się nie mógł. Mulnicy, nie mając już co robić, a bojąc się nawet, czy nie za wiele zrobili, zabrali się prędko i ruszyli w dalszą drogę. Z dwóch naszych awanturników, Sancho Pansa po tej burzy pierwszy przyszedł do siebie i, zacząłgawszy się do pana, odezwał się słabym i płaczliwym głosem. Dostojny Don Kiszocie. Ach, najdostojniejszy Don Kiszocie. Czego chcesz, przyjacielu Sancho? Odpowiedział rycerz tak samo płaczliwie. Co ja chcę? Nic nie chcę, tylko błagam was, rzekł Sancho, Czy byście nie mogli mi dać chociaż ze dwa łyki onego cudnego kordiału fiera brasowego, jeżeli go macie przypadkiem przy sobie. Może on taki skuteczny i na zgruchotanie kości, jak na inne rany. Ach, mój przyjacielu, odpowiedział don Kiszot, żebym to ja go miał, to cóż by nam więcej trzeba? Ale przysięgam ci na honor błędnego rycerza, że bylebym tylko rękami mógł ruszać. Za dwa dni najdalej zrobić go muszę. Za dwa dni! zawołał Sancho. A kiedyż myślicie, będziemy mogli się podnieść? Oj, doprawdy, że nie wiem odrzekł zbity rycerz. Bo się na świecie nie czuję. Ale dobrze mi tak. Sam na to zasłużyłem. Po co mi się brać do oręża przeciw ludziom, co nie są pasowani na rycerzy? Pan Bóg mnie skarał za to, żem złamał prawa rycerskie. I dlatego, przyjacielu Sancho, Zapowiadam Ci teraz raz na zawsze i dla wspólnego naszego dobra, że jeżeli kiedy zdarzy nam się doznać obrazy od takiej gawiedzi, to nie czekaj, żebym ja się brał do oręża. Już ja tego nie zrobię, ale sam rzucaj się z mieczem na nich, bo to rzecz Twoja, i wymiesz karę jaka ci się podoba. Gdyby przypadkiem na pomoc przyszli im rycerze, o bądź pewien, że Cię bronić będę i obronię. Znasz siłę tego ramienia. Widziałeś nieraz jej dowody. Sanczowi nie bardzo jakoś do smaku przypadła ta nauka pana. Dostojny rycerzu, odpowiedział. Ja nie taki zadzierny, jakim się zdaje. Bóg łaskaw, umiem jakoś krzywdy przebaczać. A przy tym mam żonę i dzieci. Bądźcie tedy łaskawi i polegajcie już na tym, że jako słońce na niebie, ja się nigdy pałasza nie imnę ani przeciw rycerzowi, ani przeciw chłopu. Zarzekam się wam na wszystkie świętości i biorę Boga za świadka, że przebaczam im całkowicie wszystkie krzywdy przeszłe i wszystkie obrazy, jakie mi w przyszłości wyrządzić mogą. Krótko zgoła powiedziawszy, daruję, zapominam i przebaczam sieńko, a sieńko, co mi tylko złego zrobią, zrobili lub zrobią jacykolwiek ludzie, bogaci czy ubodzy, wielkiego rodu czy chudziaki, słowem, wszelkiego stanu i powołania. Żeby mi tylko tchu w piersiach nie brakowało, na to Don Kiszot, i żeby mi ból mówić pozwalał, pokazałbym ja ci, jakiś ty głupi i jakie brednie pleciesz. Ach, niecny Hultaju, a gdyby też fortuna, dotąd nam zawistna, obróciła się ku nam i wziąwszy nas za rękę, zrobiła panami jakich wysp, o których ci gadałem. To powiedzcie, mięgo, cóż byś wtedy począł, jakbym ci dał władzę nad którą z tych wysp podbitych. Umiał, żebyś ty dać sobie radę, nie będąc rycerzem i nie troszcząc się o ten honor? Każdy by ci grał na nosie, a ty byś nawet nie czuł w sobie ochoty pomszczenia krzywd i uraz państwu twemu wyrządzonych. W nowym państwie rządy niełatwe. Poddanych trzeba trzymać ostro, bo jak wezmą na kieł, to bieda z tobą. Myślisz, że ty, że to nie trzeba na to rozumu i odwagi, żeby się bronić i nacierać, kiedy co chwila może być do tego okazja? Oj, dobrze by to było, odparł Sancho, żebym ja miał więcej rozumu, a mniej odwagi w tej przygodzie, co nas tu teraz spotkała. Ale w tej chwili, miły paneńku, sumiennie wam powiadam, że plastra i leków mi trzeba, a nie nauki. Ale spróbujcie no, czybyście się nie dźwignęli z ziemi, bo trzeba by nam podnieść rosynanta. Chociaż po prawdzie niegodzien bestia tego, niegodzien, bo on to wszystkiego narobił. Za niego to nas tak na pieprz zbili. A ja dali pan, nigdy bym się po nim tego nie spodziewał. Byłbym przysiągł za niego jak za siebie, że taki spokojny i skromny. I komu tu teraz wierzyć? Oj prawda to wielka, że beczkę soli trzeba zjeść w przód, nim się kogo dobrze pozna. Tak to panie, Bóg widzi, nie ma nic pewnego w tym życiu. Ale kto by to był u diaska powiedział, widząc was, jakeście to wtedy poturbowali tego nieszczęśliwego rycerza, że dziś nam przyjdzie takie pałkami dostać smarowidło? E, co tam? Twoje plecy zwyczajne takiego smarowidła rzekł don Kiszot. Ale moje, co nigdy go nie znały, długo go pamiętać będą. I żeby nie myśl, i nie to przekonanie, że wszystkie utrapienia muszą być nierozłączne z powołaniem błędnego rycerza, to bym tu już umarł z samej niecierpliwości i zgryzoty. Ale proszę ja pana, odezwie się Sancho, jeżeli to te intraty tak przywiązane do rycerskiego powołania, to powiedzcież mi, czy one często się zdarzają, czy też po jakimś czasie ustają. Bo jeżeli jeszcze ze dwa razy dostaną nam się takie obrywki, to widzi mi się, że na trzeci nas nie starczy, chyba że sam Pan Bóg w tym będzie. Powinieneś już wiedzieć, Sancho, rzeczy Don Kiszot. Że rycerze błędni idą ciągle zmiennym losem. Każdy z nich, każdej chwili, zostać może wielkim królem lub cesarzem, jak to się często zdarzało. Zaraz bym ci powiedział o kilku takich, co męstwem doszli do tronu, tylko że mi gadać ciężko od bólu. Ale i nieszczęścia chodzą po nich. Tacy sami znowu nieraz wpadają w okropne przygody. Wielki Amadis z Gali. Alboż nie był w niewoli u czarnoksiężnika Arkalausa, najstraszniejszego z wrogów? Alboż nie dostał od niego dwieście oblewanych bizunów na zamkowym podwórzu, sromotnie do ławy przywiązany? Niewidomy jeden a godzien wiary autor, alboż nie zaręcza, że rycerz słońca wpadłszy raz w zastawę, co mu się pod nogami w pewnym zamku usunęła, ujrzał się w podziemnym lochu ze skutymi rękoma i nogami, gdzie mu naprzód dano enemę ze śniegu, z której zaraz ledwo nie skonał, gdyby czarnoksiężnik, przyjaciel jego, nie przyszedł mu w pomoc w tej niedoli, nie wiadomo, co by się z nim stało. Widzisz więc, Sancho, że porównywając się z innymi znamienitymi rycerzami, mojego utrapienia za największe uważać nie mogę. Ale trzeba, żebyś wiedział, że rany zadane jakim bądź narzędziem przypadkowo pod rękę podpadłym wcale nie ubliżają ranionemu, i honoru jego w niczym nie naruszają. W regulaminie pojedynkowym stoi wyraźnie, że jeżeli szewc obije kogo kopytem, które trzyma w ręku, to chociaż ono jest z drzewa, tak samo jak kij, powiedzieć jednak, że nie można, że go obił kijem. Mówię ci to, Sancho, żebyś nie myślał, że dlatego i żeśmy pałkami obici zostali przez tych szubrawców, honor nasz ma być w czym bądź poszwankowany. Bo dobrze zważywszy, oni nas nie bili kijami, tylko oszczepami, które zawsze jako broń przy sobie noszą. A ani jeden z nich, o ile uważałem, nie miał ani oręża, ani puginału. Ja tamtego nic nie uważałem, rzekł Sancho. I czasu nawet nie było, bo ledwiem z pochwy wyciągnął to przeklęte rożnisko, a oni zaraz na mnie hurmem z pałkami i tak mnie od razu przypieczętowali, że i oczy, i nogi jak uciął służbę wypowiedziały. I przewaliłem się jak długi w tym oto samym miejscu, gdzie Bogu dziękować jeszcze żywy leżę. I powiem wam szczerze, że to mnie wcale nie troszczy, czym bili i czym mi ubliżyli. Tylko mnie boli tam, gdzie mnie obili i tego długo nie zapomnę. Z tym wszystkim, mój Sancho, mówił Don Kiszot, nie ma na świecie rzeczy, której by czas nie zatarł, ani bólu, z którego by śmierć nie wyleczyła. A Bóg zapłać za takie lekarstwo, odpowiedział Sancho. Żeby to chociaż na te nasze bóle teraz kilka plastrów wystarczyło, to by to jeszcze pół biedy. Ale gdzież to? Nam by trzeba co najmniej z całego szpitala maści zabrać. I jeszcze wątpię, żeby jej nam było dosyć. Dajże już tam pokój tej głupiej gadaninie. A lepiej zbierzmy jako siły, żeby się dźwignąć z tej niemocy. Obaczmy, jak się miewa Rosynant. Biedaczysko i jemu się porządnie dostało. Dali pan, on coś nie żartem nie domaga rzecze Sancho. Ba, a dlaczegoż by miał być wolny od tego? Alboż on także nie taki rycerz błędny jak i drugi, ale mój osioł, jaki mądry, uszedł caluteńki i ani jednej i zerści nie straciwszy, kiedy my ani jednego żebra całego nie mamy. W największych nieszczęściach, wtrącił Don Kiszot, los zawsze zostawia jakąś furtkę do wyjścia. I teraz ten biedny osioł zastąpi mi szlachetnego Rosynanta i zaniesie do jakiego zamku, gdzie mnie opatrzą i z niemocy wyprowadzą. Nie ma w tym nic honorowi ubliżającego, że takiego wierzchowca użyje. Bo pamiętam, czytałem, że stary Sylen, piastun Bachusa, siedział bardzo wygodnie na pięknym ośle, kiedy odbywał wjazd do stu bramnego grodu. Dobrze by to było, rzekł Sancho, gdyby wasza dostojność mógł się tak w siodle prosto trzymać, jak on. Ale to wielka różnica, kiedy człowiek siedzi na koniu jak należy, a kiedy go rozciągnął na poprzek jak torbę z sieczką. A ja myślę, że wasza dostojność inaczej nie będzie mógł dojechać. Wszelkie, chociażby najdotkliwsze walk następstwa, nie ubliżają honorowi, odparł don Kiszot. Powiadam ci to raz na zawsze, mój panso. I nie odzywaj mi się więcej ze swoimi uwagami. Próbuj tylko wstać i wpakuj mnie na osła jak bądź. Byleśmy przed nocą stąd wyruszyli. Alboż to Wasza dostojność nie mówił niedawno, rzecze Sancho, że rycerze błędni mają zwyczaj spać pod gołym niebem i że to dla nich rzecz bardzo przyjemna. Robią tak, kiedy nie mogą inaczej odparł Don Kiszot albo kiedy są zakochani. Jeden rycerz nawet całe dwa lata przepędził na samotnej skale, znosząc cierpliwie mrozy i skwary, a kochanka jego o tym nic nie wiedziała. I Amadis tak samo robił, kiedy go jeszcze zwano ponurym rycerzem, i kiedy jak pustelnik na skałę się wydalił i siedział tam przez osiem lat, czy miesięcy, już nie pamiętam dobrze. Zresztą to wszystko jedno, dość, że siedział tam długo, pokutując za jakąś przykrość wyrządzoną damie swojej, Orianie. Ależ dajmy już pokój temu wszystkiemu i zabieraj no się do roboty, jakem ci mówił. Żeby się znów osłowi co złego nie stało, jak Rosynantowi. A to by diabla sprawa była w ten czas, rzekł Sancho. I westchnąwszy ciężko ze trzydzieści albo czterdzieści razy i ze dwa razy tyle oj i ach wymówiwszy, a przy tym klnąc na czym świat stoi tych, co go tu przyprowadzili, po długich stękaniach i mozołach dźwignął się nareszcie szanowny Giermek na nogi. Ale w pół drogi stanąwszy, skrzywiony w kabłąk, i długo tak stojąc, ani się ruszyć, ani wyprostować nie mógł. W tej bolesnej postawie musiał łapać i kiełznać osła, który, korzystając ze swobody dnia tego, poszedł także użyć sobie zabawki. Potem podniósł Rosynanta. Z wielką to obydwu przyszło biedą. Sancho jak myszcie spocił, a biedne konisko, gdyby tylko miał język do użalenia się. To by pewno i panu, i pachołkowi placu w skargach dotrzymał. Nareszcie po wielu, a wielu mozołach, stękaniach i wykrzyknikach, sancho wpakował don Quixota jak worek na długołuchego człapaka, a przywiązawszy mu Rosynanta do ogona, wziął osła za uzdę i ruszył, jak mu się zdawało, ku gościńcowi. Po półgodzinnym przeszło marszu, szczęśliwa gwiazda doprowadziła go do jakiejś gospody, którą don Quixot, mimo najnędzniejszego pozoru, Oczywiście wziął zaraz za zamek obronny. Sancho upierał się, że to gospoda, Don Kiszot, że to zamek. Ten swoje, a ten swoje. I tak się za żarcie swarzyli, że nie skończywszy sporu, przyjechali przed wrota, którymi Sancho, nie pytając, wprowadził swoją karawanę. Rozdział drugi. O tym, co się przytrafiło Don Kiszotowi w gospodzie, która mu się zamkiem wydała. Gospodarz nader się zdziwił, ujrzawszy człowieka jadącego na ośle tyłem do uszu zwierzęcia i zapytał Sancho, co mu dolega. Sancho odpowiedział, że to mała rzecz, małe wstrząśnięcie w całym ciele spowodowane upadkiem z góry. Żona gospodarza, niewiasta miłosierna, co się rzadko zdarza w tym rzemiośle, zaledwo ujrzała Don Quixota, natychmiast postanowiła przynieść mu ulgę i wzięła do pomocy młodą córkę swoją, dzieweczkę wcale niczego. Służyła w tej gospodzie także młoda asturyjka, twarzy nieco szerokiej, nosa zaklęsłego, trochę zezowata na jedno oko, na drugie prawie ślepa. Ale gipka, a wysmukła kibić, szczodrze wynagradzała brak innych wdzięków. Wzrostu miała trzy stopy, a barki tak jej obciążały ciało, że z trudnością spoglądała do góry. Przyjemna ta służąca pomogła córce gospodarza do opatrzenia Don Kiszota i urządziły mu obydwie wcale nieszczególne łóżko w jakimś kącie, co według wszelkiego prawdopodobieństwa był dotychczas składem słomy. W tymże samym miejscu, opodal od Don Quixota, mulnik jakiś usłał sobie łoże z der, którymi przykrywał muły. I w każdym razie lepiej mu było niż naszemu bohaterowi, którego łoże stanowiły dwie nierówne ławy, na tych trzy czy cztery źle spojone tarcice, a na nich materac twardy jak deska i prześcieradło, które raczej wziąć można było za skórę niż za płótno. Skoro tylko położono Don Kiszota w to niegodziwe łoże, gospodyni z córką oblepiły go plastrami od stóp do głów, przy świetle lampy, którą trzymała w nadobnej dłoni Trones. tak było na imię przyjemnej Asturyjce. Gospodyni, widząc go w tylu miejscach poturbowanego, zawołała – przebóg, toćże to raczej podobne do uderzeń niż do upadku. A jednak… To nie są razy, rzekł Sancho, tylko skała była bardzo kończata i każda jej spiczastość pozostawiła siniak. Zresztą prosiłbym pani o zachowanie kilku gałganków, dadzą się wkrótce użyć, bo mnie także w krzyżu nieco dolega. Więc także spadłeś? zagadnęła gospodyni. Nie spadłem, odrzekł Sancho, ale przestraszony upadkiem pana mojego poczułem coś tak dziwnego w ciele, że mi się zdaje, jakby mi tysiąc kijów wsypano. Nie dziwię się temu, wtrąciła córka. Często mi się śni, że spadam z wieży na dół, a nie mogę nigdy upaść na ziemię. Skoro się obudzę, tak znużona i zbita się czuję, jakbym naprawdę spadła. Otóż to właśnie, dodał Sancho. To prawie to samo. Cała tylko różnica w tym, że mi się nie śniło i że, będąc na jawie, jak teraz, czuję się poturbowanym, niemniej od pana swego. Jak się nazywa wasz pan? zagadnęła Marie Don Kiszot odrzekł Sancho. Błędny rycerz, jeden z najdzielniejszych, jakich kiedykolwiek widziano. Błędny rycerz? zapytała Asturyjka. Co to znaczy? Niedawno widać jesteś na świecie, odparł Sancho. Dowiedz się, kochana siostro, że błędny rycerz jest to rzecz, która zawsze ma nadzieję zostać cesarzem lub też dostać kije. Dziś najnieszczęśliwszy z ludzi obdarza na zajutrz giermka swojego trzema lub czterema królestwami. Skądże będąc giermkiem tak wielkiego pana, wtrąciła gospodyni, nie masz przynajmniej hrabstwa jakiego, bo z miny nie patrzysz na to. Nie od razu miasto się buduje, rzekł Sancho. Nie ma miesiąca, jak szukamy przygód i jeszcze ich nie znaleźliśmy. Chyba takie, co to często szuka się czego innego, a znajduje się co innego. Ale mówiąc prawdę, skoro się jaśnie pani Don Kiszot wyleczy z ran swoich, a ja od moich nie zostanę kaleką, nie pomieniałbym nadziei moich za najlepsze hrabstwo w Hiszpanii. Don Kiszot, który uważnie słuchał tej rozmowy, uważał za właściwe wmieszać się do niej. Podnosząc się więc, jak mógł najlepiej, ujął wdzięcznie rękę gospodyni i rzekł do niej. Wierzaj mi, piękna damo. Nie jesteś nieszczęśliwą, że miałaś sposobność przyjąć mnie w zamku swoim. Więcej pani nie powiem. Bo nie wypada nigdy chwalić samego siebie. Ale wierny mój germek objaśni ci, kim jestem. Dodam tylko, że zachowam pamięć łaskawości Pani aż do końca życia i nie uronię żadnej sposobności, w którejbym wdzięczność moją mógł ci okazać. Gdyby się nie było, podobało niebu, dodał miłosiernie przyglądając się asturice, że miłość mnie do praw swoich przykuła. I gdyby oczy lubej niewdzięcznicy nie były odniosły tryumfu nad moją wolnością, chętnie bym ją poświęcił u stóp tej pięknej panny. Gospodyni, córka jej i maritrones, zdziwione i nie rozumiejąc się na takim sposobie mówienia, domyślały się jednak, że to były komplementy i ofiary grzeczności. Przyglądały się więc milcząc i sobie, i Don Kiszotowi jak człowiekowi w dziwnym jakimś rodzaju. Podziękowały mu jednak za te grzeczności, jak w karczmie mogły umieć najlepiej, i pokornie skłoniwszy się, odeszły. Maritrones zabrała się do opatrzenia Sancha, który tego nie mniej od pana swojego potrzebował. Mulnik, o którym wspomniałem, i Asturyjka ułożyli sobie, że się w nocy obaczą. Ona mu przyrzekła, że skoro tylko goście odejdą, a pan i pani usną, przyjdzie go odwiedzić. Mówią, że dziewczyna ta słowna zawsze była w tych razach, choćby nawet dała słowo bez świadków w piwnicy. To też miała się słusznie za coś lepszego i mniemała, że nie ubliżyła sobie, zostawszy służącą w karczmie, gdyż, jak zawsze mówiła, zubożenie jej rodziców doprowadziło ją do stanu tego. W dziwnym apartamencie owym stało naprzód niegodziwe i biedne łóżko Don Kiszota, a Sancho posłał sobie obok na wiązce sitowia. Przykrył się kołdrą, która wyglądała, jakby była z kanwy, nie z wełny. Trochę naprzód wysunięte było legowisko mulnika, złożone, jak już powiedziałem, z juk i der dwóch mułów. A miał ich dwunastu wszystkich, spasłych, tęgich, bo to był jeden z bogatych owych mulników z Arevalo, jak twierdzi autor tej historii, który o nim, jak o dobrym znajomym, szczegółową robi wzmiankę, bo mówią podobno, że byli krewniacy. Bądź co bądź, cyt Hamet Benengeli był dokładnym historykiem, ponieważ przytacza nawet takie szczegóły, co na pozór nie zdarzają się mieć ważności. I od niego to właśnie historycy, powieściopisarze, powinni powinniby się nauczyć nie zaniedbywać niczego i szczegółowiej pisać, zamiast pobudzania ciekawości czytelnika tak, że często to, o czym by się najwięcej chciało dowiedzieć, zawiśnie na końcu ich pióra przez złośliwość lub nieświadomość. Bądź po tysiąc kroć sławion autorze Tablanta Ricamonta i ty, co napisałeś czyny hrabiego Tomillas, wyście nie zapomnieli o najdrobniejszej okoliczności. Wracamy do mulnika. Mulnik więc, dawszy sieczki mułom, rozciągnął się na derach, oczekując niecierpliwie punktualnej maritrones. Sanczowi, mimo szczerej chęci do snu, ból boków sen odejmował. Don Kiszot także z bólu oczy miał jak zając otwarte. Cicho było w karczmie, a światło błyszczało tylko z latarni wiszącej w bramie. Spokojność ta i natłok szumnych myśli, których rycerzowi naszemu dostarczały ciągle rozliczne wypadki przez niego czytane, wyrodziły mu w głowie najdziwaczniejsze z przypuszczeń. Uroił sobie, że znajduje się w sławnym jakimś zamku. Nie było karczmy, której by nie robił tego zaszczytu. I że córka gospodarza, to jest władcy zamku, ujęta dobrą jego miną i składnością, obiecała mu, zręcznie wydostawszy się z komnat swoich, parę chwil z nim przepędzić. Urojenie to dręczyło go jakby rzeczywistość i nabawiało niepokojem o szwank, na jaki wierność jego narażoną być może. Przyrzekł sobie nareszcie w sercu nie popełnić żadnej niewierności kochanej Dulcynej. Chociażby sama królowa Ginevra, z wierną swą kinta ujoną, błagać go o to miały. Gdy tak błądził w marzeniach, słowna Asturyjka właśnie dotrzymywała obietnicy. I boso, w koszuli, z rozczochranymi włosami, wchodzi stąpając powoli i szukając łóżka mulnika. Don Kiszot, mając słuch natężony, usłyszał jej wejście. Czy też zgadł, że ktoś wszedł? I podnosząc się na łóżku, Mimo plastrów i bólu boków, wyciągnął ramiona do domniemanej panny. Asturejka szła powoli, żeby nie zrobić hałasu i ma cała rękoma wokoło, żeby się o co nie potknąć. Mimo jednak całej ostrożności, wpadła w objęcia Don Kiszota, który uchwyciwszy ją za rękę i przyciągając do siebie, posadził na łóżku. Zgrzebna koszula jej nie wyprowadziła z błędu rycerza. Szklane bransoletki, które miała na ręku, wziął za drogie kamienie. Włosy jej, bardzo podobne do włosia, wydawały mu się jedwabnymi splotami. A biorąc oddech jej, w którym czuć było starą sałatę i zimne mięsiwo, za przyjemną mieszaninę najdelikatniejszych woni, wyobraził sobie nadobną tę nimfę zupełnie taką, jak to malują w książkach, które czytał, piękne panny, odwiedzające cichaczem chorych lub rannych kochanków. Słowem, upór biednego szlachcica tak był mocny, że nie czuły na mnóstwo szczegółów, od których by mdłości jednego chyba tylko mulnika nie porwały. Mnie mał trzymać w objęciu boginie piękności. Zachwycony tylu wdziękami i ściskając nieporównaną maritrones, jakby ją chciał udusić, świetny rycerz szepnął jej cichutko miłosnym głosem. Czego bym nie dał za to! Ach! Czego bym nie dał piękna księżniczko, gdybym widział się w stanie ocenienia łaski, jaką mi wyświadczasz. I mógł oczyścić się przed panią z zarzutu niecnej niewdzięczności. Umieram wprawdzie ze wstydu, ale poprzysiągłem stałą miłość moją nieporównanej dulcynei z Tobozo. Ona jest jedyną panią serca mego i najtajniejszych myśli moich. Nie mogę więc krzywo przysięstwem. Okupić tego niebiańskiego szczęścia. Podczas tej przemowy maritrones najokropniej się przelękła, przekonawszy się, że jest w objęciach Don Kiszota. I robiła co mogła, żeby się z nich wydostać, nie słuchając tego, co jej prawił. Uczciwy mulnik znów, któremu niecierpliwość spać nie dozwalała, przeczuł i poczuł swą nimfę, skoro tylko weszła. A nastawiwszy ucha i uchwyciwszy coś z przemowy rycerza naszego, Posądził niewinną Asturyjkę, że mu nie dotrzymała słowa. Dlatego chyba, iż nie tylko jemu dać je musiała. Nie poprzestając na tym, podżegany zazdrością, zbliżył się po cichu do łóżka Don Kiszota i zaczął się pilnie przysłuchiwać. Przekonawszy się, że wierną jego maritronę z gwałtem przytrzymał, myślał tylko, jak się zemścić za niegodny ten postępek. Podniósł rękę i mierząc ku licu niefortunnego rycerza, tak pięścią dziarsko zdzielił go po szczękach, że krew buchnęła natychmiast, a Benengeli nawet zaręcza, że wskoczył na niego i szerokimi łapami w podkutych trzewikach przebiegł mu kilka razy po ciele od stóp do głów. Łóżko, którego fundamenty nie były w najlepszym stanie, nie wytrzymało tego obciążenia i runęło pod ciężarem mulnika. Hałas obudził gospodarza, który domyślił się, że to musi być jakiś figiel maritronesy bo wołał na nią na całe gardło kilka razy, a nie odezwała się ani razu. Zapalił więc latarnie, żeby się udać tam, gdzie słyszał hałas. Asturyjka słysząc, że idzie, a znając go dobrze, skryła się w łóżko Sancza, który spał i w kłębek się przy nim zwinęła. Gospodarz wszedł, kląc karczemnemu. — Gdzie jesteś, klępo? zawołał. Bo to z pewnością twoje sztuki, bazarnico. Jednocześnie Sancho, na wpół obudziwszy się i czując przy sobie cały ten ciężar, który go dusił, myślał, że to sen, jaki dręczy go jeszcze, i zaczął walić pięściami na wszystkie strony. Razy te spadały na marytronę z powiększej części. Ta, straciwszy nareszcie cierpliwość i nie bacząc już na miejsce, gdzie się znajdowała, myślała tylko o wywzajemnieniu, palnęła Sancha tyle razy w żywot i w twarz twardą pięścią, że obudził się nareszcie zupełnie. Nie wiedząc za co go tak tuzowano, podniósł się na łóżku i uchwyciwszy silnie maritrones, rozpoczął z nią najpocieszniejszą walkę. Mulnik, zobaczywszy przy świetle straszne położenie drogiej swojej maritrones, puścił Don Kiszota, a pobiegł jej na pomoc. Gospodarz znów, obeznawszy się już z miejscowością, pobiegł także, ale w celu skarcenia asturyjki, którą uważał za główną sprężynę całego tego nieporządku. Mulnik walił sancza. Sancho młócił maritrones. Maritrones prała sancza, a gospodarz tłukł maritrones. A wszystko to szło tak żwawo i gracko, jakby się obawiali, żeby im czasu nie zabrakło. Nareszcie latarnia zgasła, a ciemność powiększyła jeszcze zażartość bójki. Żaden z walczących nie uniósł ani całej koszuli, ani której bądź części ciała nieobrażonej. Przypadkiem znajdował się w gospodzie pachołek rządowy. Z tych, co to ich nazywają, starą konfraternią toledańską. Obudziwszy się na hałas walki, wpadł z prętem w ręku i z pudełkiem blaszanym, gdzie od znaka godności jego, ale nic a nic nie dojrzawszy, w ciemności zawołał. Milczeć wszyscy w imię sprawiedliwości i świętej Hermandady! Przypadkiem natrafił ręką na nieszczęsnego Don Kiszota, który leżał rozciągnięty na zwaliskach łóżka, bez przytomności, z głową zwieszoną. Ująwszy go za brodę, nie przestawał krzyczeć. Na pomoc władzy! Ale nie dostrzegając żadnej oznaki życia w tym, którego trzymał, nie wątpił, że to musi być trup człowieka, którego inni przytomni zamordowali. Zaczął więc krzyczeć jeszcze głośniej. Zamykajcie drzwi gospody! Zważać, żeby nikt nie wyszedł! Tu człowieka zabito! Głos ten przeraził walczących. I prócz tego, co każdy już dostał. Sprawa pozostała w zawieszeniu i w tym stanie, w jakim ją zszedł pachołek. Gospodarz zwolna zemknął do stacji, mulnik na legowisko, a podrapana Maritrones wlazła w brudne łóżko swoje. Co zaś do don Quixota i Sancha, ci, którzy nie mogli się poruszyć, pozostali na miejscu, a pachołek puścił brodę rycerza naszego i poszedł po światło, żeby ująć winnych. Gospodarz jednak odchodząc, naumyślnie zgasił latarnie w bramie. Pachołek więc zmuszony był rozdmuchać ogień w kominie, ale tak go tam było niewiele, że dmuchał przez godzinę, nim zdołał zapalić latarnię. Rozdział trzeci. Dalszy ciąg niezliczonych trudów, które Don Kiszot i Giermek jego przecierpieli w gospodzie. Don Kiszot przyszedłszy nareszcie do przytomności z omdlenia. Tym samym głosem, co wczoraj Giermek jego po straszliwej walce z Furmanami, zawołał do niego, mówiąc smutnie. — Przyjacielu Sancho, czy śpisz? — Przyjacielu Sancho! — He! Jakżebym u diabła spać miał! — odrzekł Sancho wściekły z gniewu i z nudów. — Kiedy wszyscy diabli z piekła przyszli po mnie tej nocy! — Masz słuszność, że tak mówisz! — rzekł Don Kiszot. — Ja nie rozumiem. Chyba ten zamek jest zaczarowany. Słuchaj, co ci powiem, ale przysięgnij mi najprzód, że dopiero po śmierci mojej mówić o tym będziesz. Przysięgam, odrzekł Sancho. Wymagam tej przysięgi, prawił dalej don Kiszot, bo nigdy czci niczyjej szkodzić nie myślę. Przecież mówię panu, że przysięgam, odparł Sancho, i że ust nie otworzę w tej mierze, aż do śmierci pańskiej, daj Boże, ażebym to rychło mógł zrobić. Czyż takim ci jestem już ciężarem, żebyś pragnął rychłej śmierci mojej? Nie dlatego, odrzekł Sancho, ale nie lubię długo trzymać języka za zębami, bo się obawiam, żeby mi nie spruchniał. Niech co chce będzie, mówił don Kiszot. Polegam na przywiązaniu twoim do mnie i na rozsądku twoim. Trzeba, żebyś się dowiedział, co mi się przytrafiło tej nocy. Jedna z najdziwniejszych i najpiękniejszych przygód, jakie wyobrazić sobie można. Żeby ci ją w krótkości opowiedzieć, dowiedz się, że nie ma dwóch godzin, jak córka władcy tego zamku przyszła do mnie. Jest to jedna z najpiękniejszych dziewic na świecie. Nie potrafię ci opisać wdzięków jej osoby, powabu jej rozumu. Nie chcę nawet myśleć o tylu pięknościach, żeby nie uchybić afektowi którym pałam dla mojej damy Dulcynej Stobozo. Powiem ci tylko, że niebo zazdroszcząc mi szczęścia, które los w objęcia moje sprowadził, czy też mówiąc otwarciej, ponieważ zamek ten jest zaklęty, kiedym właśnie zapuścił się z piękną, nieznajomą, wczułą i namiętną rozmowę, ręka, której nie widziałem, a która Bóg wie skąd się wzięła, ale ręka niezawodnie ogromnego jakiegoś olbrzyma, tak silnym ciosem ugodziła mnie po szczękach, żem cały się krwią zalał. Potem niegodziwiec, korzystając z mojej słabości, tyle mi razów wymierzył, że gorzej mi jeszcze niż wczoraj, kiedy mulnicy jeli się nas z powodu niewstrzemięźliwości rosynanta. Wnoszę stąd, że jakiś maur zaklęty musi strzec tego skarbu dla kogoś innego, nie dla mnie. Nie sądzę, żeby to także dla mnie być miało, przerwał Sancho. Bo więcej niż 400 małrów wprawiło się na mojej skórze w sposób tak wrażliwy, że w porównaniu z nim wczorajsze uderzenie kłonicą to rozkoszne lechtanie. Ale proszę pana, zwróćże pan uwagę na położenie, w którym się obecnie znajdujemy. Czy godzi się to nazwać przygodą piękną? Jeszcze pan, co miałeś przyjemność trzymać tę nadzwyczajną piękność w objęciu, to pociecha dla pana. Ale ja nic nie miałem, oprócz kułaków najsroższych jakie w życiu zapamiętam. Niech mnie diabli porwą i tych, co na świat mnie wydali. Nie jestem rycerzem, ani myślę nim zostać, a w każdym spotkaniu zawsze najtęższą część dostaję. — To i ciebie także poturbowano? — zagadnął Don Kiszot. — Ależ do stu diabłów! — odparł Sancho. — Albożem panu nie mówił? — E, żartuj z tego, kochany bracie — rzekł Don Kiszot. — Zaraz sporządzę sławny balsam. A on nas wkrótce wyleczy. Kiedy tak rozmawiali, nadszedł pachołek z zapaloną latarnią. Łóżko było wprost drzwi. Sancho spostrzegłszy go z daleka w koszuli, zresztą nagiego, z głową obwiązaną brudną szmatą i ze zdradzieckim wyrazem twarzy, zapytał pana, czy to przypadkiem nie ten maur, zaczarowany, przyszedł dowiedzieć się, czy mają jeszcze jaką część ciała do pogruchotania. Nie zdaje mi się, odparł Don Kiszot bo zaczarowani nikomu się nie pokazują. Ale jeżeli się nie pokazują, to, dali Bóg, dają się we znaki, rzekł Sancho. Niech na to plecy moje odpowiedzą. A myślisz, że moje tak, żeby odpowiedzieć nie potrafiły? Odrzekł Don Kiszot. A jednak dowód to niedostateczny, żeby to miał być nasz małuch. Pachołek zdziwił się bardzo, że w miejscu, gdzie zabito człowieka, ludzie tak spokojnie rozmawiać mogą. Ale zoczywszy bohatera naszego rozciągniętego i w położeniu nader niewygodnym, rzekł mu: Jakże się masz, poczciwcze? Gdybym był na wasana miejscu, mówiłbym inaczej, odrzekł wyniośle don Kiszot. Czy się tak przemawia trutniu do rycerzów błędnych w kraju twoim? Pachołek, popędliwy z natury, rozgniewał się na tę mowę, wychodzącą z ust człowieka tak nieobiecującej powierzchowności. I z całej siły cisnął latarnią w głowę nieszczęsnego rycerza. A nie wątpiąc, że mu ją zgruchotał, uciekł, korzystając z ciemności. No cóż, panie, zawołał wtedy Sancho. Nie ma już wątpliwości. To z pewnością ten maur, co strzegąc skarbu dla drugich, zachowuje dla nas kłaki i pięści. Tym razem może i masz słuszność, rzekł Don Kiszot. Ale oznajmiam ci, że drwić potrzeba z tych czarów zamiast się zrzymać na nie, ponieważ to są wszystko rzeczy fantastyczne i niewidzialne. Daremnie pragnęlibyśmy zemsty. Nie zdołamy jej wywrzeć. Sancho, wstań, jeżeli możesz, i poproś gubernatora zamku, żeby mi przysłał trochę oliwy, soli, wina i rozmarynu. Muszę sporządzić balsam, bo mówiąc między nami, krew płynie mi z rany, którą mi to widziadło zadało. Sancho wstał, krzyknąwszy nieraz z bólu, i po omacku chcąc trafić do drzwi gospodarza, potknął się o pachołka, trochę zmartwionego brutalstwem swoim. Panie! zawołał Sancho. Ktokolwiek jesteś, bądź tak miłosierny i daj nam rozmarynu, wina, soli i oliwy. Bardzo nam to potrzebne do opatrzenia jednego z najlepszych rycerzy błędnych, jacy są na ziemi, a którego właśnie zaklęty maur niebezpiecznie ranił w tej gospodzie. Pachołek, domyśliwszy się mniej więcej, kim jest Sancho, Zaczął wołać na gospodarza i powiedział mu, czego ten człowiek żąda. A ponieważ zaczęło już świtać, otworzywszy drzwi od gospody, poszedł się przebrać. Gospodarz dał Sanczowi wszystko, czego pragnął. Giermek, niosąc te ingrediencje panu, zastał go trzymającego się obu rękami za głowę i skarżącego się na uderzenie latarnią, która na szczęście tylko parą go guzów obdarzyła, bo mniemana krew. Był to olej z latarni płynący mu po twarzy. Don Kiszot, wlawszy wszystko w jedno naczynie, kazał zagotować, a gdy już się ugotowało, zażądał butelki. W gospodzie tej nie było butelki. Trzeba było poprzestać na małej, blaszanej manierce, którą mu gospodarz podarował, a w której zwykle trzymano olej. Zmówiwszy następnie nad naczyniem sto ojcze nasz, tyleż zdrowasiek, salve Regina, wierzę w Boga, do każdego wyrazu dodawał znak Krzyża Świętego jako znak błogosławieństwa. Sancho Pansa, pachołek i gospodarz byli świadkami tej nabożnej ceremonii. Pomulnik kulbaczył już muły, udając, że ani wie o nocnej przygodzie, w której tak czynny miał udział. Sporządziwszy cudowną tę miksturę, Don Kiszot zaraz pragnął jej kosztować. I nie przykładając jej do rany, połknął całą szklankę, jakby lekarstwo. Zaledwo wyżył tę dozę. Zaczął ją oddawać tak gwałtownie, że pewnie mu nic nie zostało w żołądku. Wysilenie sprowadziło poty. Poprosił, żeby go okryto i dano mu spocząć. Spał ze trzy godziny, po przeciągu których tak mu się lepiej zrobiło, że nie wątpił już o skuteczności balsamu swojego, którego tajemnicę posiadając, można się narażać na najstraszliwsze przygody. Sancho Pansa, któremu wyzdrowienie pana cudownym się zdało, Prosił go usilnie, żeby mu pozwolił wypić resztę, na co gdy Don Kiszot przystał, uchwycił garnek i wlał sobie do żołądka porządną porcję, to jest prawie tyle, co jego pan. Żołądek biedaka nie musiał być tak delikatny, bo zanim lekarstwo wzięło skutek, zaczęło mu się tak odbijać, i poty tak gwałtowne go oblały, że zdawało mu się, że umrze. I w tym opłakanym stanie kloł balsam i zdrajce, co mu go podał. Przyjacielu Sancho. Rzekł mu poważnie pan jego. Chyba mnie ciągle w świecie oszukują, jeżeli to wszystko nie dlatego ci się zdarza, że nie jesteś pasowany na rycerza. Bo mniemam, że ten balsam dla rycerzów tylko skuteczny. Ależ do trzystu diabłów! Cóżem panu zrobił, żeś mi pan go dał pokosztować? Na cóż mi się przyda rada? Umarłemu kadzidło! Tymczasem właśnie cudowny balsam zaczął skutkować. I biedny Giermek tyle wyrzucił z wnętrza swojego rozmaitości, że kołdrę i materac na nic popsował. Wymiotom tym towarzyszyło tyle i tak dziwnych wysileń, że przytomni zwątpili o jego życiu. Mimo to po upływie godziny takiej burzy, zamiast wyzdrowieć jak pan jego, czuł się tak słabym i zbitym, że zaledwo mógł oddychać. Ale wyzdrowiawszy, Don Kiszot nie miał ani chwili do stracenia ciągle chciwy nowych przygód. Zdawało mu się, że winien jest każdą chwilę zmarnotrawioną na marnościach świata tego, a pełen ufności w skuteczność balsamu pragnął tylko coraz nowych niebezpieczeństw, za nic mając najsroższe rany. W tej niecierpliwości rzekł do Sancza, że czas ruszać w drogę. Osiodłał sam natychmiast Rosynanta, włożył burkę na osła, giermka wsadził nań, dopomógłszy mu przyodziać się – a sam dosiadłszy konia, ujął w dłoń złamaną spisę, która mu się wydała jeszcze dobrą zupełnie. Było ze dwadzieścia osób prawie w gospodzie, a nie było ani jednej, co by nie przyglądała się mu ciekawie. Zwłaszcza też córka gospodarza, która go jeszcze ciekawiej od drugich spojrzeniem śledziła, nie widziawszy nigdy w życiu nic podobnego. On zaś. Tłumacząc to sobie w inny sposób, wlepił w nią spojrzenie i od czasu do czasu wzdychał głęboko, aż z głębi żołądka. Ale sam tylko znał powód tych westchnień, chociaż ci, co go widzieli wczoraj, srodze poturbowanego, przypisywali je dolegliwemu bólowi z ran. Skoro tylko dwaj bohaterowie nasi dosiedli rumaków, Don Kiszot, zatrzymując się na progu bramy, zawołał gospodarza i głosem poważnym odezwał się do niego. Mości kasztelanie, byłbym niewdzięczny, gdybym nie pamiętał wszystkich tych grzeczności, którymi mnie w zamku pańskim obsypano. Jeżeli za tę dostojną gościnność odwdzięczyć się mogę, mszcząc się za ciebie na kim, co by cię obraził, wskaż, panie. Powołaniem jest moim, jak pan wiesz zapewne, wspierać słabych, a karcić zdrajców. Poszukaj więc w pamięci, a jeżeli masz pożalić się na kogo, wymień go tylko. Obiecuję ci w imię rycerstwa, na które mnie pasowano, że będziesz miał zadość uczynienie. Gospodarz odrzekł z tą samą powagą: Mości kawalerze, nie mam dzięki Bogu nikogo, nad kim chciałbym, żebyś się mścił za mnie. Bo gdy mnie kto obrazi, umiem się bardzo dobrze zemścić za siebie. Gdybym czego żądał, to jedynie, żebyś mi pan zapłacił wydatki tej nocy, siano i sieczkę, które wierzchowce wasze pożarły. Bo tak się nie wyjeżdża z gospody. Jak to? Więc to gospoda? Ofuknął Don Kiszot. A już ci nieco jeno gospoda, jedna z najlepszych, rzekł gospodarz. Bardzo m się mylił, mówił dalej rycerz, biorąc ją dotychczas za zamek. I to nie mały zamek. Ale ponieważ to gospoda, musisz mi wybaczyć, że ci zaraz nie zapłacę wydatków, które poniosłeś. Nie mogę sprzeciwiać się regule zakonu błędnych rycerzy, o których wiem przecie, a przynajmniej nie zdarzyło mi się nigdy nic przeciwnego czytać, że nigdy po gospodach nie płacili. Zwyczaj i rozum chcę mieć, żeby ich wszędzie darmo ugaszczano w nagrodę trudów niezliczonych, które ponoszą, szukając przygód dniem i nocą, zimą i latem, konno i pieszo, mrąc z głodu lub pragnienia, z zimna lub gorąca, wystawieni zawsze na wszystkie niewygody, jakie się trafiają na tej ziemi. To są błahe, nawyknienia rycerstwa, które mnie nic nie obchodzą, odrzekł karczmarz. Zapłać mi pan tylko, coś mi winien, i dajmy pokój tym baśniom. Jesteś głupim i złym karczmarzem rzekł Don Kiszot, i spuszczając spise, wyjechał z gospody, nie patrząc nawet, czy jego giermek za nim postępuje. Gospodarz widząc, że się od Don Kiszota niczego spodziewać nie może, chciał, żeby mu Sancho zapłacił. Ale ten poprzysiągł, że tak jak pan, nie może płacić, bo jako giermek błędnego rycerza, musi korzystać z tego samego przywileju. Daremnie gospodarz się gniewał i groził mu, że jeśli mu nie zapłaci, to sobie sam zapłacić potrafi pięścią w sposób, który giermek długo zapamięta. Sancho zaklął się na rycerstwo, na które pasowano jego pana że nie da ani Maravedisa, choćby go miano udusić i że przyszłe pokolenie giermków nie będzie złorzeczyć jego pamięci, bo nie pozwoli, aby tak słuszne i piękne prawo miało być zatracone z jego winy. Na nieszczęście było w gospodzie czterech handlarzy wełny z Segowi i trzech kupców szpilek z Poto. Chłopaki żwawe i wesołe i skore do figla. Zbliżyli się do Sancha i zsadzili go z osła, a jeden z nich poszedł po kołdrę. Widząc, że otwór w bramie zanadto niski na ich wymiar, zawiedli na podwórze biednego samca. Tam, rozciągnąwszy go na kołdrze, czterech najmocniejszych ujęło go za cztery rogi i zaczęli ciskać go w powietrze do wysokości dwunastu lub piętnastu stóp, jak to kucharze robią często z psami, co im mięso kradną. Okropne krzyki biedaka doszły do uszu pana, który mniemał z początku, że go niebo do nowej przygody powołuje. Ale poznawszy wkrótce, że to wierny giermek tak ryczy, spiął rosynanta i stanął przed gospodą. Bramę na nieszczęście zatrzaśnięto. Obieżdża więc naokoło, chcąc koniecznie znaleźć jakieś wejście. Wtem z za muru od podwórza, niezbyt wysokiego, widzi, jak Sancho wznosi się i opada w powietrzu z takim wdziękiem i gibkością, że śmiałby się pewnie, gdyby się nie był rozgniewał. Żart ten nie przystawał wcale do jego humoru. Usiłował kilka razy za pomocą grzbietu Rosynanta dostać się na mur i wdrapałby się z pewnością, gdyby nie był tak zbity, że z konia zsiąść nie był w stanie. Ale za to tyle obelg ciskał na niegodziwych figlarzy, że niepodobna ich opisać. Mimo to niegodziwcy ci nie przestawali swojej facecji i śmieli się jeszcze głośniej. Nareszcie znużywszy się sami, obwinęli go w kaftan i miłosiernie wsadzili tam, skąd go wzięli, to jest na osła. Uczciwa maritrones, która nie bez przykrości przyglądała się srogiej Sancho przygodzie, przyniosła mu natychmiast dzban zimnej wody, którą właśnie naczerpała ze studni. Lecz gdy go przytykał do ust, zatrzymał go nagle głos Pana, który krzyczał z tamtej strony muru. Sancho, synu kochany, nie pij tej wody! Nie pij, dziecię moje, bo umrzesz! Czyż nie mam cudownego balsamu, który cię za chwilę na nogi postawi? Mówiąc to, pokazywał mu miarkę blaszano. Ale Sancho, odwróciwszy głowę na te krzyki i przyglądając się panu nieco z ukosa, rzekł — He, panie, czy pan zapomniałeś, że nie jestem pasowany na rycerza? Chcesz, żebym oddał te trochę wnętrzności, co mi zostało? Schowaj się pan w piekło ze swoją miksturą i daj mi pokój. Zaczął pić znów. Ale po pierwszym łyku, poczuwszy, że to tylko woda, nie mógł pić dłużej i poprosił Maritrones o trochę wina, którego mu też ona przyniosła, kupiwszy je za własne pieniądze. To też mówią, że miała ta dziewczyna i dobrą stronę swoją, chociaż taka skrupulatka. Sancza, gdy się napił, odprowadzono aż do bramy gospody, gdzie, spiąwszy osła piętami, odjechał bardzo zadowolony, że nic nie zapłacił, choć nadstawił skóry i boków zwyczajną swoją zapłatę. Gospodarz, widząc Sancza na dworze, chciał kazać bramę zasunąć. Ale figlarze, którzy niezbyt zwracali uwagę na naszego rycerza, choćby należał do okrągłego stołu, nie chcieli na to pozwolić. I może by nie opuścili sposobności pobawić się z panem, jak się pobawili ze służącym. Rozdział czwarty Rozmowa Don Quixota z Sancho Pansą oraz inne przygody godne opowiedzenia. Gdy Sancho dogonił pana, ten, widząc go tak poturbowanym, że zaledwie na ośle mógł dosiedzieć, rzekł do niego. Teraz, przyjacielu Sancho, nie wątpię już, że są jakieś czary w tym zamku, czy też Austerii, bo dokładnie nie wiem, co to jest. Któż mógł tak okropnie naigrawać się z ciebie, jeżeli nie widma i ludzie z tamtego świata? Żeby cię jeszcze dokładniej o tym przekonać, powiem ci, że kiedy przyglądałem się temu smutnemu widowisku przez mur od podwórka, nie byłem w możności wleść nań, ani nawet z konia zsiąść, tak mnie oczarowali. Bogiem a prawdą nieźle zrobili poniekąd, bo gdyby mi było wolno wskoczyć na mur, wierz mi, tak byłbym pomścił ciebie, że to tałatajstwo nie potrafiłoby już drwić sobie. A w moim usposobieniu Wykroczyłbym przeciw prawom rycerstwa, które, jakem ci często mówił, nie pozwalają rycerzowi dobywać miecza przeciw tym, co nie są rycerzami chyba w obronie życia lub w najgwałtowniejszej potrzebie. Sam bym się był pomścił, gdybym był zdołał, odparł Sancho choć nie jestem rycerzem. Ale dali pan, nie ode mnie to zależało. Choć i poprzysiągłbym, że ci hultaje, co się bawili moim kosztem, nie są widmami ani zaklętymi ludźmi, jak pan powiadasz, ale rzeczywistymi ludźmi z ciała i kości, jak my. I pamiętam dobrze ich nazwiska. Jeden się nazywa Pedro Murtines, drugi Tenorio Hernandez, a dobrze słyszałem, że nazwisko gospodarza Juan Palomene. Widma nie są chrzczone, panie. Nie mów mi pan więc, że to czary nie dozwoliły panu wdrapać się na mur lub zsiąść z konia. Co do mnie, widzę najjaśniej pod słońcem, że im więcej szukać będziemy przygód, tym prędzej napotkamy na taką, co nas życia pozbawi. Za łaską boską nie rozeznamy wkrótce lewej nogi od prawej. Dali pan najlepiej i najpewniej, według mego maluczkiego pojęcia, powrócić do naszej wioski właśnie teraz w porze żniwa. Bo niedobre nasze żniwa w cudzych polach. Wpadamy ciągle z deszczu pod rynne, coraz to gorzej. Miasto lepiej się nam dzieje. Ach, mój biedny sancho przerwał mu don Kiszot powtórzę ci posetny raz, jakżeś nieświadomy i ciemny pod względem rycerstwa. Milcz i bądź cierpliwy. Przyjdzie chwila, że własne doświadczenie przekona cię o korzyściach powołania tego. Bo nareszcie powiedz mi, czy jest jaka przyjemność pod słońcem, Wyrównująca zwycięstwu w walce i triumfowi nad nieprzyjacielem? Nie ma, wszak prawda? Wierzę temu, odrzekł Sancho, choć nie wiem nic o tym, ale wiem, że od czasu jak zostaliśmy błędnymi rycerzami, to jest pan, bo ja nie zasługuję na ten zaszczyt, wygraliśmy dopiero jedną bitwę z Biskajczykiem. Odtąd kułaki, pięście, kije dla pana i dla mnie. A w dodatku jeszcze poturbowali mnie srodze i to zaklęci ludzie, nad którymi zemścić się nie mogę. I nie mogę używać tej wielkiej przyjemności, jaka według pana znajduje się w zemście. Taka moja dola, rzekł don Kishot. niechże będzie i twoją. Ale poczekaj, zaręczam ci. Wkrótce będę miał miecz tak kunsztownie ukuty, że tego, co go nosić będzie, nie zdołają nigdy żadne czary oczarować. Mogło się zdarzyć, że szczęśliwy traf. Dałby mi w rękę miecz, którym władał Amadis, kiedy się mianował rycerzem ognistego miecza. Najlepszego, jaki się mógł w świecie znajdować. Bo oprócz ognistości, ostry był jak brzytwa. Najtwardsza zbroja, najbardziej zaczarowana, nie oparła się mu nigdy. Kruszył je jak szkło. A ja tak jestem nieszczęśliwy, że choćbyś pan i ów miecz posiadał, to on się przyda na coś tylko pasowanemu rycerzowi, tak jak balsam. I wszystko znów zwali się na biednego giermka. Nie obawiaj się tego, dodał don Kiszot. Dla ciebie los będzie przychylniejszy. Gdy tak rozmawiali, nagle don Kiszot spostrzegł tuman kurzawy z daleka, który wiatr gnał ku nim. Odwracając się więc do giermka, zawołał: Przyjacielu Sancho, otóż dzień, który okaże, czym mnie los obdarzy. Otóż dzień, powiadam ci, w którym dzielność ramienia mojego zajaśnieje a znakomite czyny moje staną się godne opisów w księgach sławy dla nauki przyszłych pokoleń. Czy postrzegasz tam tuman kurzawy? Wznosi się on spod stóp niezliczonego wojska, złożonego ze wszystkich prawie narodów tego świata. To w takim razie muszą być dwa wojska, wtrącił Sancho, bo i z drugiej strony także widać to samo. Don Kiszot spiesznie się odwrócił i widząc że Sancho prawdę mówi, uczuł radość niewymowną, wierząc jak najmocniej, bo nigdy na wpół nie wierzył, że to dwie armie jakieś stoczą z sobą walkę na tym błoniu. Uczciwemu szlachcicowi temu nie brak było wrodzonej odwagi i tak sobie napełnił wyobraźnie wojnami, potyczkami, czarami i wszystkimi cudami opiewanymi po romansach, że we wszystkim, co robił i myślał, nimi tylko miał głowę nabitą. Dwie liczne trzody owiec, zdążając z dwóch stron przeciwnych, robiły ten kurz, który tak był gęsty, że trzeba się było bardzo przybliżyć, żeby istotną rozpoznać przyczynę. Don Kiszot jednak tak stale zapewniał, że to byli wojownicy, że Sancho, zaczynając wierzyć, zapytał się. No i cóż my, panie, będziemy tam z nimi robili? Co będziemy robili? Będziemy ratować tych, co pomocy naszej potrzebują. Ale trzeba, żebyś wiedział, o co rzecz idzie. Armią z lewej strony dowodzi wielki cesarz, Alifan Faron, pan wyspy Taprobanu. A ta, co zdąża z prawej strony, jest armią nieprzyjaciela jego, króla Garamantu, pentapolina z obnażonym ramieniem. Dlatego tak go nazywają, że walczy z gołym ramieniem. A za co ci mocarze wojują z sobą? Zagadnął Sancho. Zostali nieprzyjaciółmi. Odrzekł don Kiszot, bo ten Ali-Fanfaron zapłonął miłością do córki Pentapolina, która jest jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie i do tego chrześcijanką. ali Fanfaron zaś jest poganinem i ojciec nie chce mu dać córki, dopóki nie wyrzeknie się fałszywego mahometa swojego i nie przejdzie na wiarę chrześcijańską. Jak mi Bóg miły, rzekł Sancho, Pentapolin bardzo mądrze postępuje. I pomogę mu z całego serca w czym tylko będę mógł. Będziesz to tylko robił, co ci powinność każe, odrzekł don Kiszot. Bo też w takich razach niekoniecznie potrzeba być pasowanym na rycerza. Nie? zagadnął sancho. Och, dali pan, to gracko, ale gdzież ja podzieję osła w czasie bitwy? Bo nie wiem, czy mi się będzie godziło do niej należeć na takim rumaku, a gdzie go potem znajdę? Masz słuszność, odparł don Kiszot. Ale puść go na wolę Bożą. Choćby zginął, to nic nie szkodzi. Po zwycięstwie będziemy mieli tyle koni do wyboru, że nawet Rosynanta kto wie, czy nie pomieniam na innego. Słuchaj jednak, muszę cię obznajmić z główniejszymi dowódcami tych armii, zanim nastąpi natarcie. Wejdźmy na to wzgórze. Stąd ich łatwo dostrzeżemy. Mówiąc to. Weszli na pagórek, gdzie byliby zobaczyli, że nasz rycerz brał trzody owiec za wojska, gdyby kurz nie pruszył im zanadto w oczy. Nareszcie Don Kiszot, spostrzegłszy tysiąc szczegółów w swojej wyobraźni, gdzie indziej ich być nie mogło, wyniosłym głosem zaczął prawić. Ten rycerz, którego tam w złoconej zbroi spostrzegasz, co ma na twarzy lwa koronowanego u stóp dziewicy, jest to waleczny Lorkalsz. Pan Rabrnego mostu. Ten w zbroi nasianej złotymi kwiatami, który nosi trzy złote korony w lazurowym polu, jest to potężny Mikolembo, wielki książę Kwirocji. Tamten znów, co idzie po prawej stronie, olbrzymiego wzrostu, to nieustraszony Brande Barbaran z Boliszy, pan trzech arabii, uzbrojony, jak widzisz, w węża skórę. Ma on na tarczy drzwi. Mówią, że to są drzwi. Z tej świątyni, którą Samson zwalił, kiedy się mścił nad nieprzyjaciółmi swoimi, ze szwankiem własnego życia. Oddział, który tam widzisz, składa się z różnych narodów. Tu są ci, co piją przyjemne wody sławnego Xantę, ówdzie górale, co uprawiają pola masylijskie, tu, co haftują cienkim złotem Arabii Szczęśliwej, tam ci, co cieszą się widokiem świeżych i pięknych wybrzeży Termodonu. I łowią złoty piasek bogatego paktolu. Numidowie nie stali i niepewni w obietnicach. Persy, nieporównani łucznicy. Medy i partowie walczący w ucieczce. Arabowie, co zawsze obozują, nie mając stałego siedliska. Scytowie, straszni i okrutni. Etiopczykowie, co sobie wargi przekłuwają I wiele innych narodów, które widzę, znam twarz, ale nazwy nie pamiętam. Z drugiej strony nadchodzą ci, co piją płynny kryształ Betisy, której brzegi pokryte oliwnymi drzewami, ci, co się myją w bogatych nurtach tagu, ci, co cieszą się wodami zbawiennego genilu, ci, co uprawiają pola tartezjańskie, tak obfite w pastwiska. Tamci, wiodący tak szczęśliwe życie w cudownych rękach Kseresa, bogaci manhegowie, koronowani żółtymi kłosami, Ci od stóp do głów pokryci żelazem są to potomkowie w prostej linii starożytnych gotów. Ci, co się kąpią w Piswerga, rzece sławnej spokojności wód swoich, ci, których trzody się pasą na obfitych pastwiskach wężykowej gwadjany, ci, co drżą u stóp zimnych gór pirenejskich i w śniegach apeninu. Słowem, wszystko, co Europa w szerokiej przestrzeni swej mieści. Rzecz nie do pojęcia, z jak zadziwiającą szybkością wymienił nieskończoną ilość prowincji i narodów, nadając każdej to, co ma sobie właściwego, ze zdumiewającą przytomnością umysłu, a wszystko to stylem owych jego książek, co się nie dadzą naśladować. Sancho tak się zdziwił tym ogromnym napływem słów, że nie śmiał wtrącić ani wyrazu. Otwierał tylko oczy na roścież i zwracał głowę za ruchem ręki pańskiej, chcąc się przekonać, czy ujrzy owych rycerzy i olbrzymów, których mu ten wskazywał. Ale nic a nic nie dostrzegłszy, panie, rzekł na wpół w rozpaczy: Niech diabli porwą wszystkich tych ludzi, rycerzy i olbrzymów, których wymieniłeś. Ja ani jednego nie postrzegam. Może się to wszystko także czarami dzieje, jak widma tej nocy. Jakiż z ciebie niedołęga? – odrzekł Don Kiszot. – Nie słyszysz więc rżenia koni, dźwięku trąb, werbla, bębnów i kotłów? Jak mi Bóg miły, oprócz beku baranów nic nie słyszę. Rzeczywiście, prawda to była, bo już można było słyszeć zbliżającą się trzodę. – Widzę – rzekł wtedy Don Kiszot – że bardziej się obawiasz, niż się zdaje, bo jak wiadomo – że strach muca zmysły i przedmioty przeinacza dla oka. Ale jeśli ci brak odwagi, pozostań tu i pozwól mi działać. Dosyć mnie jednego, ażeby przechylić zwycięstwo tam, gdzie ramię moje podniosę. Rzekłszy to, spiął Rosynanta i błyskawicy lotem zjechał z pagórka na dolinę. Sancho darł się z krzyku, żeby się rycerz zatrzymał, że to istotnie owce były. Brał niebo na świadki. Wszystkich diabłów przyzywał na próżno. Przeklęty ten, co mnie spłodził, zawołał nareszcie. Cóż to za nowe głupstwo? Panie, dostojny panie Don Kiszocie, mylisz się pan! Nie ma tam ani olbrzymów, ani rycerzy, ani szparagów, ani całej tarczy, ani pół tarczy. Chcesz pan pozabijać barany, za które nie masz czym zapłacić? Don Kishota wszystko to jednak nie wstrzymywało. Zamiast go słuchać, krzyczał sam z całych sił. Odwagi, męstwa, rycerze, co pod znakami dzikiego pentapolina z obnażonym ramieniem walczycie. Za mną tylko, a przekonacie się, że pomszczę się za niego na zdrajcy Alifanfaronie z Taprotanu. Mówiąc to, wpada jak wściekły na gromadę owiec i przeżyna ją tak dziarsko i odważnie, jakby miał do czynienia z najstraszniejszymi wrogami swymi. Pastuchy zaczęli naprzód wołać tylko na niego, i wymawiać, co mu biedne, niewinne baranki zrobiły złego. Ale widząc, że nic nie wskurają na krzykach, wzięli proce do rąk i zaczęli pozdrawiać naszego bohatera kamieniami cokolwiek większymi od pięści, tak szybko, że jeden raz nie czekał długo na drugi. Ale on gardząc tym sposobem wojowania, nie zasłaniał się nawet, tylko pędził na wszystkie strony, wołając hukliwie: Do mnie! Do mnie! Sam cię tu oczekuję dla zmierzenia sił z tobą i ukarania za niesłuszną wojnę, którą wydałeś walecznemu pentapolinowi. Gdzie jesteś, pyszny ali Faronie? Tymczasem z tylu kamieni, co jak grat w koło niego padały, jeden porządnie zdzielił go w bok. Myślał rycerz, że już zginął, a przynajmniej, że niebezpiecznie ranny. Ale przypomniawszy sobie o doskonałym lekarstwie, przytyka prędko blaszaną miarkę do ust. I zaczyna pić nieoceniony napój uzdrawiający. Zanim wychylił wymaganą dozę, pada drugi kamień, tłucze na miazgę miarkę i po drodze wybija trzy czy cztery zęby i gruchocze prawie wszystkie palce u ręki. Dwa te ciosy tak były silne, że uczciwy rycerz padł na ziemię rozciągnięty jak nieżywy. A pastuchy, myśląc, że już naprawdę nie żyje, spędzili prędko trzodę i zabrawszy poległych baranów w liczbie siedmiu czy ośmiu. Nie wymieniając rannych, szybko się oddalili. Sancho jednak ani się ruszył z pagórka, skąd przyglądał się niepojętym niedorzecznościom pana swojego i wyrywając sobie garścią włosy z brody, przeklinał stokrotnie dzień i godzinę, w której go poznał. Ujrzawszy go jednak na ziemi i pastuchów już daleko, podbiegł do niego, a widząc go w bardzo złym stanie, choć jeszcze niezupełnie bez zmysłów, rzekł doń litościwie. — Ach, wielmożny panie Don Kiszocie, nie mówił żem panu, żebyś zawrócił, że to były barany, nie wojsko, na które pan natarłeś? — Atóż to tak. Ten łajdak czarnoksiężnik, który pała do mnie zawiścią — zawołał Don Kiszot — zamienia wszystkie rzeczy według chwilowej fantazji. Bo mówiłem ci już stokrotnie, że nie można się wdawać w interesy z tymi kuglarzami. Oni każą widzieć i wierzyć w to, co tylko zechcą. A ten zdrajca, zawistny chwały, którą byłbym pozyskał, nie omieszkał przemienić zastępów nieprzyjaciół na trzodę owiec, żeby koniecznie zmniejszyć wartość mego zwycięstwa. Ale chcesz mi zrobić przyjemność i przekonać się raz nareszcie na własne oczy? Wsiądź na osła i podążaj z daleka za tym mniemanym bydłem. Zakładam się, że zaledwo postąpią tysiąc kroków, natychmiast dawną przybiorą postać. A ci pasterze przemienią się w ludzi takich, jakich ci przedtem opisywałem. Albo lepiej nie oddalaj się teraz. Jesteś mi potrzebny. Zbliżno się i zobacz, ile mi brak zębów, bo zdaje mi się, że mi ani jeden w ustach nie pozostał. Sancho zbliżył się i patrzył z tak bliska, że prawie nos wetknął mu w usta. Tymczasem balsam zaczął działać w żołądku Don Kiszota i nagle z taką gwałtownością, jak wystrzał z muszkietu, wyrzucił nieszczęśliwy wszystko. Co mógł mieć w sobie, na oczy i brodę litościwego giermka. Święta Mario! zawołał Sancho. Pan mój ranny jest śmiertelnie. Czysta krew bucha mu ustami. Przyjrzawszy się jednak bliżej, zapach, smak i kolor przekonały go, że to nie była krew, ale balsam, który pił pan jego. Co mu tak nagle ścisnęło wnętrzności, że nie mając nawet czasu odwrócić głowy, wyrzucił wszystko, co miał w żołądku, na twarz pańską. I obydwaj w tym pięknym stanie pozostawali przez czas niejaki. Sancho pobiegł do osła po jaką płachtę do obtarcia dla siebie i dla pana, ale nie znalazłszy tłumoczka, którego zapomniał w gospodzie, o mało zmysłów nie stracił. Znów zaczął się przeklinać. Poprzysiągł sobie w sercu, że pozostawi pana, a sam powróci na wieś, nie troszcząc się o nagrodę usługi i nie dbając już o zarząd wyspy przyobiecanej. Don Kiszot jednak podniósł się z trudnością i kładąc sobie lewą rękę w usta, jakby dla wzmocnienia reszty zębów bardzo nadwyrężonych, a prawą ująwszy cugle wiernego Rosynanta, który go ani na chwilę nie opuścił, z takim był dlań zachowaniem zbliżył się do Sancza, spoczywającego na ośle z głową podpartą na rękach, jakoby w głębokim smutku pogrążonego. — Przyjacielu Sancho! — rzekł mu, widząc go w tym stanie. — Wiesz o tym że nie będziesz człowiekiem większym od drugich, jeżeli nie będziesz działał więcej od drugich. Wszystkie te burze, co nam się przytrafiają, nie sąż dowodem, że niebo się dla nas wypogodzi i lepsze nastaną czasy? Czy nie wiesz, że złe i dobre ma swoją granicę? A jeśli gwałtowne rzeczy nie mają trwałości, czyż nie powinniśmy wierzyć nieomylnie, że dotykamy już palcem darów losu szczęśliwego? Przestań, że się tak bardzo trapić przygodami, co mnie się przytrafiają, a których najmniejsza cząstka na ciebie nie spada. Jak to? A ten, co go w powietrze ciskano, to nie był synem mojego ojca, a tłumoczek, co mi zabrano ze wszystkimi ruchomościami, nie do mnie należał? Jak to? Zgubiłeś tłumoczek? Zapytał nagle Don Kiszot. Nie wiem, czym go zgubił, ale nie znajduję go na tym miejscu, gdzie go zwykle kładę, odparł Sancho. Będziemy więc musieli pościć dzisiaj rzekł Don Kiszot. Zapewne, dodał Sancho, chyba, że znajdziemy na łąkach te zioła, na których się pan znasz i które dla niefortunnych rycerzy, jak pan, zastępują posiłek. Żeby ci prawdę powiedzieć, mówił dalej Don Kiszot, wolałbym kawałek razowego chleba i dwie główki sardynek od wszystkich ziół opisywanych przez Diostorida, nawet tych, co są umieszczone w komentarzach Matiola. Jednak, wsiądź na osła Sancho, mój synu, i jedź za mną. Bóg, który wszystkich opatrzy, i nam nie uchybi. A ponieważ usiłujemy wiernie mu służyć w tym ciężkim i trudnym zawodzie, ten, co nie zapomina o owadach w powietrzu i dba o najmniejsze robaczki pełzające po ziemi, który świeci słońcem swoim nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi i rose zarówno dla złych, jak na dobrych spuszcza, nie zapomni i o nas. Panie przerwał Sancho, niech mi Bóg wybaczy! Ale zdaje mi się, że pan lepszym byłbyś kaznodzieją niż błędnym rycerzem. Błędni rycerze, odparł Don Kiszot, powinni wiedzieć o wszystkim. Był nie jeden pomiędzy nimi w dawnych czasach, który tak dziarsko prawił kazanie wobec armii, jakby miał stopień uczony Uniwersytetu Paryskiego. Tak dalece prawdą jest, że miecz nie przytępia pióra ani pióro miecza. A to co innego? Tak, to rozumiem, rzekł Sancho. Niech tak będzie, jak się panu spodoba. Ale oddalmy się stąd i poszukajmy noclegu na dzisiejszą noc. Daj Boże, żeby to nie było w jakim miejscu, gdzie się znajdują maury zaklęte, mulnicy, strachy, bo dali pan, jeśli ich napotkam, jestem sługą rycerstwa, ale niech go wszyscy diabli porwą. Módl się do Boga. On nas zaprowadzi, mój synu, rzekł Don Kiszot. Wybieraj pierwszą lepszą drogę. Ty postaraj się tym razem o nocleg. Ale podaj no mi rękę, pomacaj mi palcem, ile mi brak zębów w szczęce górnej z prawej strony, bo tam najbardziej mi ból dolega. Sancho włożył mu palce w usta i macając z góry na dół, zapytał. Ile pan ma z tej strony zębów? Cztery, nie wymieniając kła, odpowiedział Don Kiszot. Cztery zdrowe zupełnie. Panie, odparł Sancho, zważaj pan, co pan mówisz. Powiadam cztery, choćby nawet miało być pięć, odparł Don Kisot. Bo dotychczas mi nie wyrywano, a żaden mi nie wypadł. Och, dobrze, rzekł Sancho. Masz pan właśnie pół trzecia zęba w szczęce dolnej. Co zaś do górnej nie ma ani jednego, ani połówki, wszędzie gładko jak na dłoni. Jak to? zawołał Don Kiszot na tę smutną nowinę. Na Boga. Kto wie, czy bym nie wolał, żeby mi rękę odcięto, aby nie prawice. Widzisz, dziecko moje, usta bez zębów? To młyn bez kamienia. I nie masz zęba, co by nie miał większej wartości od diamentu. Ale cóż robić? Taki los nas wszystkich, którzy wyznajemy twarde prawa rycerstwa. Idź, bracie, prowadź, gdzie chcesz. Podążę za tobą. Sancho pojechał naprzód, nie oddalając się jednak od gościńca, który jakoś w tym miejscu bardzo był ubity. Postępowali z wolna, bo Don Kiszot czuł wiele bólu, który ruch konia powiększał jeszcze. Sancho chciał z nim rozmawiać, żeby mu trochę ulżyć i między innymi powiedział mu, o czym w następującym rozdziale będzie, jeśli go kto czytać zechce. Rozdział 5. O przyjemnej rozmowie, którą Sancho miał z panem, i o spotkaniu z umarłymi oraz innych cudownych wypadkach. Jeśli się nie mylę, panie, rzekł Sancho, te rozliczne nieszczęścia, trapiące nas od dni kilku, nie są czym innym, jak karą za grzech, który pan popełniłeś przeciw ustawom rycerstwa, gwałcąc ślub, że dopóty pan nie będziesz spożywał chleba przy stole i innych potraw, dopóki nie zdobędziesz tej zbroi na Malandrynie, czy jak mu tam na imię, bo już zapomniałem, jak się ten maur nazywa. Dobrześ powiedział, jak na ciebie. Odparł don Kiszot. Dobrze wcale, ale żeby nie skłamać, wyszło mi to z pamięci. I ty powinieneś wierzyć także, że ponieważ zapomniałeś mi o tym przypomnieć, miałeś przygodę z tymi wełniarzami. Ale nareszcie, co do mnie, naprawię ten błąd, bo w rycerstwie na wszystko są sposoby. A ja, panie, zapytał Sancho, czy także robiłem śluby, które mnie obowiązywać powinny? To nic nie znaczy, odrzekł don Kiszot. Choć nie poprzysiągłeś, jesteś uczestnikiem przysięgi i musisz mieć w niej udział, choćby tylko wspólnictwa. To też na wszelki wypadek trzeba to raz w życiu uporządkować. Ponieważ tak jest, wtrącił Sancho, nie zapomnij, że pan teraz, bo może by znów przyszła ochota strachom bawić się moim kosztem albo pańskim, gdyby pana tak niepoprawnym zobaczyli. W czasie tej rozmowy noc już nastała. A nasi podróżni nie wiedzieli jeszcze, gdzie znajdą schronienie. Co jeszcze było smutniejsze, to to, że im się jeść chciało potężnie, a straciwszy tłumoczek, żadnej nie mieli przy sobie żywności. Wtem zjawiła się nowa przygoda, a raczej coś do niej podobnego. Zupełna noc nastała, a oni ciągle jechali. nie mniemał, że nie zbaczając z gościńca, o mile lub dwie natrafią na jaką karczmę. Kiedy tak dążyli w tej nadziei. Giermek umierający z głodu, a pan z wielkim apetytem, ciemną nocą, spostrzegli nagle z niejakiej odległości pełno świateł, jakby gwiazd nieruchomych. O mało co Sancho nie zemdlał na ten widok. Sam nawet don Kiszot nieco się zadziwił. Wstrzymali obydwaj cugle rumaków swoich, przyglądając się temu zjawisku. Wtem dostrzegają, że światełka im bardziej zbliżają się do nich, tym bardziej się powiększają. Przestrach Sancha potroił się, a włosy stanęły dębem Don Kiszotowi, który, przyzywając jednak odwagi, Przyjacielu Sancho, rzekł. Otóż zapewne bardzo wielka i nader niebezpieczna przygoda, gdzie będę potrzebował całej mojej odwagi. O, ja nieszczęśliwy, odrzekł Sancho. Znów jakaś przygoda z duchami. Przynajmniej patrzy na to, cóż poczną biedne moje boki i plecy. Duchy czy nie duchy? odparł Don Quixot. Ręczę ci, że ci ani włos z głowy nie spadnie. Jeśli ci ostatni raz figla spłatały, to winą tego, że nie mogłem przeskoczyć przez mur od podwórka. Ale teraz przecie jesteśmy na czystym polu i z całą swobodą będę mógł władać mieczem. A jeśli pana znów oczarują, jak wtedy się stało, rzekł Sancho, co mi po tym, czy pan będziesz na czystym, czy na brudnym polu? Nabierz tylko odwagi, odrzekł Don Kiszot, A przekonasz się, jaką będzie moja. Tak też zrobię, jeśli Bóg dozwoli, odrzekł Sancho. I obaj, oddaliwszy się nieco na bok, zaczęli się przyglądać tym światełkom. Wkrótce zobaczyli pełno ludzi zupełnie białych. Wtedy Sancho na piękne struchlał ze strachu i zębów szczękanie wturować zaczęło gwałtownemu drżeniu ciała. Przestrach ten jeszcze bardziej się powiększył, gdy zobaczyli wyraźnie około dwudziestu ludzi konno. Zdawało się na pozór w koszulach. Każdy z nich trzymał pochodnie w ręku i mruczał coś niskim i płaczliwym głosem. Za nimi postępowała żałobna lektyka, a dalej sześciu jeźdźców czarno ubranych od stóp do głów. Dziwny ten widok byłby przestraszył każdego o tej porze w miejscu tak pustym, oprócz Sancza jednak, którego cała odwaga poszła w tej chwili na bory i lasy. Nie wiadomo, co by się stało z panem jego, Gdyby obłęd niego nie był mu potrzebną, że to właśnie jedna z tych przygód, których się w książkach swoich naczytał. Zdawało mu się, że w lektyce niosą zabitego lub rannego niebezpiecznie rycerza, który mu zlecił zemstę, nie bacząc więc na nic, wymierza pikę i staje na środku drogi. Kiedy się już orszak przybliżył, zawołał głosem donośnym: Stój! Stójcie! Ktokolwiek jesteście, powiedzcie mi, skąd jedziecie, dokąd. I kto się w tej lektyce mieści? Zapewne wyrządziliście komu krzywdę albo inni wam ją wyrządzili. Muszę wiedzieć o tym, żeby was ukarać, lub się zemścić za was. Spieszymy się, odrzekł jeden z jeźdźców, do gospody jeszcze daleko i nie mamy czasu zdawać panu sprawy z tego, o co się zapytujesz. To mówiąc, wspiął Muła i chciał dalej jechać. Ale don Kiszot, rozgniewany tą odpowiedzią, uchwycił za cugle muła i zawołał: „Naucz się naprzód przystojnie znajdować. Odpowiedz natychmiast, albo przygotujcie się wszyscy do walki ze mną.” Muł był strachliwy i tak mocny, że gdy go don Kiszot ujął za cugle, wspiął się, wierzgnął i przewalił na swojego pana. Chłopiec jakiś, który obok szedł piechotą, zaczął miotać tysiąc obelg na rycerza naszego, czym go tak dalece rozgniewał. Że nie tracąc więcej czasu na daremne zapytania, wyruszył całym pędem na jednego z tych, co byli w żałobie, i obalił go na ziemię. Od tego dąży do drugiego. A dziwna, jak to wszystko prędko sprawiał, zdawało się, że Rosynantowi skrzydła urosły tak żwawo zbierał nogami. Męstwo nie było znać, rzemiosłem tych ludzi. Nie byli to wojacy. Toteż wkrótce. Popłoch ich ogarnął i zaczęli uciekać przez pole z zapalonymi pochodniami, jak owe maszkary, co błazenków udają w mięso pustnej nocy. Żałobnicy nie mniej przestraszeni, a do tego nie mogąc tak żwawo zmykać w długich płaszczach, nie śmieli ani się poruszyć. Don Kiszot, waląc też na wszystkie strony, pozostał panem placu bitwy bardzo tanim kosztem, bo cały ten tłum ludzi wziął go za diabła, co im chciał zabrać umarłego strumny. Uwielbiał dziarskość bohatera naszego i rozumując sobie, przekonał się nareszcie, że jego pan musi być tym, za kogo się może słusznie uważać. Po zakończeniu tej pięknej wyprawy, don Kiszot, spostrzegłszy powalonego z mułem przy blasku pochodni, która jeszcze płonęła, przyłożył mu lance i rozkazał poddać się lub zginąć. Aż nadto jestem poddany odpowiedział biedak. Nie mogę się ruszać. Zdaje mi się, że mam nogę złamaną. Błagam pana! Jeżeliś chrześcijanin, nie zabijaj mnie. I tak popełniłbyś świętokradztwo, bo jestem bakałażem i pierwsze święcenie już odbyłem. Cóż tu diabła Asana sprowadza? zagadnął don Kiszot. Kiedy jesteś duchowną osobą. Nieszczęście, jak widzisz, panie. Nieszczęście to być może jeszcze dotkliwsze, jeśli nie odpowiesz w tej chwili na wszystkie moje zapytania rzekł znów don Kiszot. Nie tak trudno, odparł bakałaż. Cóż panu powiem? Nazywam się Alonso Lopez, rodem z Alcovendys. Wracam z Basa, z jedenastu księżmi tymi właśnie, co to uciekli. Wyprowadzaliśmy ciało szlachcica jednego, co niedawno zmarł w Basa i chciał, żeby go pochowano w Segowi, w miejscu jego urodzenia. Któż zabił tego szlachcica? Zapytał z gniewem Don Kiszot. Bóg, odparł bakałasz. Bóg gorączką trawiącą, którą zesłał na niego. Kiedy tak się rzecz ma, wtrącił nasz rycerz. Pan Bóg uwalnia mnie od obowiązku pomsty za jego śmierć, gdyby go kto z ludzi był zabił. Ale ponieważ to Bóg, trzeba milczeć i poddać się jego najświętszej woli. Dowiedz, że się teraz, mości bakałażu, że jestem rycerz z Manczy. Nazywam się Don Kiszut i że moim powołaniem jest jeździć po świecie dla pomsty krzywd i karcenia zniewak. Nie wiem, jaką to moją krzywdę pomściłeś, pan, odparł bakałaż. Ale to wiem, żeś wyrządził krzywdę mojej nodze, która przedtem była prosta zupełnie. Szukając przygód po świecie, najgorszą z nich mnie sprawiłeś, co nie myślałem nigdy o Panu. Na tym świecie nie wszystko tak idzie, jakby się pragnęło, rzecze Don Kiszot. Całe zło polega mianowicie na tym, że nie powinniście włóczyć się po nocach w tych długich płaszczach żałobnych z zapalonymi pochodniami, mrucząc przez zęby i pod nosem. Podobnie jesteście do ludzi z tamtego świata. Widzisz więc waszmość, że nie mogłem nie natrzeć na was i natarłbym był, choćbyście byli nawet istotnymi diabłami, za jakich was miałem zminy i czupryny. Nareszcie, rzekł Bakałasz, ponieważ nieszczęście tak mieć chciało, trzeba się pocieszać. Błagam cię tylko, mości błędny rycerzu, żebyś mi pomógł wydostać się spod tego muła. Czemuż mi waszmość pierwej tego nie powiedział? rzekł Don Kiszot. Czekałeś, żebym zgadł? Zawołał natychmiast Sancza, który się jednak nie bardzo spieszył, bo zdejmował z muła jednego żywność, o której nie zapomnieli ci dobrzy księża. Zrobił z kaftana swojego gatunek worka i pakował, co tylko się mogło zmieścić. Potem, pobiegłszy, rzekł do pana. Do diabła, panie. Nie można być razem w młynie i w piecu. Don Kiszot kazał mu podnieść bakałaża, co uskutecznił i, wsadziwszy go na muła, oddał mu pochodnie. Don Kiszot pozwolił mu udać się za towarzyszami, których polecił mu przeprosić, nadmieniając, że inaczej nie mógł sobie postąpić. — Panie, — rzekł Sancho, — jeśli przypadkiem który z tych panów zapyta się waszmości, kto jest ów dzielny rycerz, co ich tak gracko poturbował, powiesz im, że to sławny Don Kiszot z Manczy, inaczej zwany rycerzem posępnego oblicza. Gdy bakałasz odjechał, Don Kiszot zapytał się Sancho, co to miał znaczyć ów rycerz posępnego oblicza? Przyglądałem się panu czas niejaki przy blasku pochodni, którą trzymał ten biedak, odparł Sancho, i po prawdzie nigdy mi się nic podobnego nie zdarzyło widzieć. Czy to ze znużenia, czy też z powodu tego braku zębów? Nie rozumiesz dlaczego, rzekł don Kiszot. Mędrzec, co ma kiedyś opisać dzieje moje, uznał za właściwe, żebym miał przydomek, jak wszyscy dawni rycerze. Jeden się nazywał rycerzem ognistego miecza, drugi feniksa, trzeci Gryfona, czwarty śmierci i cała ziemia znała ich pod tymi nazwami. Zapewne to ten mędrzec natchnął ciebie, że mi dałeś przydomek posępnego oblicza, który teraz nosić zamyślam. Nawet jestem gotów kazać wymalować na tarczy jakie oblicze. Dali pan, rzekł Sancho. Szkoda pieniędzy, panie. Niech się pan tylko pokaże. Częste posty nasze i smutne położenie pańskich zębów tak dziwną nadaje panu minę, że nie ma malarza, co by ją zdołał uchwycić. Wszyscy ci, co cię zobaczą, natychmiast dadzą ci przydomek posępnego oblicza. Niech to pana nie obraża. Don Kishoto roześmiał się z żartów swojego giermka i postanowił na dobre przyjąć ten przydomek i kazać go za pierwszą sposobnością wymalować na tarczy. — Ale wiesz, Sancho — dodał — że jestem nieco w kłopocie. Boję się, żeby mnie nie wyklęto za to, żem rękę położył na duchownym. Nie dotknąłem go wprawdzie ręką, ale lancą. I nie przypuszczałem, żeby to byli księża, których czczę i poważam, ale duchy i mieszkańcy tamtego świata. Choćbym zresztą i wiedział, przypominam sobie, co się przytrafiło cydowi Rui Diaz, kiedy porąbał w kawałki stołek ambasadora w przytomności papieża, który go za to wyklął. Bakałasz odjechał jak już powiedziałem, nie pisnąwszy ani słówka. Don Kiszotowi przyszła ochota zajrzeć do trumny nieboszczyka. Ale Sancho oparł się temu, mówiąc: Pierwsza to przygoda, z której wyszliśmy cało jakoś. Dajmy więc sobie spokój. Skoro ci ludzie zobaczą, że tylko jeden rycerz tak ich w srodze poturbował, gotowi jeszcze powrócić i dać się nam we znaki. Osioł mój w dobrym jest stanie. Jesteśmy u stóp góry. Głód nam dokucza. Zrejterujmy więc dziarsko. Niech umarły, jak tu mówią, idzie do ziemi, a zdrowy dokarczmy. To mówiąc, zaczął pędzić osła przed sobą i prosił pana, żeby z nim szedł. Czego też ten i usłuchał, widząc, że Sancho miał poniekąd słuszność. Idąc tak przez pewien czas między dwoma wzgórzami, wyszli na dolinę. Tam Don Kiszot zsiadł z konia. Rozciągnęli się na świeżej murawie i zjedli śniadanie, obiad, podwieczorek i wieczerze zarazem, z dobrym apetytem. Bo Sancho znalazł obficie żywności w torbach księży, którzy zazwyczaj o potrzebach żołądka nie zapominają. Ale umierali z pragnienia, a nie mieli ani kropli wody do odwilżenia gardła. Sancho, zauważywszy, że znajdowali się na łące, gdzie trawa była bardzo świeża, dał radę nader zdrową panu swojemu, ale która nie tak bardzo skutkowała, jakby się spodziewać należało, co zobaczymy w następnym rozdziale. Rozdział szósty. O najdziwniejszej przygodzie, jaka się kiedykolwiek przytrafić mogła błędnemu rycerzowi, a z której Don Kiszot wyszedł bez wielkiego szwanku. Sancho, któremu pragnienie srodze dokuczało, rzekł do pana. Trawa, na której spoczywamy, tak mi się wydaje miękką i świeżą, że tu z pewnością w pobliżu strumyk jaki musi się znajdować. To też poszukawszy trochę, może go znajdziemy i ukoimy to pragnienie trudniejsze do zniesienia od głodu. Don Kiszot uwierzył mu i ująwszy rosynanta za uzdę, a Sancho Osiołka za postronek, zaczęli postępować omackiem, bo ciemno było bardzo. Zaledwie ze dwieście kroków postąpili, gdy usłyszeli nagle ogromny szum, jakby pieniący się potok spadał z wysokiej bardzo góry. Ucieszyło ich to bardzo, a kiedy słuchali, w której stronie, posłyszeli nagle hałas jakiś. To zmniejszyło im przyjemność pierwszego wrażenia, zwłaszcza też Sanczowi. Co nie był bardzo odważny z natury. Były to jakby jakieś uderzenia silne z brzękiem łańcuchów i żelastwa. A do tego szum potoku dołączywszy, taki przerażający był hałas, że każdy inny prócz naszego bohatera byłby się był przeląkł. Noc była ciemna. Przypadkiem weszli pod jakieś rozłożyste drzewa, których liśćmi i gałęziami świeży wiatr poruszał. Wszystko to przyczyniało się do ich bojaźni tym bardziej, że nie wiedzieli gdzie się znajdują. A do świtu było jeszcze bardzo daleko. Ale nieustraszony Don Kiszot, zamiast się obawiać, wskoczył lekko na Rosynanta i ściskając tarczę w dłoni, zawołał: Przyjacielu Sancho, niebo znać mnie przeznaczyło, żebym wiek złoty w tym żelaznym przeklętym wieku przywrócił. Na mnie to oczekują wielkie czyny i niebezpieczne przygody. Ja to, jeszcze raz ja Zatrę pamięć rycerzów Okrągłego Stołu, dwunastu parów Francji, Oliwantesów, Belianisów, rycerzy Słońca i tej niezliczonej liczby rycerzy z czasów ubiegłych. Przy moich czynach ich sława zbiednieje. Widzisz dobrze, kochany, a wierny mój giermku, jak noc ta jest ciemna, milczenie głębokie, okropny szum wody, której nam potrzeba, dziwny szelest drzew. Najmniejsza rzecz taka zadziwiłaby samego Marsa, a ileż dopiero ludzi nieprzywykłych do takich przygód. A jednakże to są bodźce tylko do pobudzenia męstwa mojego. Czuję to bicie serca przyjemne przed niebezpieczeństwem, na które się tym chętniej narażę, im się większe i okropniejsze na pozór wydaje. Zapnijże popręgi Rosynantowi i pozostań tu pod opatrznością boską. Jeśli za trzy dni nie powrócę. Będziesz mógł powrócić do wioski naszej, skąd będziesz łaskaw udać się do tobozo, gdzie oznajmisz niezrównanej mojej dulcynej, że rycerz niewolnik jej wdzięków zginął, bo chciał wielkich czynów dokonać, żeby się jej stać godnym. Sancho, usłyszawszy go w ten sposób mówiącego, zaczął najserdeczniej szlochać i rzekł mu: Nie wiem, dlaczego pan chcesz się narażać na tak okropną przygodę. Teraz noc. Nikt nas nie widzi. Zejdźmy śmiało z drogi i uniknijmy niebezpieczeństwa, choćby nam przez trzy dni z rzędu nic pić nie wypadało. A ponieważ nie będzie świadka naszej rejterady, nikt nam nie zarzuci tchórzostwa. Słyszałem często, jak proboszcz nasz mówił, że ten, co szuka niebezpieczeństwa, ginie od niego najczęściej. Nie kuś pan pana Boga, przedsiębiorąc wyprawę, z której bez cudu nie potrafisz się wydostać. Czyż nie dość, że poturbowany srodze w karczmie, wyszedłeś zdrów i cały z walki, którą temu pogrzebnemu orszakowi wydałeś? Ale jeśli to wszystko nie zdoła wzruszyć twojego serca ze skały, niechże się to serce wzruszy dla mnie przynajmniej. Pamiętaj, panie, skoro się oddalisz, gotów jestem ze strachu oddać duszę moją pierwszemu lepszemu, co jej zażąda. Czy zapomniałeś, panie, że opuściłem chatę swoją, żeby iść z tobą? Że porzuciłem żonę i dzieci, żeby oddać się Tobie i że tym sposobem, oprócz zaszczytu służenia u Ciebie, panie, mniemałem, że na tym ja i oni skorzystają. Ale widzę teraz jasno: lepszy wróbel w ręku niż żuraw na dachu. Wszystkie nadzieje moje spełzły na niczym jeszcze wtedy, kiedy mnie mał dzierżyć oną wyspę, którą mi Pan tak często obiecywałeś? I za całą nagrodę chcesz mnie pan samego w jakimś miejscu, gdzie nie ma ludzi, nawet kawałka bydlęcia nie znajdzie. Na miłość Boską, jaśnie oświecony, mój panie i władco, nie bądź pan tyle okrutnym. A jeżeliś już koniecznie przedsięwziął tę przeklętą wyprawę, zaczekaj przynajmniej do dnia. Tylko trzy godziny jeszcze czekać trzeba. Jak tego nauczyłem się będąc pasterzem, bo właśnie usta małej niedźwiedzicy mamy nad głową. Oznacza to północ w kierunku lewej ręki. — No, mój biedny Sancho — odparł Don Quixote. — Jakże ty możesz widzieć te usta i ten kierunek, kiedy noc tak ciemna, że ani jednej gwiazdy nie widać na niebie? — To prawda — odparł Sancho. — Ale strach ma duże oczy, które jasno widzą. A zresztą nieźle to wiedzieć o tym, że wkrótce dnieć zacznie. — Niech dnieje lub nie dnieje nigdy — rzekł Don Quixote. — Nie chcę, ażeby powiedziano, że łzy czyjekolwiek i prośby — Odwiodły mnie od wypełnienia obowiązku mojego. Wszystko więc, coś powiedział, Sancho, na nic się nie przyda. Niebo, które mi wlało w serce zamiar doświadczenia tej ogromnej przygody, potrafi mnie z niej wyprowadzić i będzie dbać o ciebie po mojej śmierci. Polecam ci tylko dobrze osiodłać Rosynanta i czekać tu na mnie. Powrócę wkrótce żywy lub umarły. Sancho, widząc, że postanowienie pana nieodwołalne, że łzy jego i prośby na nic się nie zdadzą, spróbował zręcznego fortelu, którym by mógł zmusić pana do pozostania mimo jego chęci i na przekór woli aż do dnia. Zanim więc podpiął popręgi Rosynantowi, cichaczem związał mu postronkiem od osła za dnie nogi. Don Kiszot wsiadł na konia i chciał jechać. Rosynant zamiast naprzód ruszać, skakał tylko. — No cóż, panie! — Zapytał Sancho zachwycony swoim pomysłem. Widzisz pan, że niebo za mną się ujęło. Nie chcę, żeby Rosynant stąd wyruszył. A jeśli się pan uweźmiesz dręczyć to biedne stworzenie, gotowa się jeszcze fortuna naprawdę rozgniewać na pana. Don Kiszot wściekał się w sercu, ale widząc, że im bardziej wspinał Rosynanta, tym ten mniej zdawał się mieć ochoty do pośpiechu, postanowił doczekać się dnia i lepszego humoru rumaka ani się dorozumiewając, że to wierny Giermek Figla mu tego wypłatał. Ponieważ tak chce Rosynant, powiedział, muszę poczekać, mimo szczerej przykrości, jaką mi to sprawia. I cóż w tym tak złego? zagadnął Sancho. Będę panu opowiadał bajki, zobowiązując się dostarczyć ich panu aż do białego dnia. Może wielmożność wasza raczy zsiąść z konia i zdrzemnąć się nieco na świeżej trawce, co jest zwyczajem błędnych rycerzy. — Będziesz, pan, świeższy i dzielniejszy do tej wyprawy. — Ja spać, z konia zsiadać — rzekł Don Kiszot. Czyż to należy do tych rycerzy, co spoczywają, kiedy walczyć należy? — Śpij ty, coś się urodził na spanie, albo rób, co chcesz. — Co do mnie, wiem, jak mam postąpić. — Nie gniewaj się, panie. Ja tylko tak na żarty powiedziałem — rzekł Sancho. I zbliżając się do pana, położył jedną rękę na przodzie, drugą na tyle kulbaki — i przyczepił się, jakby przylepił do lewej nogi pana, tak go przestraszyły owe hałaśliwe razy, które ciągle słychać było. Powiedz jaką bajkę, rzekł pan. Powiedziałbym z całego serca, odpowie Sancho. Lecz hałas, który słyszę, przeszkadzać mi będzie. Bo na mój honor, panie, nie chcąc kłamać, wyznam, że jestem cokolwiek w strachu. Z tym wszystkim przecież postaram się opowiedzieć wam najciekawszą historię, jaką kiedykolwiek słyszeliście. Nie wiem tylko, czy zdołam ją dokładnie przypomnieć sobie i czy będziecie mieli dosyć cierpliwości wysłuchać mego opowiadania. Słuchajcie więc, bo oto zaczynam. Jak było, tak i było. Dobre jest dla wszystkich, a złe dla tego, który go szuka. Zauważcie tylko, proszę was, panie, że starożytni nie zaczynali nigdy swych powieści, jak dziś je zaczynają, lecz rozpoczynali zazwyczaj od przysłowia niejakiego katona. Cenzora rzymskiego, który to właśnie utrzymywał, że złe jest tylko dla tego, który onego szuka. A to właśnie jak raz dobrze przypada na przestrogę dla waszej wielmożności, by siedziała spokojnie i nie budziła licha, które śpi. A nade wszystko, że uczynilibyśmy najlepiej, gdybyśmy obrawszy sobie inną drogę, porzucili tę, na której bez zawodu wszyscy diabli nas oczekują. Ty ciągnij tylko dalej swoje opowiadanie, a drogę i jej kierunek. Mnie pozostaw Mówiłem więc, rzecze Sancho, że w pewnym miejscu W Estramadurze był sobie pasterz kus To ma znaczyć, panie, taki, który kozy pasał A który to właśnie pasterz albo pasący kozy Jak chce mieć historia, nazywał się Lopez Ruiz I nadto ten pasterz, Lopez Ruiz Zakochany był, jak się mówi, w pewnej pasterce Nazwanej Toralwa która to właśnie pasterka, nazwana Toralwa, była córką bogatego pasterza, który posiadał bardzo liczną trzodę Jeżeli obrałeś sobie ten sposób opowiadania, przerwał Don Kiszot, i będziesz powtarzał ustawicznie jedną rzecz dwa razy, to i za dwa dni nie skończysz Opowiadaj więc powieść swoją lepiej lub nie kończ jej wcale Wszystkie nowości u nas opowiadane są w ten sposób, odrzekł Sancho I ja też nie umiem opowiadać inaczej a i wam, panie, cieszyć by się należało, że nie wprowadzam nowych zwyczajów. Opowiadaj nareszcie jak sobie chcesz, rzecze don Kiszot. I ponieważ mój los fatalny każe mi słuchać twej mowy, mówże więc dalej. Wiadomo wam już przeto, kochany mój panie, ciągnął dalej sancho, że ów pasterz, jak to już powiedziałem, zakochany był w pasterce Toralwa, młodziuchnym, okrągluchnym stworzeniu, ale dzikim i trudnym do ugłaskania. A która, jakby coś męskiego w sobie mając, na brodzie nawet zarastała niby. Zdaje mi się, jakbym ją widział w tej chwili przed sobą. Alboż widziałeś ją kiedy istotnie? Zapytał Don Kiszot. Ja nigdy, odpowiedział Sancho. Ale ten za to, od którego ja tę powieść słyszałem, tak był pewny tego, co widział, że ja opowiadając innym znów, mogę już śmiało przysiąc, że wszystko widziałem na własne oczy. Otóż wtedy więc, od dnia do dnia, jak to powiadają, a diabeł, który nie śpi i rad wścibia się wszędzie, uczynił, że kochankowie pokłócili się z sobą. A zatem i miłość pasterza w nienawiść się zamieniła. Złe języki utrzymywały, że powodem do tego wszystkiego była toralwa, że jakoby ona do słusznej zazdrości widoczne dawała mu powody. Ale to dawała święta panno odpuść. Odtąd już pasterz kus znienawidził ją do tego stopnia, że znieść jej widoku samego nawet nie mogąc, postanowił oddalić się w tak odległe miejsce, ażeby o niej już w życiu nie usłyszał więcej. Tak postanowił, tak też i uczynił. Ale toralwa, widząc się pogardzoną od Lopeza Ruiz, rozmiłowała się w nim bardziej niż kiedykolwiek. Otóż to właśnie prawdziwy charakter kobiet przerwał znów Don Kiszot. Pogardzają, rozmiłowanym kochankiem, a kochają tego, który im nienawiść okazuje. Ale mów dalej, Sancho. I przyszło wreszcie do tego, ciągnął znów Sancho, że pasterz odszedł, pędząc swe kozy przed sobą i skierował się przez pola Estramadury prosto ku portugalskiemu królestwu. Ale i toralwie nie brakło sprytu. Domyśliła się wszystkiego i zaraz tedy za nim w pogoń bosa. W jednej ręce trzymając trzewiki, a w drugiej kij podróżny. Na szyi zawiesiła woreczek, gdzie, jak powiadają, to kawałek zwierciadła, to pół grzebienia, więc i pudełeczko z różem, i inne cacka do upiększenia miała. A co miała, to miała. Mnie to nic nie obchodzi. Koniec końcem pasterz Lopez Ruiz ze swoją gromadą kus przybył nad brzeg Guadiany, w czasie, gdy rzeka ta ogromnie wezbrana była. Duża jak ojciec i matka razem, a w stronie, gdzie pasterz znajdował się, właśnie nie było ani statku, ani czułna nawet, ani żywego ducha, aby przeprawić jego i trzodę. Umierał więc biedak z niepokoju, bo czuł to ralwę tuż za sobą, która by go do wściekłości doprowadzić mogła płaczem i krzykiem swoim. Na koniec jednak, patrząc się na wszystkie strony, dostrzegł przecież rybaka, który miał małą łódkę. Ale tak małą, że w niej tylko jednego człowieka i jedną kozę pomieścić było można. Pomimo to jednak w pośpiechu zawarł z rybakiem umowę o przeprawienie siebie i swoich trzystu kus. Rybak tedy przyprowadził statek i przewiózł jedną kozę. Powrócił i przewiózł znów drugą. Powrócił i przeprawił trzecią. Wreszcie, panie, mówił dalej sancho, liczcie dobrze. Bardzo proszę, ile rybak przeprawia kus. Gdyż ostrzegam was, że jeśli choćby o jedną tylko pomyłka zaszła, cała historia się kończy i diabeł wie tylko gdzie jej wątku szukać by potrzeba. Otóż ponieważ przeciwny brzeg rzeki był bardzo śliski i pełen błota, każda przeprawa rybaka i kozy trwała dość długo. Ale jednak, że szło jakoś tam powoli i rybak przewiózł znów jedną kozę i jeszcze jedną, a potem jeszcze jedną znów i czemuż nie powiesz od razu, że przeprawił je wszystkie, rzekł Don Kiszot. A wodząc tak tam i sam po kolei każdą, nie skończysz i przez miesiąc pewnie. A wiele już jest przeprawionych kus w tej chwili? zapytał Sancho. A diabliż je wiedzą, odrzekł Don Kiszot. Czy myślisz, że ja rachowałem? Otóż, stało się jak przewidziałem, rzekł Sancho. Nie chciałeś pan liczyć, więc i moja powieść skończona, niepodobna przeskoczyć dalej. Co, jak to? zawołał Don Kiszot. Czy podobna, aby powieść zależała od dokładnego liczenia kus przewiezionych tak dalece, iżby pominięcie jednej chociażby zatrzymało opowiadanie? Tak jest, panie odpowiedział Sancho, bo w tym samym czasie, gdy pytałem was, ile kus zostało przeprawionych i jak odpowiedzieliście mi na to, że nie wiecie ile, w tej samej chwili zapomniałem wszystko, co miałem jeszcze do opowiedzenia. A prawdziwie szkoda wielka, bo reszta była najciekawsza. Takim sposobem więc, rzecze Don Kiszot. Historia już umarła. Umarła jak moja matka, odrzekł Sancho. W samej rzeczy, przyjacielu Sancho, rzeczy dalej nasz rycerz, to jakaś osobliwsza powieść i sposób opowiadania najdziwaczniejszy także. Ale i czegóż więcej mogłem spodziewać się od twego dowcipu. Bez wątpienia ten ustawiczny hałas pomieszał ci w głowie. To być bardzo może, odrzekł Sancho. Chociaż co do powieści, to jestem pewny, że ta zawsze się przerwie, gdy zabraknie liczby kus. Niech się tam przerywa i kończy, jak sobie chce przerwał Don Kiszo. Zobaczymy raczej, czy Rosynant chce iść wreszcie. To mówiąc, uderzył w obydwa boki Rumaka. Lecz ten, odpowiedział mu tylko jednym skokiem, tak dzielnie spętał go Sancho. Jednakże, bądź to skutkiem chłodnego nocy powietrza. Bądź, że Sancho wieczerzając zjadł coś rozwalniającego, bądź wreszcie skutkiem energicznego samejże natury działania, nasz giermek uczuł nagle, że nie utrzyma dłużej ciężaru, którego pozbyć się tylko własnym mógł usiłowanie. Ale strach, powstrzymując go na miejscu, nie dozwolił mu oddalić się ani na krok jeden od swego rycerskiego pana. Jednakże trzeba było coś przedsięwziąć w tak pilnej potrzebie. Ostateczność była już blisko. Pełen postanowienia przeto nasz giermek, chcąc pogodzić rzeczy ile możliwości zręcznie, wymknął prawą rękę spod siodła, którą trzymał dotąd i z odwagą odpiął wszystkie guziki od spodni. Tak uwolniony, skrępującego jego naturalne kształty powicia, chcąc nade wszystko cichością pokryć swe czyny, zacisnął zęby i, ramiona zwaruszy zatrzymał w piersiach tchnienie. Lecz niestety, acz słaby głos, Odmienny atoli, najzupełniej odsłyszanego dotąd łoskotu, zdradził tajemnicę. Cóż to usłyszałem? Zawołał nagle Don Kiszot. Nic nie wiem, panie, odrzekł rezolutnie Sancho. Lecz zapewne będzie to jakiś nowy figiel szatański, boć takie straszne przygody nie kończą się na małym. Rycerz poprzestał na tym, a Sancho mógł nowe rozpocząć usiłowania, które tym razem przecie pomyślny uwieńczyły skutek. Pozbawiając biednego giermka bolesnego i niewygodnego ciężaru. Lecz don Kiszot miał nazbyt delikatne powonienie, i Sancho mu był za bliskim sąsiadem, ażeby podnoszący się jakiś wyziew nie ostrzegł go o grożącym niebezpieczeństwie. Zapobiegając przeto złemu jak najrychlej, ścisnął skwapliwie nos palcami i rzeczy. Sancho, zdaje mi się, że jesteś wielce przestraszony. Prawda, panie, czuję wielką trwogę. Ale dlaczego postrzegacie to teraz bardziej niż przedtem? Bo przedtem nie czułem cię tak blisko siebie, jak teraz. A wierz mi, przyjacielu Sancho, że nie bursztynem czuć ciebie. To być bardzo może, odrzekł Sancho. Lecz czylisz w tym moja wina? Dlaczego pan mnie trzyma w takim miejscu i o tej godzinie? Oddal się mój przyjacielu, choć o trzy lub cztery kroki ode mnie. I koniecznie staraj się więcej baczyć nad sobą i pamiętać o stopniu, jaki nas przedziela. Widzę ze smutkiem, że zbyt wielka swoboda, jaką ci zostawiłem, pozwoliła ci zapomnieć, czym jesteśmy względem siebie. Założę się, wyrzekł Sancho, że Wasza Wielmożność posądza mnie o popełnienie pewnego niegodziwego czynu. Co bądź, to bądź, rzecze Don Kiszot. Oddal się, powtarzam raz jeszcze. Mniejsza o to, odpowiedział Sancho. Rozkaz wasz spełnię, ale to nie odmieni rzeczy. Rycerz nasz z Giermkiem przepędzili noc na podobnych rozmowach. I ten ostatni, widząc, że już dnieć zaczyna, uporządkował swój ubiór i powolutku rozpętał golenie Rosynanta, który z rozkoszy stanął dwa lub trzy razy dęba, co wreszcie nie było mu zwyczajem. Lecz biedny zwierz uczyniłby chętnie jeszcze inne skoki, gdyby je umiał. Tak ucieszyła go przywrócona wolność. Rycerz Widząc rumaka już zdolnego do biegu, wziął stąd dobrą wróżbę, sądząc, że los tym znakiem zachęca go do śmiałego przeciw zadziwiającej przygodzie kroku. Powoli też i dzień rozwidnił przedmioty i don Kiszot ujrzał koło siebie las kasztanów. Lecz nie mógł pojąć, skąd pochodził nieustający łoskot. Postanowił przeto zbadać przyczynę dziwu, nie czekając dłużej. Jakoż spiął ostrogami Rosynanta, chcąc go rozbudzić zupełnie. Pożegnał powtórnie swego giermka, powtarzając mu rozkaz, iżby trzy dni oczekiwał na niego bez niespokojności. Skoro by jednakże nie powrócił w tym czasie, wtedy niezawodnie utracił życie w straszliwej przygodzie. Ponowił mu zlecenie, jakie miał zanieść dulcynej od niego, dodając, żeby nie troszczył się o nagrodę swych zasług, gdyż przed wyjazdem jeszcze z domu uczynił testament, który zabezpieczy przyszłość jego w stosunku położonych usług. Lecz jeżeli podoba się niebu, mówił dalej, wyprowadzić mnie cało z tej straszliwej sprawy, jeżeli zwłaszcza czarnoksiężnicy nie będą mieszać się do walki, to wierz mi, moje dziecko, że najmniejszą nagrodą twej służby będzie wyspa owa, którą ci już przyrzekłem. Na tak czułe pożegnanie swego pana, sancho nie mógł powściągnąć łez. I głośno szlochając, przysiągł towarzyszyć mu w tym przedsięwzięciu, chociażby śmiercią miał zapłacić swą śmiałość. Tak chwalebne postanowienie, dowodzące nadto, że giernek jego nie był tuzinkowym giermkiem, rozrzewniło rycerza. Lecz ukrywając wzruszenie, by nie okazać najmniejszej słabości, skierował się niebawem w stronę, gdzie szum wody i wielki łoskot przyzywały go groźnie. Sancho postępował pieszo za swoim panem, wiodąc za sobą wiernego wszystkich swych przygód towarzysza. Postępując czas jakiś wśród kasztanowego lasu, Przybyli na łąkę otoczoną skałami, z których wierzchołka rzucał się potok z hałasem, co ich już poprzednio dochodził. U podnóża skał stało kilka mizernych chat, podobniejszych do ruder niż do mieszkalnych domów, i z których właśnie pochodziły straszliwe hałasy i łoskoty, wciąż trwające jeszcze. Bliski i tak wielki szum przeraził Rosynanta, lecz mężny rycerz. Głaszcząc go dłonią i do odwagi wzbudzając, zbliżał się coraz bardziej ku tajemniczym budynkom. W drodze to przyzywał pamięci Dulcynei, błagając, by acz nieobecna wspierała ramię jego w oczekującej walce, to znów Panu Bogu się ofiarując, o wsparcie i opiekę go prosił. Rezolutny też giernek na krok nie odstępował rycerza, postępując przy jego boku. Wyciągnął szyję i przez nogi Rosynanta ciekawie pozierał, a Zali nie ujrzy jakiejś rzeczy straszliwej, która już takim nabawiła go przerażeniem. Zaledwie uczynili sto kroków jeszcze i przebyli wierzchołek skały, który wystając nieco zakrywał okolice, gdy oto nagle na otwartej przestrzeni zobaczyli dokładnie przyczynę całego szumu i łoskotu, który niepokoił ich tak strasznie. Było to jednym słowem sześć młynów w ciągłym ruchu będących od dnia poprzedniego. Na taki widok oniemiały Don Kiszot spadł jakby z siódmego nieba. Sancho spoglądał na pana i ujrzał go spuszczającego głowę z miną człowieka przejętego wstydem i zgryzotą. Don Kiszot również spojrzał na giernka i zobaczywszy policzki jego wydęte wstrzymywanym gwałtownie śmiechem, sam od śmiechu pohamować się nie mógł. Sancho, zachwycony i upoważniony przykładem pana, wybuchnął niepowściągnionym śmiechem, trzymając się za boki. Czterykroć przestawał i rozpoczynał wybuchy szalonego śmiechu. Najbardziej zniecierpliwiło zawstydzonego rycerza, że Sancho patrząc mu w oczy z miną komicznie poważną, patetycznie wyrzekł. Dowiedz się, przyjacielu Sancho, że niebo przeznaczyło mnie, abym przywrócił wiek złoty w tym przeklętym, żelaznym stuleciu. Wielkie czyny i straszne przygody na mnie oczekują. I tymże samym tonem powtarzać począł wszystko, co powiedział do niej rycerz, gdy usłyszeli po raz pierwszy łoskot młynów. Lecz rozgniewany rycerz przerwał zuchwałe żarty Giermka. Pochwycił włócznie i po uderzył nią w kark Sanczy tak silnie, że gdyby go trafił w głowę, biedny Giermek nie oglądałby już pewnie nigdy obiecanej wyspy. Sancho tedy Spostrzegłszy tak bolesny obrót rzeczy, pełen obawy, aby rycerz dłużej nie chciał dawać dowodów gniewu swego, rzecze doń płaczliwie: "Panie, chcecież mnie zabić? Nie widzicież, że ja żartuję tylko? Dlatego właśnie, że ty pozwalasz sobie żartować, ja żartować przestaję." Zbliżno się tłumości żartownisiu. A gdyby ta przygoda, która wprawdzie skończyła się na niczym, była istotnie straszną, to czyliż nie okazałbym wtedy tej samej odwagi i poświęcenia, jakie w dobrej wierze okazałem na próżno przed chwilą? Czyliż taki rycerz jak ja może mieć poziomą zdolność rozróżniania od głosów, które słyszy i zgadywać, czy one od młynów i tartaków lub skądinąd pochodzą, gdy zwłaszcza młynów podobnych nie widział nigdy? Rzeczą to jest raczej takiego mizernego chłopa jak ty. Poznawać przedmioty, wśród których zrosłeś i chowałeś się z nimi po pospołu. Lecz sprawno, niech te sześć młynów w sześciu olbrzymów się zamieni i daj mi ich jednego po drugim lub wszystkich razem nawet. A jeżeli nie oddam ci ich wszystkich każdego bez głowy, pozwalam ci wtedy żartować bezkarnie do woli. Panie zawołał Sancho, poprzestańmy już na tym. Przyznaję, że nie umiem żartować. Mam tego dotykalne dowody. Lecz w dobrej wierze, przy obustronnej zgodzie, prosząc Pana Boga, by Was z każdej złej doli wyprowadził tak pomyślnie jak z tej przygody, pytam się Was jednakże, czy nie mamy powodu śmiać się i nie moglibyśmy opowiedzieć doskonałej anegdoty o strachu, jakiego doznaliśmy? A raczej doznałem ja tylko, bo co do Was, Panie, jestem przekonany, że nie znacie bojaźni. Zgadzam się, odeprze Don Kishot, że wydarzenie, jakie nas spotkało, ma w sobie coś zabawnego i do śmiechu powód dać może, ale opowiadać tego nikomu nie można, ponieważ świat jest złośliwy i nie osądziłby rzeczy z właściwego punktu. Na moją duszę, panie, rzecze Sancho, nikt nie śmiałby wobec was sądzić tej przygody z tego lub owego punktu. Macie, panie, dobrą włócznię i władacie też nią tak dzielnie. Szkoda tylko, że mierząc w głowę po karku trafiacie. Chociaż i to nie tyle w waszej winie, ile mojej zręczności przypisać należy, gdy mniej ostrożny dostałby porządnego guza. Ale to mniejsza. Człowiek się wysmaruje i wszystko złe przejdzie. A jak to powiadają, kto kogo bardzo lubi, to go tęgo czubi. Nie licząc jeszcze na to, że dobry pan za każdą obrazę słudzę uczynioną, spodniami go obdarza. Choć w samej rzeczy nie wiem, jaka służy nagroda za wybicie kijem. Myślę jednakże, że błędni rycerze za taką rzecz bolesną wyspami lub pięknym królestwem na stałym lądzie wynagradzali. Posłuchaj, przerwie don Kiszot. Los może sprawić, że twoje życzenia ziszczą się w pewnym stopniu. W każdym razie jednak przebacz mi to, co się stało. Wiesz dobrze, że człowiek nie jest panem siebie, w pierwszej chwili zwłaszcza. Lecz muszę cię zarazem ostrzec, ażebyś na przyszłość nie pozwalał sobie zbytecznej poufałości ze mną. Widzisz, mój chłopcze, we wszystkich rycerskich księgach, które czytałem, a było ich bardzo wiele, nie widziałem w żadnej opisu giermka, który by tyle pozwalał sobie względem swojego pana, jako ty względem mnie czynisz. I prawdę mówiąc, obydwaj zbłądziliśmy. Ty, że nie miałeś należytego dla mnie uszanowania, ja, że sobie nie umiałem nadać przyzwoitego tonu. Bo na koniec, jakkolwiek Gandalin, Giermek Amadisa, był hrabią de il ferm, napisano jednakże jest o nim właśnie, że mówił zawsze do swego Pana z głową odkrytą i schyloną i ciałem zgiętym ku ziemi na sposób turecki. Lecz Gazbal, Giermek Don Galaora, lepszym jest jeszcze przykładem. Jego dyskrecja i cześć dla Pana były tak wielkie, że autor tej cudownej i prawdziwej historii, chcąc dokładnie uwiadomić potomność o jego przedziwnym milczeniu, raz tylko jeden wspomina o nim w ciągu całej tak długiej powieści. To, co ci powiedziałem, przyjacielu Sancho, powinno nauczyć cię, jaka jest różnica między panem a sługą. Tak więc, powtarzam ci, że na przyszłość żyć będziemy w ściślejszym rygorze, nie narażając się jeden drugiemu, bo na koniec Skądkolwiek przyszłaby sposobność ode mnie czy od ciebie, ty zawsze ucierpisz na tym. Nagrody przyrzeczone ci ode mnie, znajdą się w swoim czasie. A chociażby i przyszło wreszcie obejść się bez nich, to w każdym razie żołd cię nie minie, jak to już powiedziałem pierwej. Wszystko, co jaśnie wielmożny Pan mówiłeś, jest bardzo dobre, odrzekł Sancho. I najpokorniejsze za to dzięki składam waszej dostojności. Lecz jeśli by przypadkiem czas nagrody nie przyszedł nigdy. Raczcie mnie nauczyć, jaka jest wartość mojego żołdu i jakim to sposobem pobiera go giermek od rycerza: czy za miesiąc od razu, czyli też codziennie? Nie zdaje mi się, odpowiedział don Kiszot, ażeby kiedykolwiek giermkowie opłacani byli w ten sposób. Dawano im zwykle tylko nagrody. A jeżeli ja postąpiłem inaczej, uczyniwszy tobie testamentalny zapis, zrobiłem to ze względu, że nie wiadomo, co przytrafić się może mnie samemu. A w złym razie nie miałbyś sposobu świadczyć w tak opłakanych czasach o rycerskości moich czynów, i żałowałbym może, że dla tak bagatelnej rzeczy dusza moja cierpiałaby na tamtym świecie. My i tak wiele jeszcze przenieść musimy w naszej awanturniczej pielgrzymce. Pomnij, drogi przyjacielu, na przepowiednię moją. Nie masz życia na większe wystawionego przygody, jak nasze życie. Zapewne, odpowie Sancho. Jeżeli nade wszystko cierpliwość ma tu jakieś znaczenie, bo przekonałem się, że lada złośliwy żarcik pozbawia rozumu najsławniejszego manczy rycerza. Ale wierzcie mi, panie, że na przyszłość, pomimo największej chęci do śmiechów, śmiać się nie będę ze spraw waszych. A jeżeli otworzę usta, to tylko, aby powiedzieć coś na chwałę i uczczenie mego pana i władcy. To właśnie jedyny sposób, który Cię długo i spokojnie zachowa przy życiu. Rzecze nasz rycerz, bo wreszcie po ojcu i matce należy przede wszystkim szanować pana swego. Rozdział siódmy. O zdobyciu Szyszaka Mambryna. Gdy Don Kiszot ze swoim giermkiem rozmawiali w ten sposób, napadł ich drobny deszczyk, przed którym Sancho radził schronić się do młynów. Lecz Don Kiszot, dowiedziawszy się niedawno, że młyny są tylko młynami... Taki do nich wstręt powziął, że za nic w świecie wejść do nich nie chciał. Puścili się więc dalej drogą na prawo i postępując nią czas jakiś, dostrzegli w oddaleniu jeźdźca, mającego na głowie jakiś przedmiot świetlistego jak złoto blasku. Zaledwie rycerz spostrzegł to, gdy zwracając się do sancza, rzekł. Przyjacielu Sancho, czy wiesz, że nie ma nic prawdziwszego nad przysłowia? Są to maksymy zdobyte doświadczeniem. A nade wszystko to, które twierdzi, że diabeł nie zawsze towarzyszy biednemu. Mówię to dlatego, że jakkolwiek przeszłej nocy byliśmy zwiedzeni przez łoskot tych przeklętych młynów, i przygoda, której szukaliśmy zniknęła wtedy, to obecnie istotna, a która wielką chwałą okryć nas może. Jeżeli ominę tę sposobność, moja tylko będzie w tym wina. Nie ma tu już bowiem ani łoskotu, który mnie łudził ani ciemności, którą oskarżałem. Jednym słowem, Sancho, wedle słusznych pozorów, mamy przed sobą tego, który nosi wyborną przyłbicę mambryna. Dąży on prosto ku nam. A ty pamiętasz zapewne, jaką uczyniłem przysięgę. Panie, odparł Sancho, strzeżcie się bardzo proszę i baczcie na to, co mówicie i co uczynić zamierzacie. Bardzo się boję, abyśmy tu nie spotkali nowych jakich młynów, które do reszty nam zemleć mogą rozsądek, a może i boki w przydatku? Idź do diabła z twoimi młynami, przerwał Don Kiszot. Jakiż stosunek mogą mieć one z tą przyłbicą? Tego ja nie wiem, odpowie Sancho. Lecz na moją duszę, jeśli by mi wolno było wynurzyć moje zdanie, pokazałbym wiele dowodów, że wasza wielmożność myli się w tym razie. I jakże śmiesz myśleć? że ja mylę się, ty nędzny niedowiarku, co wątpisz o wszystkim, zawołał nasz bohater. Czyliż nie widzisz tego rycerza, co na siwo jabłkowitym koniu prosto ku nam zmierza? Czy nie postrzegasz złotego hełmu na jego głowie? To, co ja widzę i postrzegam, odpowie Giermek, zupełnie niepodobne do waszego opisu. Ten rycerz, według mnie, jest po prostu jakimś człowiekiem jadącym na szarym ośle i ma na głowie coś błyszczącego. Otóż dowiedz się, rzecze don Kiszot, że to coś błyszczące, jest to hełm mambryna. Oddal się o kilka kroków i pozostaw mnie samego. Zobaczysz, że nie tracąc czasu na próżnej gadaninie, zakończę tę rzecz w jednej chwili i stanę się panem kosztownego szyszaka, który posiadać tak gorąco pragnąłem. Oddalić się, rzecze Sancho, to mogę bardzo łatwo, ale raz jeszcze ostrzegam was, daj Boże, aby to nie były owe młyny. Powiedziałem ci już raz, mój bracie, że nie chcę słyszeć więcej o młynach. Klnę się na szatana, że jeśli raz jeszcze poważysz się wspomnieć o nich, tak ci duszę zmiele w ciele, że popamiętasz na wieki. Sancho zamilkł jak kamień. Nie chciał bowiem kusić rycerza, aby dopełnił tak wyraźnie uczynionej przysięgi. Dowiedzmy się wreszcie, co to był za szyszak, koń i rycerz, które Don Kiszot widział. Były w okolicy owej dwie wioski z których jedna mniejsza nie posiadała własnego cyrulika, dlatego cyrulik z większej wioski, który znał się nieco i na chirurgii także, służył dwom wioskom zarówno. Zdarzyło się właśnie, że w małej wiosce potrzeba było puścić krew choremu człowiekowi i ogolić brody dwom zdrowym. Tak więc cyrulik wybrał się w drogę, a zaskoczony deszczem, dla ochronienia acz dość lichego kapelusza, włożył miednicę na głowę. Ponieważ zaś była miedziana i nowiuteńka, błyszczała przeto na mile wokoło. Cyrulik, jak to słusznie zauważał Sancho, jechał na pięknym, szarym osiołku. Dla Don Kiszota był to jednak rycerz na siwo jabłkowitym koniu i w złocistym szyszaku, ponieważ on zastosowywał rzeczy najprostsze do szalonych urojeń ksiąg swoich. Jakoż widząc, że mniemany rycerz zbliża się już, podskoczył ku niemu rozpuszczonym biegiem, i z podniesioną włócznią postanowiwszy przebić go na wylot. Broń się nędznikł! zawołał doścignąwszy balwierza albo mi oddaj zdobycz, która mi się słusznie należy. Cyrulik, na którego niespodziewanie jakieś niby widmo napadło bez żadnego powodu, chcąc uchronić się ciosów włóczni Don Kiszota, zsunął się z osła na ziemię, a stąd podniósłszy się skwapliwie, uciekł z szybkością jelenia, zostawiając na polu walki osła i miedniczkę. Don Kiszot, widząc pozostałą miednicę, nie żądał niczego już więcej i, zwracając się do swego giermka, Patrz, przyjacielu! zawołał. Poganin ma rozum. Uczynił tak jak bóbr, który chroniąc się przed łowcami, ucina sam sobie ogon, by im zostawić przedmiot, dla którego wartości schwytać i zabić go pragną. Podnieś tę przyubice giermku. Na moją duszę! rzecze Sancho, przypatrując się mniemanemu szyszakowi. Miedniczka wcale nie zła, na niepotrzebnego warta talarka. Podał miednicę swemu panu, który ją natychmiast włożył na głowę. Lecz nie mogąc nasadzić jej dokładnie, zawołał: Do pioruna. Ten przeklęty poganin, do którego ten szyszak należał, miał głowę ogromną. Ale co gorsza, spostrzegam z boleścią, że brakuje połowy hełmu. Sancho, nie mogąc wstrzymać się od śmiechu, że miednicę goli brody, nazywano szyszakiem. Byłby parsknął od dawna, gdyby na karku nie czuł dotąd szczątków gniewu rycerza. Z czego śmiejesz się, Sancho? zapyta nasz bohater. Śmieję się, odpowie Sancho, z ogromnej głowy, jaką musi mieć właściciel tego szyszaka, który do miednicy goli brody podobny jest jak kropla do kropli wody. A wiesz, że ty co ja myślę? Rzecze dalej Don Kiszot. Oto, że ten nieporównany szyszak... Przypadkiem wpadł w ręce takiemu, który nie poznawszy jego prawdziwej wartości, przez niewiadomość stopił połowę hełmu, by osiągnąć korzyść z czystego złota. Z pozostałej zaś połowy uczynił to, co jak powiadasz, zupełnie podobne jest do miednicy Goli Brody. Lecz niechaj co chce będzie. Dla mnie, który znam prawdziwą wartość tej zbroi, obojętną jest taka przemiana. W pierwszej lepszej kuźni każe naprawić szyszak. I sądzę, że wtedy nie będzie ustępował w niczym owemu, który ukuł wulkan dla Bożka wojny. A tymczasem będę go i tak nosił. Zawszeć to lepsze niż nic, bo w każdym przypadku zasłoni przynajmniej od pocisków kamieni. Zapewne, rzecze Sancho. Byle nie rzucano kamieni z procy jak podczas owej z dwoma wojskami potyczki, w której tak straszliwie opatrzono panu szczęki i stłuczono Bogu dzięki słoik z poświęconym napojem, od którego zaledwie mi wnętrzności nie pękły. Mało dbam o stratę słoika, odeprze Don Kiszot. Znam bowiem sposób przyrządzenia tego balsamu. Znam ci i ja pomruknął Sancho. Ale jeśli bym wiedział, że przyjdzie mi robić go kiedykolwiek, a nade wszystko skosztować choć odrobinę, to wolałbym pęknąć na dwoje w tej chwili. Nie myślę też, ażebym kiedykolwiek znalazł się w potrzebie użycia tego balsamu. Użyję pomocy wszystkich pięciu zmysłów, które mi dała natura, aby się ustrzec od sposobności nawet obmywania ran. Zadawać ich też nie myślę. Co do owego podrzucenia, to może przytrafić mi się powtórnie. Za podobne zdarzenia ręczyć niepodobna. I gdybym kiedykolwiek znalazł się w tym samym położeniu, nie miałbym innego środka, jak znów ścisnąć zęby, stulić łopatki i zamknąwszy oczy, pozwolić rzucać sobą do woli. Niedobry z ciebie chrześcijanin, Sancho, rzecze Don Kiszot, bo nie zapominasz urazy. Dowiedz się, że wspaniałe serca nie zajmują się tak drobnymi sprawami. Zresztą, czyliż skaleczono ci nogę, złamano żebro lub głowę rozbito? Nie, wszak prawda? I na koniec cała ta rzecz była prostym żarcikiem tylko. Bo gdybym innego był przekonania, to wierzaj mi, że byłbym się wrócił i krwawszą wywarłbym zemstę niż Grecy na Troi za Heleny porwanie, która przecież, dodał z głębokim westchnieniem, nie miałaby tyle chwały z urody swojej, gdyby dziś istniała lub gdyby moja Dulcynea za jej czasów żyła. Więc dobrze, odpowie Sancho, niech rzecz ta pozostanie żartem. Zgadzam się na to. Tym więcej, że nie widzę sposobu pomszczenia się. Jednakże żart czy prawda, popamiętam je długo, ale zostawmy to na później. Teraz chciałbym dowiedzieć się od pana, jeśli łaska, co uczynimy z tym siwo-jabłkowitym rumakiem, który tak dziwne ma do osła podobieństwo, jak wasz przesławny szyszak do miednicy. Miarkując z wolnej ucieczki powalonego przez waszą dzidę jeźdźca, wnoszę, że ten nie wróci tutaj. Szkoda by zostawić tak na Bożej Woli biedne zwierzątko. Tym bardziej, że siwoszek wcale nie zgorszy. Nie przywykłem, odrzecze Don Kiszot, zabierać łupów zwyciężonym. I nie jest też godnym rycerza pieszo puścić zwyciężonego przeciwnika. Chyba w razie, jeżeli zwycięzca utraci swojego konia w potyczce. Wtedy może wziąć konia przeciwnikowi, jako prawą zdobycz w równej walce. Tak więc Sancho rozkazuje ci zostawić tu tego konia lub osła, jak go zowiesz, właściciel nie omieszka powrócić poń, skoro się tylko stąd oddalimy. A ja w najlepszej wierze chciałem, już to bydlątko powieść za sobą, lub przynajmniej wymienić za mojego osła, który nie zdaje mi się być dogodnym. Do kata, wielmożny panie. Jednakże ta sprawa i ustawy rycerskie są zbyt surowe, jeżeli nie dozwalają nawet osła za osła zamienić. Ciekawy też jestem. Czy dozwolono jest przynajmniej zamienić siodło? Nie jestem tego zupełnie pewny, odrzekł Don Kiszot. I zanim oświecę się w tej wątpliwości, pozwalam ci zamienić się narzędy, jeżeli wszakże zamiana koniecznie ci jest potrzebna. Najpotrzebniejsza w świecie, zawołał Sancho i upoważniony zezwoleniem rycerza, zdjął siodło z osła cyrulika i na swojego je włożył, a było piękniejsze i lepsze w dwójnasób. nasób. Uczyniwszy to, Zjedli śniadanie ze szczątków wczorajszej wieczerzy i napili się wody z rzeczki płynącej od foluszowych młynów. Don Kiszot jednakże nie spojrzał ani razu w tamtą stronę, tak dalece gniew go był zawziętym za ów zawód sromotny. Po lekkim posiłku, na sposób prawdzie błędnych rycerzy, puścili się w drogę bez żadnego kierunku, zdając się na wolę Rosynanta, za którym ochoczo postępował osiołek Sanczy. Nieznacznie znaleźli się na wielkim gościńcu, którym puścili się bez celu, szukając przygód. Podczas powolnego pochodu, sancho odezwał się do rycerza: Chcę was prosić, dostojny panie, o pozwolenie rozmawiania do was przez chwilę. Od czasu jak mi zabroniono wolnego użytku języka, usiadło mi na samym jego końcu kilka bardzo dobrych uwag, z których jedną osobliwie koniecznie pragnę wypowiedzieć. Mów więc, sancho, rzecze don Kiszot. Lecz mów krótko. Długie gadaniny okropnie są nudne. Powiem więc panu, że zważywszy dobrze życie, jakie prowadzimy, przekonałem się, że szukanie przygód po lasach i gościńcach nie przynosi wielkiego zysku. Bo tu i najsławniejszy czyn dokonany przez rycerza nie rozgłosi się po świecie i przez nikogo podziwianym nie jest. Tu wszystkie przedsięwzięcia rycerskie i walki idą na marne, bo nie przynoszą ani sławy, ani zysku. Dlatego zdaje mi się najlepszą rzeczą, jeżeli to wszakże wasze potwierdzenie zyska, abyśmy udali się w służbę do jakiego cesarza lub księcia, którzy by prowadzili wojnę z sąsiadami. Tam wasza waleczność i znajomość sztuki rycerskiej oceniona należycie będzie, a wtedy pan i ja wynagrodzeni zostaniemy stosownie do wartości i godności osobistej. A nie zbraknie też pewnie na ludziach, którzy czyny wasze dzieciom, waszych dzieci przekażą. Nie mówię ani myślę tu o sobie, bo wiem, że nas wedle przysłowia jednym łokciem niepodobna mierzyć. A i to pojmuję, że ślimakowi nie należy wyłazić ze swojej skorupki. Chociaż wierzę, że gdyby było we zwyczaju opisywać również czyny błędnych giermków, tak dobrze można by opisać moje, jak i każdego z moich poprzedników. Jest to, jak na Ciebie, wcale dobrze powiedziane, rzecze Don Kiszot. Lecz nim dojdziemy do tego kresu, Trzeba przebiegać świat, szukając przygód i dając dowody męstwa, ażeby wielkie czyny rycerza rozniosły wpierw imię jego po całej ziemi, iżby skoro przybędzie do jakiego potężnego monarchy, już go tam sława poprzedziła. Aby skoro tylko przybędzie, małe dzieci, zebrawszy się tłumnie, krzyczały biegnąc za nim: Oto jest rycerz słońca albo węża, albo jakiego innego godła, pod którym sławne dokonywał czyny. Ten to jest, zawołają, który zwyciężył w osobliwszej walce olbrzyma, brokam bruna niespożytego, ten to sam, który zdjął z wielkiego Mameluka Perskiego straszliwe zaczarowanie, w jakim tenże przez dziewięćset lat pozostawał. Na taki hałas, na okrzyk pochwalny całego ludu, król ukazuje się w oknach swego pałacu, a rozpoznawszy rycerza po zbroi lub po dewizie, którą na tarczy nosi, Rozkazuje natychmiast panom Dworskim, aby spieszyli przyjąć ów kwiat rycerstwa. Dwór spieszy wykonać rozkaz, a sam król nawet wstępuje do połowy schodów na przyjęcie rycerza. Wita go, całując w policzki i wiedzie prosto do komnaty królowej małżonki, przy której właśnie znajduje się jej córka infantka, która musi być najdoskonalszą pięknością świata całego. Ale cóż stąd wynika? Oto infantka i rycerz od pierwszego na siebie spojrzenia uwielbiają się wzajemnie, a jako istoty w pół boskiej natury, nie zdając sobie sprawy z uczucia, goreją wzajemną ku sobie miłością, niepokoją się, jakim by sposobem odkryli sobie zobopólne cierpienia. Następnie, jak to łatwo sobie wyobrażasz, prowadzą rycerza do najbogatszych komnat pałacu, w najkosztowniejsze sprzęty skarbu przystrojonych. Tu zdjąwszy zeń zbroję, zarzucają mu pyszny szkarłatny płaszcz na ramiona, bogato haftowany koła i jeżeli bohater pięknym był w zbroi, jakże powabnie wydawać się musi w kosztownym dworskim stroju. Skoro noc nadchodzi, rycerz wieczerza przy jednym stole z całą królewską rodziną, a podczas uczty spoglądał ustawicznie na królewne, ale tak zręcznie, że nikt nie spostrzega tego. Ona zaś ze swej strony ukradkiem mierzy go oczyma, ale tajemnie, gdyż, jak to już mówiłem, ma to być istota doskonałej skromności. Po kolacji, z powszechnym zadziwieniem, wejdzie mały szpetny karzeł, za nim piękna kobieta, prowadzona przez dwóch olbrzymów, i przynoszą rzecz jakąś straszliwie tajemniczą, utworzoną przez jakiegoś starożytnego mędrca. A kto by tę rzecz odgadł? Uznanym zostanie za najpierwszego rycerza w świecie. Król żąda, aby cały dwór jego tentował los, ale choćby stokroć liczniejsi byli dworzanie, nie podołają tajemniczej sprawie. Jeden tylko, nowo przybyły ów rycerz, dokonywa pomyślnie wszystko. To nową okrywa go sławą, a królewna cieszy się z tego i dumna jest, że tak szlachetnie i godnie umieściła uczucia swoje. Ale co najważniejsza, przyjacielu Sancho, to że ów król prowadzi wojnę z jednym z sąsiadów swoich, równie jak on potężnym. Rycerz przeto, przepędziwszy czas jakiś na dworze króla, prosi go o pozwolenie służenia pod jego chorągwią. Król zezwala z ochotą, a rycerz dla okazania swojej galanterii z wdziękiem całuje jego rękę. Tej samej nocy jeszcze żegna się on z królewną przez okno okratowane jej pokoju, dokąd już kilkakrotnie był wprowadzony przez przyjaciółkę infantki i powiernicę ich miłości. Tam on wzdycha, ona dleje. Powiernica skrapia wodą twarz kochanki i pełna jest niepokoju, że dzień już okazywać się zaczyna, bo nie chce, by na honorze jej pani najmniejsza ciążyła plama. Wreszcie królewna przychodzi do siebie przez kraty podaje rycerzowi swoje białe dłonie, który całując je po milion razy oblewał łzami żewnymi. Umawiają się następnie, jakim sposobem uwiadamiać się będą wzajemnie o swoim losie. Księżniczka błaga rycerza, aby powracał jak najrychlej, co tenże uroczyście przysięga uczynić. Raz jeszcze całuje jej ręce i tak dalece rozczula się przy pożegnaniu, że ledwie, ledwie nie umiera z żalu. Rycerz, powróciwszy do swojej komnaty, rzuca się na łoże, na którym na próżno szuka spoczynku. Stojąc jak posąg, oczekuje pierwszych promieni słońca, ażeby pójść pożegnać się z królem i królową. Co uczyniwszy, prosi o pozwolenie pożegnania infantki. Lecz odpowiadają mu, że królewna jest cierpiąca i że jej widzieć niepodobna. A rycerz, nie wątpiąc, że jego odjazd przyczyną jest tej słabości, w rozpaczy zaledwie nie zdradza się w obecności dworu. Powiernica spostrzega to wszystko i bierze natychmiast zdać o tym sprawę swej pani. Królewna, łzami zalana, oświadcza jej, że martwi ją niewypowiedzianie nieświadomość nazwiska rycerza i niepewność, jestli on synem królewskim lub nie. Powiernica zapewnia ją, że tylko rycerz wysokiego rodu może mieć tyle uczciwości, galanterii i męstwa w sobie. Pocieszona królewna, czyni jak może, by ukryć stan swego serca przed wzrokiem rodziców, jakoż po upływie dni kilku, ukazuje się na dworze i wraca do zwyczajnego trybu życia. Upłynął już czas jakiś od wyjazdu rycerza. Walczy on i zwycięża nieprzyjaciół króla, zdobywa niezliczoną liczbę miast i tyleż wygrywa batalii. Wraca na dwór i staje przed kochanką, niezmierną okryty sławą. Pod tym samym oknem, gdzie się żegnali, umawiają się teraz, że rycerz w nagrodę usług okazanych królowi, zażąda ręki królewny. Król nie chce słyszeć o tym, gdyż nie zna godności i rodu rycerza. Z tym wszystkim jednak bądź to, że rycerz porywa infantkę, bądź innym jakim sposobem, zawsze w końcu żenią się z sobą, z czego król nawet wielce się cieszy i wysławia rycerza gdyż dowiaduje się wreszcie, że zięć jego jest synem wielkiego monarchy. Tylko nie wiem jakiego królestwa, które podobno nawet nie egzystuje na mapie. Stary król wkrótce potem umiera. Infantka odziedzicza tron jego i rycerz królem zostaje. Wtedy to dopiero myśli o wynagrodzeniu swego giermka i tych wszystkich, którzy uczestniczyli w jego dobrym losie. Żeni swego giermka z ową powiernicą infantki, która jest córką jednego z najznakomitszych panów królestwa. — W to mi graj! — zawoła Sancho. — To mi to właśnie! — Na moją duszę, panie, wszystko, co powiedziałeś, niezawodnie się sprawdzi na tobie, jeśli tylko przyjmiesz nazwisko rycerza posępnego oblicza. — Bądź pewny, mój chłopcze, że tak się stanie — odrzekł Don Kiszot. Taką koleją postępowali wszyscy rycerze błędni, z których tylu później zostało królami i cesarzami. Pozostaje więc nam tylko obecnie szukać jakiego chrześcijańskiego albo i pogańskiego króla, który by miał i wojnę do prowadzenia, i córkę do wydania. Ale na to mamy dosyć jeszcze czasu. I jak ci to już powiedziałem, potrzeba naprzód ustalić swoją reputację, zanim przedstawimy się na dworze jakiego monarchy. Niech nas tam sława poprzedzi. Ale co mnie niepokoi najbardziej i na co nie znam lekarstwa, to że, mówiąc między nami, znalazłszy już króla i infantkę, jakim sposobem przekonać ich, że pochodzę z krwi królewskiej lub że jestem przynajmniej pobocznym potomkiem jakiegoś cesarza. Bo rzecz pewna, że król w żaden sposób nie odda mi swej córki bez tego, chociażbym nawet wykonał najsławniejsze czyny. I obawiam się bardzo, że dla tak małej rzeczy mogę utracić wszystko, co dzielnością mego ramienia nabyłem. Wprawdzie jestem rzeczywiście szlachcicem i ród mój znany od dawna jako starożytny. A kto wie, może też mędrzec jaki, opisując moją historię, znajdzie w genealogii jakiś dowód, że jestem prawnuczkiem jakiegoś króla. Bo trzeba ci wiedzieć, Sancho, że jest dwa rodzaje ras na świecie. Pierwsza wywodzi swoje pochodzenie od królów i książąt. Lecz powoli, z czasem, wypadki odbierają im wielkość i władzę. Drudzy znów, pochodząc z małej familii, ciągle się wznoszą i zostają wreszcie wielkimi panami. I taka jest tylko między nimi różnica: że jedni byli tym, czym nie są, a drudzy są tym, czym nie byli. Dlatego nie chciałbym się zakładać, czy nie pochodzę z rodu, który był kiedyś sławnym i wielkim, co ucieszy nadzwyczajnie króla mego teścia przyszłego. Lecz choćby i tak nie było, infantka będzie mnie kochała tak mocno, że mimo oporu ojca będzie gotowa mnie zaślubić, chociażbym nawet był synem nosi wody. A jeżeli by miała jakieś skrupuły, to porwę ją i zaprowadzę gdzie mi się spodoba, aż czas i śmierć teścia zakończą przeciwności. Jak Boga kocham Panie, najzupełniejszą macie rację. Nic lepszego, jak porwać od razu, bo jak to powiadają, nie trzeba prosić o to, co gwałtem wziąć można, a na koniec nigdy nie trzeba siadać na dwóch stołkach. Mówię to dlatego, że jeśliby król, wasz teść, nie chciał wam oddać pani infantki, najlepiej będzie, jak to wasza wielmożność powiedziała, porwać ją od razu. Jedno tylko złe w tym widzę, że zanim zięć i teść pogodzą się z sobą. Zanim osiągniecie królestwo, to biedny giermek może nie mieć co w gębę włożyć i umrze z głodu, oczekując nagrody, na którą zapewne nikt i dziesięciu realów nie pożyczy. Chyba, że owa powiernica, co ma być moją żoną, będzie towarzyszyć porwanej infantce i udzieli mi pociechy w tak fatalnej doli. Po wreszcie zdaje mi się, że pan rycerz może od razu wydać tę pannę za swego giermka. A któż mu zabroni? odpowiada Don Kiszot. Kiedy tak, rzekł Sancho, najlepiej uczynimy, puszczając się na los. Może też on nas zaprowadzi do pomyślnego portu. Daj to Boże, odpowiedział Don Kiszot. Dobre o sobie rozumienie jest połową szczęścia. Niech więc tak będzie, rzecze Sancho, do diabła. Przecież ja także pochodzę ze starych chrześcijan. Alboż to nie dosyć, aby się wylegitymować na hrabiego? To być bardzo może, odpowie Don Kiszot. A chociażby i nie nastąpiło, nic nie szkodzi, gdyż jak tylko królem zostanę, mogę nadać ci szlachectwo z przywilejem, że nic za nie nie zapłacisz. Żadnego hołdu składać nie będziesz, a co największa, że zostawszy hrabią, będziesz miał rycerską godność. I niech co chce będzie, muszę cię jednak tytułować Waszą Wielmożnością. Ho, ho! zawoła Sancho dlaczegóżby nie! Alboż nie wart jestem tyle co i drugi, trzeba wiedzieć, że ja już miałem honor być chorążym w pewnej konfraterni, i wszyscy zgodzili się, że miałem postawę tak okazałą i prezencję godną najmniej skarbnika parafii. A cóż to dopiero będzie, gdy zawieszę na ramionach płaszcz książęcy cały oszyty złotem i perłami, jak u cudzoziemskiego hrabiego na moją duszę. O sto mil będą przyjeżdżali oglądać mnie. W istocie, rzecze Don Kiszot, będziesz pięknie wyglądał, lecz radzę ci golić się niekiedy, gdyż z taką gęstą i brudną brodą każdy cię o mile rozpozna. Dlatego powtarzam, przyjacielu Sancho, potrzeba, byś się golił przynajmniej co drugi dzień. Wielka mi rzecz, odpowie Sancho. Wezmę sobie cyrulika raz na zawsze, który będzie mieszkał w moim domu, a w razie potrzeby będzie chodził za mną jak koniuszy granda. A ty skąd wiesz, zapytał Don Kiszot, że grandowie prowadzą koniuszych ze sobą? Zaraz to wam wytłumaczę, odpowie Sancho. Lat temu kilka przebywałem na dworze przez miesiąc cały i pewnego dnia zobaczyłem małego człowieka, o którym mówiono, że jest wielkim panem przechadzającego się z wolna. Za nim postępował jeździec, który naśladował wszystkie poruszenia swego pana. Ni mniej, ni więcej, jak gdyby był jego cieniem. Pytałem się kogoś, dlaczego ten jeździec podobnie czyni. Odpowiedziano mi na to, że to jest koniuszy i że jest zwyczajem grandów kazać za sobą postępować w ten sposób. Matko boska, do dziś dnia nie mogę zapomnieć o tym. I kiedy zostanę grandem, uczynię podobnież. Bo przecież potrzeba koniecznie, aby jedni naśladowali drugich. Masz słuszność, Sancho. Rzeczy Don Kiszot. Słusznie uczynisz, wodząc za sobą cyrulika. Przecież i świat nie został w całości odkryty. Więc ty będziesz pierwszym z hrabiów, który zaprowadzi podobny obyczaj. A mnie się nawet właściwszym być zdaje zapewnić sobie człowieka, który brodę goli, niż tego, który staje zamiata. Już to, co się tyczy cyrulika, spuść się pan na mnie, odpowie Sancho. Niech wasza wielmożność stara się czym prędzej zostać królem, a mnie hrabią zrobi. To potem wszystko się znajdzie. Uczynię to choćby tylko dla twojej miłości, odpowiedział Don Kiszot. I wzniósłszy oczy, zobaczył to, o czym w następnym powiemy rozdziale. Rozdział ósmy. Jakim sposobem Don Kiszot przywrócił wolność pewnej liczbie nieszczęśliwych? Których wiedziano woli tam, dokąd iść nie chcieli. Wielki cyt Hamed Benengeli, sławny autor arabski, opowiada w tej tak pełnej prawdy historii, że po długiej i pięknej rozmowie, którą słyszeliśmy, Don Kiszot podniósłszy oczy, zobaczył około dwunastu ludzi pieszych, nawleczonych jak paciorki na jeden łańcuch i okutych w kajdany. Prowadzili ich dwaj jeźdźcy i dwaj piesi, pierwsi uzbrojeni w muszkiety, a ostatni w pałasze. A każdy z nich niósł oprócz tego dzidę, czyli pocisk biskajski. Sancho, ujrzawszy tę smutną karawanę, zawołał. A to prowadzą złoczyńców na galery. Jak to? Na galery? Krzyknął Don Kiszot. Czyliż podobna, ażeby król chciał czynić gwałt komukolwiek? Tego ja nie mówię, rzecze Sancho. Utrzymuję tylko, że to są ludzie skazani za występki na służenie królowi na galerach. W każdym razie, rzecze don Kiszot, to pewna, że ci ludzie zmuszeni są iść mimo swej woli. Rzecz niezawodna, odpowie Sancho. Ponieważ tak jest, zawołał don Kiszot, muszę się wdać w tę sprawę, bo obowiązkiem błędnego rycerza jest nie dopuszczać gwałtu i wspierać nieszczęśliwych. W imię ojca i syna, kochany panie, rzecze Sancho. Alboż nie wiecie, że ani prawo, ani król nie czynią gwałtu tym zbrodniarzom? Oddają im tylko to, na co zasłużyli. Tymczasem więźniowie i strażnicy zbliżyli się. Don Kiszot, zwróciwszy się do straży, prosił najgrzeczniej, ażeby go uwiadomiono, z jakiego powodu prowadzą tych biednych ludzi w ten sposób. Panie, odpowie jeden z jeźdźców. Są to złoczyńcy, którzy idą na galerach służyć królowi. Reszta nie sądzę, aby cię obchodzić mogła. Jednakże zobowiążesz mnie pan nieskończenie, rzecz znów Don Kiszot. Jeśli pozwolisz mi wybadać każdego z osobna, jakim sposobem popadł w niełaskę. Zapytanie rycerza było tak grzeczne, że drugi jeździec odpowiedział mu. Mamy wprawdzie z sobą wyroki tych nędzników, lecz nie mamy czasu rozczytywać się długo, a i rzecz sama nie warta, aby dla niej otwierać tłumoki. Zresztą możesz pan ich sam zapytać. Zaspokoją waszą ciekawość z pewnością. Poczciwcy nie dają się o to dwa razy prosić. Korzystając z pozwolenia, bez którego byłby się obszedł w każdym razie, don Kiszot zbliżył się do więźniów i zapytał pierwszego, za jaki to występek ma zostać ukarany. Jedynie za miłość odpowiedział galernik. Jak to za miłość i za nic więcej? rzecze nasz rycerz. A toć, jeżeli zakochanych na galery posyłać mają, to i ja tam powinienem już od dawna siedzieć. Moje miłostki były innego niż pan myślisz rodzaju, rzecze galernik. Prawdę mówiąc, rozmiłowałem się tak dalece w koszu bielizny, trzymałem go tak silnie w swoich objęciach, że gdyby nie wdanie się policji, koszyk pozostałby dotąd w moich ramionach. Schwytano mnie na uczynku i nie pytawszy, potępiono. Dano mi w zadatku sto rusk na plecy, a kiedy przez trzy lata będę kosił wielką łąkę, to już z niej wyjdę swobodny. Cóż to nazywasz kosić wielką łąkę? zapytał Don Kiszot. W dobrej hiszpańszczyźnie to znaczy wiosłować na galerach odpowie młody więzień. Don Kiszot następnie badał drugiego, pogrążonego w takim smutku, że nie mógł słowa przemówić, ale pierwszy wyręczył go: O, to jest kanareczek. Idzie na galery za to, że za wiele śpiewał. Jak to? Rzeczy Don Kiszot. Czyż muzyków także na galery wysyłają? Tak, panie, odpowiedział galernik. Bo w istocie nie ma nic niebezpieczniejszego, jak śpiewać w cierpieniu. Przeciwnie, rzeczy Don Kiszot. Ja słyszałem, że śpiew łagodzi troski. Tu przeciwnie się dzieje, rzecze więzień. Kto raz śpiewa, płacze całe życie za to. Przyznam się... Że nic nie rozumiem, rzecze Don Kiszot. Dowiedz się pan, rzekł jeden ze straży, że u tych nędzników śpiewać w cierpieniu znaczy wyznać coś na torturach. Męczono tego głupca i przyznał się, że skradł bydło, za co został skazany na sześć lat do galer. Prócz dwustu rusk, któremu zaraz wyliczono. Smutek za siego i wstyd pochodzi stąd, że go koledzy jak nędznika traktują. Wyrzucając mu brak wytrwałości i dowodząc, że kryminalista ma zawsze swoją wolność na końcu języka, jeżeli tylko świadków przeciwko sobie nie ma. I szczerze mówiąc, w tym punkcie zgadzam się z nimi. Ja także, rzecze Don Kiszot. A ty, zapytał trzeciego, co uczyniłeś? Ten odpowiedział najnaturalniej Idę na galery, na lat pięć, zakradziesz dziesięciu dukatów. Ach. Dałbym chętnie dwadzieścia, żeby cię uwolnić Rzecze Don Kiszot Na moją uczciwość trochę za późno Rzekł galernik Zupełnie jak musztarda po obiedzie Gdybym był, miał te dwadzieścia dukatów w więzieniu Mógłbym posmarować łapy mojego strażnika Rozbudzić ducha prokuratora I dziś byłbym na balu w Toledo Zamiast dreptać związany jak hart na smyczy Lecz cierpliwości Na wszystko czas przyjdzie Don Kiszot przeszedł do czwartego. Był to starzec z długą białą brodą, która mu spadała okazale na piersi. Na zapytanie odpowiedział tylko cichym płaczem. Dopiero sąsiad wyręczył go w odpowiedzi, mówiąc: Ten szanowny brodacz idzie służyć na morzu królowi przez cztery lata, zostawszy poprzednio oprowadzonym przez miasto w wielkim tryumfie i w paradnych szatach. Jeżeli się nie mylę, rzecze Sancho. To ma znaczyć, że jest zniesławiony za zgorszenie. Akurat to samo, odpowie galernik. A honor ten spotkał go za frymarczenie ludzkim ciałem. To ma znaczyć, panie, że poczciwiec był posłem miłości. I nadto jeszcze wdawał się cokolwiek w czarnoksięstwo. Za to ostatnie słusznie ukarany, przerwie don Kiszot. Ale jeżeli tylko był posłańcem miłości, nie powinien być wysłany na galery. Chyba w randze generała. Gdyż obowiązek posłańca miłości nie jest tak łatwy, jak się zdaje, i aby go wykonać należycie, trzeba być zręcznym i ostrożnym razem. Takich ludzi powinno być dosyć w państwie dobrze urządzonym i byłoby właściwe nawet ustanowić kontrolerów i egzaminatorów do miłosnych komisów. Powinni nawet być w tym, jak w każdym urzędowaniu, przysięgli oficjaliści. Tym sposobem zdołano by uniknąć niezliczonych nierządów, które zdarzają się codzień dlatego właśnie, że mnóstwo głupców, idiotów bez dowcipu, lokajów, suberterek i młodych łotrów miesza się do tego, a ci przy sposobności nie umieją wywinąć się zręcznie. Gdybym miał więcej czasu, pokazałbym jasno, jakich to ludzi potrzeba wybierać na podobne urzędy, a zarazem powody, dla jakich tacy utrzymywani być powinni. Ale nie tu miejsce mówić o tym. Powiem to raczej kiedyś tym, którzy mogą zaradzić złemu. Tymczasem dodam tylko, że dopiero dowiedziawszy się o czarnoksięstwie i o czarach, uśmierzyłem w sobie boleść wzbudzoną widokiem tego starca z siwymi włosami i białą brodą, tak okrutnie ukaranego za pełnienie obowiązków pośrednika miłości. Wiadomo mi wprawdzie, że czary nie istnieją na świecie. Zwłaszcza takie, które by mogły zachwiać wolę człowieka. Wszyscy mamy w sobie wolnego arbitra, który nie boi się ani wpływu ziół, ani siły czarów. I dlatego też wszystko, co czynią efronci i szarlatani, służy tylko do otrucia ludzi lub do głupienia ich, lecz nie do rozniecenia miłości. To wielka prawda, rzecze starzec, i przysięgam waszej wielmożności, że co się tyczy czarodziejstwa, jestem równie jak wy, niewinny. O, to już mój pan wcale nie jest czarnoksiężnikiem, przerwał Sancho. Nie ma w nim ani jednej żyłki do tego nawet. Co do reszty, mówił dalej Galernik. Nie zaprzeczam wcale, ale nie sądziłem nigdy, aby w tym co złego być miało. Chciałem po prostu, żeby świat cały bawił się i wszyscy na nim w ścisłej żyli przyjaźni. Lecz moje dobre cele posłużyły tylko za powód do wysłania mnie w miejsce z którego nie powrócę nigdy zapewne, gdyż w takim będąc wieku, cierpię nadto na wstrzymanie uryny, które mi momentu spoczynku nie daje. Starzec zaczął płakać znów, czym rozczulony Sancho dobył sztukę wartości 29 soldów i dał ją więźniowi. Don Kiszot zapytał piątego, jaki popełnił występek. Ten, odpowiedział jeden ze straży, nosi ubiór studenta. Był wielkim paplą, umiał dużo po łacinie i za to jest karany. Po tych wszystkich wystąpił człowiek z tęgą miną lat trzydziestu mniej więcej, zezowaty na jedno oko i mocniej od innych okuty. Miał bowiem zawiązany łańcuch u jednej nogi, który otaczał mu ciało jakby pierścieniami węża. Przy tym obręcz na szyi taką, że wyprostowanej głowy zgiąć nie mógł. Od tej obręczy do pasa szły dwa pręty żelazne, do których przymocowano ręce okute w kajdany tak, że ani rąk do głowy, ani głowy do rąk zbliżyć nie mógł. Don Kiszot zapytał, dlaczego by ten gorzej od innych był traktowany. Bo on sam jeden, odpowie strażnik, więcej popełnił występków niż inni wszyscy razem. A oprócz tego jest tak śmiały, że nawet w stanie, w jakim obecnie się znajduje, nie jesteśmy pewni, czyli uciec nie zdoła. A jakiż on występek popełnił, rzecze Don Kiszot, jeżeli na śmierć nie zasłużył? Skazany jest na dziesięć lat galer, odpowiedział strażnik, co już jest jakby śmiercią cywilną. Lecz trzeba wiedzieć, że ten uczciwy człowiek jest to sławny Gines de Pasamonte, albo inaczej Ginesillo de Parapilla. Mości komisarzu, przerwie galernik. Proszę trzymać język za zębami i nie rozszerzać się nad moim nazwiskiem lub przydomkiem. Imię mam Gines, a nie Ginesillo, a Pasamonte nie Parapilla, mojego rodu jest mianem. Niech każdy baczy na siebie zamiast na drugich, a skoro się dobrze obejrzy, znajdzie niezawodnie dosyć do potępienia w sobie. Zaraz jak ja ci przytnę języka, ty wysoka szubienico, rzecze komisarz. Wszystko tu się dzieje według woli Bożej, rzecze Pasamonte. A przyjdzie chwila, w której każdy dowie się, jakie jest moje prawdziwe nazwisko. Alboż cię nie nazywają Ginesillo Parapilla? Potwarco? Rzecze Strażnik. Bez wątpienia, odpowiedział Gines. Ale postaram się o to, aby mnie tak więcej już nigdy nie nazywano. Panie Rycerzu, dodał. Jeżeli chcecie nam dać cokolwiek, Uczyńcie to zaraz i ruszajcie z Bogiem. Ta ciekawość poznania życia drugich, którą okazaliście, nudzić mnie zaczyna. Lecz jeżeli chcesz znać moją historię, dowiedz się, że jestem Gines de Pasamonte, i że życie moje opisane jest pięcioma palcami tej ręki. On prawdę mówi, rzecz komisarz. Napisał sam swoją historię, którą zostawił za dług w więzieniu 200 realów wynoszący. Tak. Rzecze pasamonte. Lecz ona tam nie zostanie długo, chociażby za dwieście dukatów była zastawiona, wydobędę ją stamtąd. Tak więc jest dobra ta książka? zawołał Don Kiszot. Tak dobra, odpowie pasamonte, że nikną przy niej Laraville de Tromes i wszystkie tego rodzaju książki już napisane lub pisać się mające. Tyle tylko mogę panu powiedzieć o niej, mówił dalej. Że znajdują się tam prawdy znane, przyjemne i zabawne. A tak dziwne, że niepodobna wymyślić bajek, które by im zrównały. A jakiż jest tytuł tej książki? Zapytał Don Kishoot. Życie inesa z pasamontu, odparł ines. Czy to już skończone? rzeczy Don Kiszot. Skończone o tyle, o ile życie moje. Zaczyna się od mego urodzenia i trwa aż do czasu, gdy raz ostatni był na galerach. Już wtedy nie pierwszy raz tam będziesz? Zapytał Don Kiszot. Nie, Bogu dzięki, odpowiedział Gines. Miałem już honor służyć tam królowi przez lat cztery i wiem dobrze, jak smakują biszkokty i kije. Próbowałem często jednych i drugich. Zresztą nie gniewam się tak bardzo, jakby kto myślał, że muszę znów iść na galery. Tam myślę dokończyć mego dzieła. Mam jeszcze niemało materiałów w zapasie, a na galerach hiszpańskich zostawiają dosyć wolnego czasu, więcej nawet niż mi potrzeba, gdyż mam już wyryte w umyśle wszystko, o czym pisać będę. Zdajesz mi się być zdolnym człowiekiem, rzeczy Don Kiszot. I nieszczęśliwym, dodaj pan jeszcze, bo niedola zawsze ściga ludzi wyższych. I zbrodniarzy także, przerwał komisarz. Powiedziałem już wam, mości komisarzu, żebyś trzymał język za zębami. Nasi królowie nie dają prawa pastwić się nad nami, a ty jesteś tylko przeznaczony doprowadzić nas, gdzie ci rozkazano. Niech więc każdy milczy, albo mówmy wszyscy razem i ruszajmy naprzód. Już i tak za długo trwa to wszystko. Na te słowa komisarz podniósł laskę, chcąc ukarać pasamonta, lecz don Kiszot, stanąwszy między nimi, zabronił mu uczynić tego. Słuszne jest, a ażeby ten, co ma związane ręce, miał chociaż język swobodny. Potem zwracając się do galerników. Bracia moi, rzeczę: z tego, co słyszał od was, widzę jasno, że jakkolwiek kara, na którą skazani jesteście, z waszych błędów wynika. Nie znosicie jej przecież bez zmartwienia. I że nie macie wielkiej ochoty iść na galery. Że na koniec prowadzą was tam wbrew woli waszej. A ponieważ zdarza się często, że brak odwagi z jednej strony, brak pieniędzy z drugiej i mało względów u sądu wreszcie, wtrącają ludzi w podobne położenie, wszystko znagla mnie oświadczyć wam, że niebo posłało mnie na świat jako rycerza błędnego, ażebym pomoc uciśnionym dawał i małych od tyraństwa wielkich wybawiał. Ponieważ zaś wszystko, o ile można, zgodnie robić należy. Proszę więc pana komisarza i strażników, ażeby rozkuli wasze kajdany i puścili was na wolność. Znajdzie się jeszcze dosyć innych ludzi do służby królewskiej, a wreszcie niesprawiedliwie jest czynić niewolnikami ludzi stworzonych do wolności. A więc panowie strażnicy dodał. Bardzo was proszę, ponieważ ci biedni ludzie nie obrazili was w niczym. Puśćcie ich. Niech sami czynią pokutę, nie przymuszeni do tego żadną obcą wolą. Jest sprawiedliwość w niebie, która rządzi i każe złych, gdy się poprawić nie chcą, a ludziom honorowym nie godzi się być katami swych bliźnich. Panowie, ze słodyczą i grzecznością proszę was o to. Jeżeli dopełnicie mojej prośby, zobowiążecie mnie mocno. W przeciwnym zaś razie ta włócznia, ten miecz i siła mego ramienia zmuszą was do tego. Et ba. Piękne mi żarty, odrzekł komisarz. To także pomysł żądać od nas uwolnienia galerników królewskich, jak gdyby to w naszej było mocy. Jedź pan z Bogiem swoją drogą i popraw lepiej miednicę, którą masz na głowie, zamiast wścibiać nos tam, gdzie nie należy. Jesteś łotr i wisielec krzyknął Don Kiszot. I w tej chwili, nie dając czasu do obrony, tak silnie natarł na komisarza, że powalił go włócznią na ziemię. Straż, zdziwiona takim rzeczy obrotem, zaatakowała ze wszech stron Don Kiszota. Jedni szpadami, drudzy pociskami. Byliby go pokonali snadnie, gdyby galernicy, widząc tak piękną sposobność odzyskania wolności, nie zaczęli rozkuwać się skajdan. Popłoch wielki stał się między strażą, która raz przybiegając do galerników wyzwalających się. To znów do Don Kichota, który im chwili spoczynku nie dawał, nic stanowczo przedsięwziąć nie mogła. Sancho zdołał wyzwolić Ginesa z Pasamontu, a ten, widząc się wolnym i rozkutym, rzucił się na komisarza i odebrawszy mu muszkiet i szpadę, natarł tak silnie na strażników, że ci wkrótce uciekli z pola bitwy. Sancho nie bardzo się cieszył z tego zwycięstwa, bo nie wątpił, że straż niebawem powróci w większej liczbie, i ukaże napastników. W tej niespokojności, rzekł do pana, że byłoby dobrze zejść z drogi i ukryć się w pobliskich górach, gdyż przeklęci strzelcy pewno uderzą na gwałt i otoczywszy nas dookoła mogą bardziej skrzywdzić, niżby się to nam podobało. Masz słuszność, rzecze Don Kiszot. Lecz obecnie co innego mam do czynienia. Zawołał w tej chwili na galerników, którzy obdarłszy komisarza, porzucili go nagiego na ziemi. Zbrodniarze zgromadzili się koło rycerza, chcąc dowiedzieć się, czego żąda. Jest to cnotą zacnych ludzi, rzecze nasz bohater, że serca ich czują wdzięczność za odebrane dobrodziejstwo, bo niewdzięczność jest najczarniejszym ze wszystkich występków. Widzieliście, panowie, com dla was uczynił. Przekonany jestem, że nie trafiłem na niewdzięcznych, i żądam tego dowodu. Otóż wymagam od Was, abyście wziąwszy na siebie kajdany, z których Was rozkułem, poszli do miasteczka Tobozo. Tam zaprezentujecie się pani Dulcynej z Tobozo i powiecie, że przysyła Was do niej rycerz posępnego oblicza, niewolnik jej wdzięków. Opowiecie wszystko, co uczyniłem dla Was, a potem możecie się udać, gdzie Wam się podoba. Gines z Pasamontu zabrał głos i w imieniu wszystkich odpowiedział. Panie rycerzu i nasz wybawco. Niepodobna nam spełnić waszego rozkazu, gdyż nie ośmielilibyśmy się okazać razem z obawy, aby nas nie poznano. Potrzeba nam się koniecznie rozłączyć i przebrać tak zręcznie, żeby nie wpaść powtórnie w ręce świętej Hermandady, która niezawodnie ścigać nas będzie. Lecz jeżeli wielmożność wasza raczy zmienić rozkaz i zamiast złożenia hołdu pani Dulcynej z tobozo, Poprzestać raczy na wielkiej liczbie pacierzy, które zmówimy na jej intencje, wola wasza będzie wykonana. To można uczynić bez narażenia się, czy to we dnie, czy w nocy, w spoczynku, czy w ucieczce, w pokoju lub boju, ale raz jeszcze kosztować zupy egipskiej, czyli przywdziać powtórnie łańcuchy, na to przystać nie możemy. Przez Bóg żywy! krzyknie don Kiszot zapalony gniewem. Don Gilesio de Parapilla jest więc synem nierządnicy. Ale czymkolwiek bądź jest, musi pójść sam jeden, okuty w łańcuchy i we wszystkie ozdoby, które miał poprzednio na swym szlachetnym ciele. Pasamonte z natury niecierpliwy, powziąwszy nadto nieszczególne o rozsądku Don Kiszota mniemanie, poczynie, jaki tenże popełnił, nie mógł ścierpieć podobnej obelgi. Dał znak swoim towarzyszom, a ci rozbiegłszy się w momencie, gradem kamieni zarzucili Don Quixota, który nie mógł się ani tarczą zasłonić, ani ostrogami przezwyciężyć brązowej obojętności Rosynanta. Sancho ukryty za osłem uniknął nawałnicy, gdy tymczasem pan jego, odebrawszy kilka pocisków, spadł na ziemię. Podskoczył ku niemu student, zerwał z głowy miednicę i uderzywszy nią kilkakrotnie w kark rycerza, Rzucił gwałtownie o kamień i potłukł srodze. Inni galernicy, zdarłszy z Don Kiszota suknię, którą na zbroi nosił, byliby go obnażyli do szczętu, gdyby zbroja, przykrępowana mocno, nie zniszczyła ich usiłowań. Zdarli również płaszcz z ramion sanczy, a obnażywszy go zupełnie, podzielili się łupami. Po czym każdy wziąwszy nogi za pas, Drapnął w swoją stronę, turbując się więcej o pogoń świętej Hermandady, niż o składanie hołdów pani Dulcynej. Osioł, Rosynant, Sancho i Don Kiszot pozostali sami na polu bitwy. Osioł zwiesiwszy głowę potrząsał niekiedy wielkimi uszami, sądząc zapewne, że grad kamieni trwa jeszcze. Rosynant, skaleczony dwoma uderzeniami, leżał rozciągnięty obok swego pana. Sancho nagi, jak gdyby z łona matki wyszedł, Umierał ze strachu, by nie wpaść w ręce świętej Hermandady. Don Kiszot wreszcie, smutny i rozgniewany, wyrzekał na niewdzięczność zbójców, którym zrobił tak wielką przysługę. Rozdział dziewiąty. O tym, co się przytrafiło Don Kiszotowi w Sierra Morena. Don Kiszot, widząc się w tak smutnym stanie, rzecze do swego giermka. Zawsze utrzymywałem, Sancho, że świadczyć dobrze złym i niewdzięcznym jest to rysować na piasku. Żebym był wierzył Twoim słowom, nie byłbym naraził się na podobną nieprzyjemność. Z tym wszystkim stało się, bądźmy cierpliwi, i niech to smutne doświadczenie będzie nam nauką na przyszłość. Ach, mój dobry panie, nim wy staniecie się roztropnym, ja zostanę turkiem, rzecze Sancho. Lecz ponieważ powiedziałeś, że gdybyś był słuchał rad moich, uniknąłbyś tego wypadku, radzę mi wierzyć o panie w tej chwili jeszcze, a unikniesz większego nierównie. Gdyż ręczę wam i ostrzegam zarazem, że całe rycerstwo wasze na nic się nie przyda przed świętą Hermandadą, bo ona nie więcej ceni błędnych rycerzy niż psów obłąkanych. Wierzcie mi, panie, że słyszę już strzały świszczące mi koło uszów. Jesteś tchórz z natury, sancho, rzecze don Kiszot. Lecz żebyś nie sądził, że jestem uparty i że nigdy nie słucham rad twoich, uwierzę ci w tym razie i oddalę się od tej straszliwej hermandady, której obawiasz się tak bardzo. Lecz uczynię to pod jednym warunkiem: że żywy czy umarły, nie powiesz nigdy nikomu, że cofnąłem się, by uniknąć grożącego niebezpieczeństwa. Że jedynie uczyniłem to dla Twojej przyjemności i ulegając prośbom Twoim. Jeżeli powiesz inaczej, skłamiesz i dziś równie jak wtedy. A wtedy równie jak dziś zaprzeczę ci i powiem, żeś skłamał. Nie mów mi nic więcej, gdyż sama myśl, że oddalam się i cofam przed jakimś niebezpieczeństwem, a nade wszystko przed takim, gdzie rzeczywiście narazić się można, zasmuca mnie boleśnie. I gotów jestem pozostać tu aż do dnia sądnego, oczekując odważnie nie tylko świętej Konfraterni, o której mówisz, lecz nawet całego bractwa dwunastu pokoleń Izraela, siedmiu Machabeuszów, Kastora i Polluksa, i wszystkich braci, bractw i konfraterni całego świata. Panie! rzecze Sancho, cofać się to nie znaczy uciekać. Bo oczekiwać wtedy, gdy niebezpieczeństwo przewyższa siły i doświadczenie, jest głupstwem. Dlatego człowiek roztropny powinien strzec siebie z dnia na dzień, nie narażając się zupełnie od razu. I wierzcie mi, panie, jakkolwiek wieśniak i głupiec jestem, zawsze miałem zdolność do dobrego rządzenia. Nie wyrzucaj przeto sobie, że za moją pójdziecie radą. A teraz siadajcie na Rosynanta, jeśli zdołacie, a jeśli nie, to pomogę wam i oddalmy się stąd na miłość boską. Serce mi mówi, że to nieosobliwe dla nas miejsce i że więcej nam potrzeba teraz użytku nóg niż rąk naszych. Don Kiszot wsiadł na konia w milczeniu. Sancho uczynił podobnież i wjechali na góry Sierra Morena dość wysoką. Dobry giermek miał wielką ochotę przebyć całe góry. Udać się aż do Almodovar del Campo i tam ukryć się na dni kilka przed poszukiwaniem sprawiedliwości. Najwięcej pobudzała go do podobnego przedsięwzięcia pewność, że ocalił podczas bitwy z galernikami cały zapas żywności, który dźwigał jego osioł. A był to cud prawdziwy, gdyż złodzieje szukali pilnie i zabierali wszystko, co tylko użyteczne być mogło. Nasi podróżnicy przybyli już nocą w środek gór i w ustroniu opuszczonym osiedlili się według rady Sancha z zamiarem przepędzenia tam dni kilku, lub przynajmniej dopóki żywność im wystarczy. Rozlokowali się więc na tę noc między dwiema ścianami skały, pod liściastym drzewem, sądząc się bezpiecznymi od wszelkiej napaści. Lecz los, który rządzi i zastosowywa wszystko do swojej fantazji, sprawił, że Gines de Pasamonte, ów sławny zbrodniarz, odwagą i szaleństwem Don Quixota wybawiony z łańcuchów, uciekając przed świętą Hermandadą, umyślił także ukryć się w tych skałach. I przybył właśnie w toż samo miejsce, gdzie don Kiszot i Sancho się znajdowali. Poznawszy ich po głosie, czekał, dopóki by nie zasnęli. A że źli są zawsze niewdzięczni i niegrzeczni razem, i że potrzeba dziurawi kamień, gines, który nie był ani grzecznym, ani uczynnym, przywłaszczył sobie podczas snu osła Sanczy, którego wolał niż Rosynanta, i przed świtem jeszcze uciekł swobodnie dalej. Wkrótce Jutrzenka ukazała się ze swoim jaśniejącym obliczem aby uradować i upiększyć ziemię. Lecz tylko zasmuciła i zaszpeciła biednego Sanche, który umierał z boleści, widząc się pozbawionym osła. Giermek płakał tak smutnie i ukał tak żałośnie, że Don Kiszot zbudzony następną usłyszał skargę. O drogi synu moich wnętrzności, urodziłeś się w moim domu, przyjemny piastunie dzieci moich, pociecho mojej żony. Zazdrości moich sąsiadów i ulgo prac moich, karmicielu, połowy mojej osoby, gdyż cztery soldy, które mi zarabiałeś dziennie, opędzały w połowie moje wydatki. Don Kiszot, odgadłszy z tych lamentacji przedmiot boleści Sanczy, usiłował pocieszyć go czułymi słowy i uczonym rezonowaniem o nieszczęściach tego świata. Lecz najlepiej mu się udało, gdy, prosząc go o cierpliwość, obiecał dać weksel na trzy oślądka, których pięcioro pozostało w domu. Sancho ucichł, nie mogąc oprzeć się tak silnej konsolacji. Otarł łzy, powstrzymał westchnienia i szlochy i podziękował serdecznie swojemu panu za uczynioną obietnicę. Don Kiszot, którego słońce otrzeźwiło nieco, ucieszył się, widząc się wśród gór. Nie wątpił bowiem, że w tych miejscach znajdzie jaką przygodę. Odświeżył sobie w pamięci wszystkie cudowne wypadki, które się wydarzyły błędnemu rycerzowi w miejscach podobnie samotnych, i był tak upojony i podniesiony tymi niedorzecznościami, że o wszystkim zresztą zapomniał. Sancho także znacznie się uspokoił, widząc się również w bezpiecznym miejscu, i myślał tylko o napełnieniu brzucha resztkami, które ocalały. Poszedł za panem, niosąc tłumoczek, który dawniej dźwigał jego osioł. Wyjmował kiedy niekiedy okruszyny i pożerał je chciwie, nie dbając o żadne przygody. Tak idąc, spostrzegł, że pan jego zatrzymał się, usiłując podnieść włócznią jakąś rzecz leżącą na ziemi. Pośpieszył mu na pomoc. Gdy przybył, Don Kiszot trzymał już na końcu dzidy starą poduszkę skórzaną i walizę, związane razem. Oba te przedmioty były zniszczone, ale tak ciężkie, że potrzeba było pomocy Sancha, ażeby je podnieść. Sancho ciekawie przypatrzył się znalezionym rzeczom i dostrzegł, że waliza była zamknięta łańcuchem i kłódką. Lecz przez dziury wyżarte wilgocią wydobył cztery koszule z cienkiego holenderskiego płótna, mnóstwo innej pięknej bielizny, a w chustce jednej znalazł znaczną ilość sztuk złotych. Niech będzie niebo błogosławione! zawołał Sancho na ten widok. Raz przecie w życiu napatoczyła się nam korzystna przygoda! I szukając dalej, znalazł album bogato oprawne. To zatrzymuje dla siebie, rzecze Don Kiszot. Pieniądze zaś weź sobie, sancho. Bardzo dziękuję, jaśnie Wielmożnemu Panu, odpowiedział tenże całując ręce rycerza i schował wszystko do swego tłumoczka. Zapewne, sancho, rzecze Don Kiszot, ktoś zbłąkał się w tych górach i złodzieje, zamordowawszy go, zagrzebać musieli pomiędzy skałami. To być nie może, panie odpowiedział Sancho. Złodzieje nie zostawiliby pieniędzy. Masz słuszność, odpowie don Kiszot. Sam nie wiem teraz, co to być może. Ale czekaj, bez wątpienia znajdziemy w tym album objaśnienie tego wypadku. Jakoż otworzywszy je, rycerz znalazł pięknie napisany sonet, który głośno czytać zaczął. Albo miłości brak nierozeznania, lub ma za wiele w sobie okrucieństwa. Lub błąd mój nie jest powodem męczeństwa, Która mi serce szponami rozrania. Gdy miłość Bogiem, to rozum zabrania Stawić przymiotom jego sprzeciwieństwa. Bogu nieznane żadne okrucieństwa. Któż więc nade mną dzierży moc karania? Nie ty, kochana. Z dobra złe nie płynie, Ze słońca piorun nigdy nie wystrzeli I z nieba piekło na ziemię nie schodzi. Trzeba więc umrzeć bo w strasznej godzinie, kiedy choroby ludzie nie pojęli, to już ratunek chyba cud wyrodzi. Ta piosenka nauczy nas tylko, że po nici dojść można do kłębka. O jakiej nici ty mówisz? Zdaje się, mówi Sancho, że tam było coś o nici. Ale gdzież tam? Don Kiszot. Było wyraźnie o dziewczynie, a to jest pewne nazwisko damy, na którą uskarża się autor sonetu. Nazywacie to panie sonetem? rzecze Sancho. Bardzo się cieszę z tego. Prawda, że on nieźle dźwięczy. Tak, to jest sonet, odpowie Don Quixote. I wcale piękny nawet. Poeta był niezły, podług mego zdania. Jak to, panie, znaciesz się więc i na robieniu wierszy? Troszkę lepiej niż myślisz, Sancho, odpowie Don Quixote. I sam najlepiej przekonasz się o tym, gdy zawieziesz ode mnie list. Cały wierszem napisany do pani Dulcynej stobozo. Dowiedz się Sancho, że wszyscy błędni rycerze dawnych czasów byli poetami i muzykami, gdyż te dwie piękne sztuki są jakby głównymi przymiotami błędnego rycerza. Wprawdzie w poezji dawnych rycerzy było więcej życia niż sensu, a reguł wcale nie było. Raczcie też czytać dalej rycerzu, rzecz Sancho. Być może znajdziemy jaką rzecz która nas więcej objaśni. Don Kiszot przewróciwszy kartkę. Otóż znów proza, rzeczę. Będzie to list pewnie. Czy do kogo pisany? Zapyta Sancho. Początek każe mi wierzyć, że jest to list miłosny, odpowie Don Kiszot. Niech Wasza Wielmożność przeczyta też głośno. Niezmiernie lubię czytać listy miłosne. Bardzo chętnie, odrzekł Don Kiszot i zaczął czytać. Fałszywość Twoich przyrzeczeń i moje nieszczęście o którym nie wątpię już w tej chwili, zmusza mnie oddalić się od ciebie. I pierwej dowiesz się o mojej śmierci, niż o przyczynie cierpienia mego. Opuściłaś mnie niewdzięczna dla człowieka, który nie przymiotów, ale pieniędzy ma więcej ode mnie. Gdyby cnota była bogactwem w tym wieku, nie miałbym potrzeby zazdrościć go komukolwiek, i obecnie nieszczęście nie ucisnęłoby mego serca. Pierwsza kazała mi wierzyć, że jesteś bóstwem czystości, a drugie nauczyły mnie, że jesteś tylko kobietą. Żegnam cię, życzę ci spokoju. Tobie, która skazałaś mnie na walkę wieczną, oby niebo sprawiło, abyś nie przekonała się nigdy o zdradzie twojego męża, abym widząc cię żałującą wyrządzonej mi niesprawiedliwości, nie musiał szukać zemsty, zacierpienia nasze na człowieku, którego szanować jesteś obowiązano. Ten list nie więcej nas nauczył jak wiersze, rzecze Don Kiszot. To pewna jednak, że jego autor był zdradzonym kochankiem i przewracając kartki, znalazł wiele innych listów i wierszy, których w połowie przeczytać nie mógł, a wszystkie napełnione skargami, wyrzutami, rozpaczą i cierpieniem. Podczas gdy Don Kiszot przewracał kartki, Sancho rewidował walizę. Nie opuścił najmniejszego kącika, Rozprął nawet poduszkę. Tak dalece nabrał badawczego gustu od czasu znalezienia złota, którego więcej niż sto sztuk było. I chociaż nic więcej nie znalazł, przecież sądził się dosyć wynagrodzonym za wszystkie poniesione klęski, jak podrzucanie, ból brzucha od balsamu, za kije wzięto od mulników, grat kamieni od owczarzy, kłaki i pięści od furmanów, straty żywności, zgubę osła, obnażenie z rzeczy, głód. Pragnienie i niezliczone trudy, które poniósł w usługach swego rycerza. Nagroda zdawała mu się być dostateczna i chciałby dostawać ją co miesiąc, chociażby miał ją takimże samym trudem wysłużyć. Nasz rycerz jednakże bardzo był ciekawy dowiedzieć się, kto był właścicielem walizy, gdyż wnosząc z ilości złota, piękności bielizny, dobroci prozy i tkliwości wiersza, musiał to być człowiek przyzwoity którego pogarda i złe obchodzenie kochanki do rozpaczy przywiodły. Lecz będąc przekonanym, że nikt nie udzieli mu żadnych wieści w miejscu tak ustronnym, pojechał dalej. Kierunek drogi zdając na Rosynanta, który z trudnością przedzierał się przez ciernie i skały. Postępując w ten sposób, Don Kiszot miał ciągle nabitą głowę przygodami, które niezawodnie w tym dzikim kraju spotkać go miały. Wtem na wierzchołku wzgórza, do którego się zbliżał. Zobaczył człowieka z nadzwyczajną lekkością skaczącego ze skały na skałę, nie zważając na ciernie i krzaki. Człowiek ten zdawał mu się być nagi, z czarną i gęstą brodą, bez pończoch i trzewików, z włosami w nieładzie. Na udach miał tylko podarte aksamitne spodnie, ale tak podarte, że świecił ciałem na wszystkie strony. Głowę miał również odkrytą, i jakkolwiek szybko przebiegał. Nasz rycerz wybornym wzrokiem swoim wszystkie te szczegóły dostrzegł od razu i usiłował doścignąć go w mniemaniu, że to jest pewnie właściciel znalezionych rzeczy. Lecz Rosynant, zbyt słaby i z natury leniwy, nie lubił wszelkiego pośpiechu. Rycerz posępnego oblicza postanowił przecież koniecznie dogonić rycerza walizy, chociażby mu przyszło rok cały szukać w górach. I w tej rezolucji rozkazał Sanczowi szukać go z jednej strony, podczas gdy on obejdzie drugą. Z taką pilnością szukając, znajdziemy go niezawodnie, rzekł. Ja tam go wcale szukać nie myślę, odpowie Sancho. Gdyż skoro się tylko na krok od was oddale, strach mnie ogarnia okropny i ze wszystkich stron atakuje mnie cały korpus diabłów świętego Antoniego. Raz też na zawsze uprzedzam waszą wielmożność, że nie oddalę się od niej ani na pół stopy. Cieszy mnie to, że rycerz, że czerpiesz siłę w mojej odwadze. Zapewniam cię, że tej nie zbraknie mi nigdy. Pójdź więc powoli za mną i oglądaj się dobrze na wszystkie strony. Przetrząśniemy całą górę, a spotkamy niezawodnie właściciela walizy. Panie, odpowie sancho, zdaje mi się, że lepiej nie szukać go wcale. Bo jeżeli znajdziemy go i waliza istotnie doń należy, to trzeba ją będzie zwrócić. Nie ma potrzeby śpieszyć się. Lepiej czekać, aż spotkamy się z nim gdzieś w innym miejscu. To wydawszy już wszystkie pieniądze i zdarłszy koszulę, będzie i kwita z nami na mocy prawa książęcego. O co w tym, to się mylisz, Sancho rzecze don Kiszot. Bo od chwili, gdy mamy nadzieję znaleźć właściciela tych rzeczy, powinniśmy szukać go i zwrócić stratę. A jeżeli byśmy nie szukali go wcale, nie możemy sumiennie zatrzymywać rzeczy, które nie są naszą własnością. Tak więc, przyjacielu Sancho, niech to poszukiwanie nie martwicie, gdyż co do mnie, znalazłszy tego człowieka, ulże sobie wielkiego ciężaru. To rzekłszy, spiął ostrogami Rosynanta, a Sancho, dzięki Ginesowi z Pasamontu, postępował za nim objuczony jak osioł. Obszukawszy wszystkie miejsca, przybyli wreszcie nad brzeg strumienia. Tam znaleźli zdechłego muła z siodłem i uzdeczką, którego psy i kruki na wpół już pożarły. Co tym bardziej utwierdziło ich w mniemaniu, że ów uciekający człowiek był właścicielem walizy. Gdy przypatrywali się mułowi i robili uwagi nad tą nową przygodą, usłyszeli świst podobny temu, jakiego używają pasterze trzut. I w tejże chwili ujrzeli na lewo wielką gromadę kus, a za nimi starego pasterza. Don Kiszot zawołał nań, a staruszek zdziwiony zapytał, co ich sprowadziło w miejsce tak dzikie i ustronne, w którym tylko kozy, wilki i inne dzikie zwierzęta przebywają. Zbliż się tu, dobry człowieku, rzekł Sancho, a opowiemy ci wszystko. Pasterz zszedł z góry i zbliżając się do Don Kiszota: Założyłbym się, rzecze, że przypatrujecie się zdechłemu mułowi. On tu wszakże już szósty miesiąc leży. I ciekawy jestem, czy nie spotkaliście kędy po drodze jego pana. Nie znaleźliśmy nikogo, rzecze Don Kiszot. oprócz poduszki i walizy, które o kilka kroków stąd leżały. Zdybałem je również, rzecze pasterz, lecz nie chciałem dotknąć ich nawet, żeby mnie czasem później o złodziejstwo nie posądzono. Bo to diabeł, panie, czasem rzuca pod nogi rzeczy, które później bokiem wyłażą. Tak samo i ja uczyniłem, rzecze Sancho. Nie zbliżyłem się nawet do walizy i zostawiłem ją tam, gdzie była. Niech tam sobie leży spokojnie. Powiedz też mi, dobry człowieku, czy nie wiesz, do kogo ten muł należał? Zapytał Don Kisząt. To tylko wiem, odpowie pasterz, że przed sześciu miesiącami jakiś młody i bardzo piękny pan przybył na tym mule z walizką i poduszką, które widzieliście. I pytał się, pasterzy, o trzy mile stąd mieszkających, Jakie jest najbardziej ukryte i najdziksze miejsce w górach. Ukazaliśmy mu to właśnie, gdyż w samej rzeczy, wszedłszy dalej troszkę, już stąd wyjść trudno. Dlatego dziwię się mocno, widząc Was tutaj, gdyż żadna droga ani ścieżka nie prowadzi w to miejsce. Otóż więc ów młody człowiek, usłyszawszy naszą odpowiedź, odjechał czym prędzej drogą mu wskazaną. Zostawiając nas zdziwionych swoją pięknością i pośpiechem, z jakim podążał w góry. Jakiś czas nie widzieliśmy go wcale. Aż w kilka dni potem, spotkawszy jednego z naszych pasterzy, rzucił się na niego i dawszy mu ze sto kijów, zabrał z obliczonego osła wszystko pożywienie nasze. I z szybkością jelenia schronił się w góry. Dowiedziawszy się o tym, wybraliśmy się w kilku dla wyszukania go. I przez dwa dni, przetrząsając najskrytsze miejsca w górach, Znaleźliśmy wreszcie ukrytego w spróchniałym drzewie. Przyjął nas ze słodyczą. Lecz tak był zmieniony na twarzy, tak spalony od słońca, że tylko po sukniach poznaliśmy go. A i te zupełnie poszarpane były. Pozdrowił nas grzecznie i w krótkich, ale wymownych wyrazach prosił, abyśmy nie dziwili się jego postępowaniu, gdyż tym sposobem dopełnia tylko przeznaczonej mu pokuty. Prosiliśmy go usilnie, aby nam powiedział, kto jest. Nie odpowiedział na to wcale. Oświadczyliśmy mu wtedy, aby nam wskazał miejsce, w którym by znaleźć go można było w razie jakiej potrzeby, a mianowicie żywność mu przynosząc, którą chętnie dawać mu przyrzekliśmy, byleby jej gwałtem nie wydzierał, jak to uczynił. Podziękował nam uprzejmie. Przeprosił za wyrządzoną pasterzowi krzywdę, przyrzekając, że odtąd o wszystko w imieniu Pana Boga prosić będzie, nie napadając na nikogo. Zapytaliśmy go jeszcze, gdzie jego schronienie. Odpowiedział, że nie ma oznaczonego miejsca, lecz korzysta z każdej sposobności, by noc przepędzić bezpiecznie i zakończył swoją mowę tak żałośnymi skargami, że my, zwłaszcza, cośmy go niedawno w takim widzieli stanie, musielibyśmy mieć kamienne serca, by nie rozczulić się jego niedolą. Bo jak to już wam powiedziałem, był to młody, przyjemny człowiek, bardzo dowcipny i rozumny. I jak się zdawało, wysokiego rodu. Nagle przestał mówić. Spuścił oczy w ziemię i w tym stanie pozostał czas jakiś. Po chwili zobaczyliśmy, że zmienił wyraz twarzy, otwierał i zamykał oczy, marszczył brwi, zaciskał mocno usta i pięści, jak człowiek, którego paroksyzm szaleństwa napada. Jakoż tak było w istocie, podniósł się bowiem gwałtownie z miejsca, na którym siedział, i na najbliższego z nas. Rzucił się z taką furią i wściekłością, że gdybyśmy nie pośpieszyli z pomocą, zabiłby go niezawodnie razami pięści i rozszarpał zębami. Podczas tej całej strasznej sceny młodzieniec krzyczał — Ach, zdrajco Fernandzie, teraz dopiero zapłacisz mi za wszystkie zniewagi. Rękami wydre ci serce, w którym złość całego świata, a nade wszystko fałsz i zdrada mieszkają. Wyzionął jeszcze mnóstwo innych przekleństw. A wszystkie kończyły się wyrzutami zdrady Fernandowi, po czym oddalił się od nas w milczeniu i zniknął w lesie, przeskakując przez skały z taką szybkością, że doścignąć go było niepodobne. To zdarzenie przekonało nas, że cierpiał napady szaleństwa, że jakiś Fernando był powodem jego nieszczęścia. Umocniło nas w tym przekonaniu i to, że niekiedy przybywał do naszych mieszkań, łagodnie prosząc o pożywienie, niekiedy zaś rzucał się i wydzierał je gwałtem. Trzeba wam wiedzieć, panowie, ciągnął dalej pasterz, że postanowiliśmy ja i dwaj i moi przyjaciele, pasterze, razem ze sługami, wyszukać koniecznie nieszczęśliwego młodzieńca i chociażby gwałtem zaprowadzić go do Almodowar, o kilka mil stąd leżącego, celem niesienia mu ratunku w tak smutnej chorobie. Tam myśleliśmy, dowiemy się, kto on jest i oddamy go pod opiekę familii. Oto wszystko, co wiem, moi panowie. Nie wątpię, że ten, któregoście widzieli przebiegającego z taką lekkością przez skały, jest istotnie właścicielem walizy i zdechłego muła. Don Kiszot był zachwycony opowiadaniem pasterza. I teraz tym większej nabrał chęci dowiedzieć się, kto był ów nieszczęśliwy młodzieniec. Postanowił przeto szukać go wszędzie, przetrząsnąć każdą rozpadlinę, każde drzewo w górach, dopóki nie znajdzie młodego zbiega. Lecz wypadek zrządził inaczej. Gdyż w tej samej chwili, z jaskini w pobliskiej skale będącej, wyszedł ten sam młodzian i idąc prosto ku nim, mruczał coś niewyraźnie. Wyglądał tak, jak już go raz opisaliśmy. Zwierzchnia jego suknia była poszarpana zupełnie. Don Kiszot jednak wniósł z jej szczątków, że to był człowiek wysokiego rodu. Młodzieniec ukłonił się im grzecznie i przywitał głosem szybkim, a chrypliwym. Don Kiszot oddał mu ukłon z wyszukaną uprzejmością i zsiadłszy z Rosynanta uściskał go tak czule, jakby się znali od dawna. Przybyły odstąpił trochę od rycerza, potem zbliżył się znowu i położywszy mu rękę na piersiach, przypatrywał się z równym podziwieniem i ciekawością, jak nasz bohater przyglądał się jemu poprzednio. Pierwszy z nich przemówił rycerz obszarpany, a co wyrzekł, dowiecie się w następnym rozdziale. Rozdział dziesiąty, w którym zamyka się dalszy ciąg przygody w Sierra Morena. Historia opowiada, że Don Kiszot słuchał z wielką uwagą opowiadania obszarpanego rycerza z gór, który tak kończył swoją mowę. Panie, ktokolwiek jesteś, gdyż nie znam cię wcale, jestem przecież nieskończenie ci obowiązany za grzeczność i uczciwość, z jaką obchodzisz się ze mną. I chciałbym serdecznie czymś więcej niż słowami okazać wdzięczność moją. Lecz los okrutny nie zgadza się z chęciami serca mojego. I za tyle dobroci mogę ci tylko bezużyteczne ofiarować chęci. Co do mnie, odpowie Don Kiszot, postanowiłem zawsze i wszędzie wspierać ciebie. Już pierwej przedsięwziąłem nie opuścić tych gór, dopóki nie wyszukam i nie dowiem się z ust Twoich, jakim sposobem można by przynieść ulgę cierpieniom Twoim. Chociażby z narażeniem życia mojego. A w razie, jeśli nieszczęścia twoje są bez ratunku, znosić je i podzielać z tobą, mieszając łzy moje z twoimi. Wiem dobrze, że zawsze w nieszczęściu pociesza nas współczucie serdeczne. I jeżeli pan sądzisz, że moje dobre chęci zasługują na wdzięczność, błagam cię w imieniu grzeczności, jaką mi okazujesz, i zaklinam w imieniu wszystkiego, co kochałeś, powiedz, kto jesteś. I jaki powód znagla cię ukrywać się w miejscu tak dzikim i odludnym? Przysięgam, dodał Don Kiszot, na zakon rycerstwa, do którego acz niegodny należy, że oddam ci wszelkie usługi, jakich w nieszczęściu twoim mógłbyś potrzebować. Rycerz gór, słysząc taką mowę rycerza posępnego oblicza, ciekawie nań pozierał, mierząc go wzrokiem od stóp do głowy. Na koniec, dokładnie mu przyjrzawszy się, rzecze. Jeżeli masz kawałek czego do zjedzenia na miłość boską, chciej mi użyczyć, a skoro się najem, zrobię wszystko, co tylko zechcesz. Natychmiast Sancho ze swego tłumoczka, a pasterz z koszałki, dobył pożywienie i rycerz Obdartus zaczął zajadać z chciwością i takim pośpiechem, że raczej pożerał niż jadł. Napełniwszy wreszcie żołądek, powstał i skinąwszy na Don Kiszota i jego towarzyszów, aby się za nim udali, Zaprowadził ich na łąkę między skałami leżącą, a sam usiadłszy na murawie i rozparłszy się wygodnie, tak zaczął. Jeżeli żądasz, panie, usłyszeć historię nieszczęść moich, uczyń mi przyrzeczenie, że nikt z obecnych tu ani słowem, ani gestem nie będzie mi przerywał, gdyż w przeciwnym razie za najmniejszym uchybieniem przerwę swoje opowiadanie. Taki wstęp przypomniał Don Kiszotowi ową bajkę, którą mu Sancho w nocy opowiadał, gdzie z powodu pomyłki w liczbie kóz przeprawionych przez rzekę, urwała się historia. nie to ostrzeżenie jedynie dlatego, dodał rycerz leśny, ażebym prędzej mógł skończyć opowiadanie swych nieszczęść, na których wspomnienie okropny ból czuje. Jednakże opowiem wam wszystko, nie opuszczając najdrobniejszego szczegółu. Don Kiszot w imieniu wszystkich przyrzekł zupełną uwagę i najsolenniejsze milczenie. A po tym zapewnieniu Rycerz Obdartus zaczął w ten sposób: Nazywam się Cardenio. Ojczyzną moją jest jedno ze znaczniejszych miast Andaluzji. Pochodzę ze szlachetnego rodu i mam bogatą familię. Nieszczęścia me jednak są tak wielkie, że ani bogactwa, ani pomyślność mych krewnych nie mogą przynieść mi ulgi. W tym samym mieście urodziła się cudna Lucinda. Niezrównana w piękności, szlachetności i bogactwie. Która jednakże nie miała dosyć stałości, ażeby odpowiedzieć godnie szczerości uczuć moich. Kochałem Lucindę od najmłodszych lat, uwielbiałem ją w dzieciństwie, a ona kochała mnie z tą prostotą i szczerością, które towarzyszą uczuciom młodego wieku. Nasi rodzice nie przeszkadzali rozwijaniu się naszej miłości, gdyż równość urodzenia i majątku do małżeństwa naszego nie stawiały zapory. Miłość wzrastała z wiekiem. Wtedy ojciec Lucindy, nie mogąc znieść zbytniej poufałości naszej, lub może z innych jakich powodów, prosił mnie, ażebym zaprzestał bywać w jego domu. Ta przeciwność powiększyła nasz zapał i stworzyła nowe żądze. Nie mogąc widywać się, pisywaliśmy do siebie, gdyż pozostawiono nam tę wolność. Tak więc w każdej chwili mogliśmy swobodnie odkrywać sobie myśli nasze. Składałem pieśni i wiersze miłosne, i nawet czyniłem wszystko, co czynią kochankowie, by osłodzić swoje troski. Lustinda starała się także dać mi poznać całą moc swojej czułości. I szukaliśmy ulgi cierpieniom, rozbudzając w sobie gwałtowną namiętność. Na koniec, powodowany rządzą i niecierpliwością widzenia Lustindy, postanowiłem prosić o jej rękę. I ażeby nie stracić czasu tak drogiego dla zakochanych, udałem się osobiście do jej ojca. Odpowiedział mi z wielką grzecznością, podziękował za honor, jakim uczynię, lecz oświadczył zarazem, że żądanie podobne nie ja sam, lecz ojciec mój uczynić powinien. Gdyż jeżeli przychodzę bez jego wiedzy, lub jeżeli odmówi zezwolenia, to córka jego nie może połączyć się ze mną. Podziękowałem mu za grzeczność i przyznając słuszność, przyrzekłem, że ojciec sam przybędzie powtórzyć prośbę moją. Jakoż w tej chwili wyszedłem szukać go, ażeby odkryć mu rzecz całą. Znalazłem ojca w swoim pokoju. Trzymał list otwarty w ręku i podał mi go natychmiast. Dowiesz się, Cardenio, rzeczę mi, jaką łaskę książę Ryszard chce ci wyświadczyć. Wiecie panowie, że książę Ryszard jest Grandem Hiszpanii, którego majątek w najżyźniejszej części Andaluzji leży. W liście tym książę prosił mego ojca, ażeby przysłał mnie na dwór jego dla towarzystwa młodszego syna. Za to przyrzekał ustalić mój los i przyszłość całą. Przeraziłem się na myśl rozstania się bliskiego z Lucindą, gdyż ojciec oświadczył, iż w ciągu dwóch dni nastąpi mój wyjazd. Dzień oddalenia nadszedł. Poprzedniej nocy widziałem Lucindę i uwiadomiłem ją o tym, co zaszło. Poszedłem do jej ojca, prosząc, by zachował dla mnie dobre chęci swoje, dopóki nie wrócę od księcia Ryszarda. Przyrzekł mi to i rozstaliśmy się z Lucindą z całą boleścią kochających się serc, poprzysięgając sobie wzajemną stałość. Na koniec wyjechałem do księcia, który przyjął mnie tak życzliwie, że cały dwór jego zazdrością napełniłem. Starszy syn księcia przyjął mnie również serdecznie, lecz brat jego młodszy, Don Fernand, piękny i pełen uprzejmości, nadzwyczajnie rozmiłował się we mnie. Dawał mi ciągle dowody najczulsze przyjaźni tak dalece że lubo brat jego serdecznym był dla mnie, wielką przecież w przyjaźni ich dla siebie znajdowałem różnicę. Ponieważ między przyjaciółmi nie masz tajemnic, don Fernand zwierzał mi się ze wszystkimi myślami. Dowiedziałem się tedy, że był zakochany w pięknej wieśniaczce, córce bogatego rolnika, który był wasalem księcia, jego ojca. Ta dziewica była tak piękna i skromna, że obudziła powszechne uwielbienie. A przymioty jej tak oczarowały umysł don Fernanda, że nie mogąc posiąść jej inaczej, postanowił zaślubić wieśniaczkę. Zniewolony przyjaźnią Fernanda, czułem się w obowiązku odwieść go od takiego zamiaru, który za nierozsądny uważałem. Lecz, widząc, że starania moje są bezskuteczne, postanowiłem donieść o wszystkim księciu. Don Fernand był zręczny i przenikliwy. Przewidział mój zamiar i, chcąc zapobiec wykonaniu go, udał, że sam pragnie uleczyć się z nierozsądnej namiętności, a mniemając, że oddalenie korzystny wywrzeć może skutek, namówił mnie, żebym prosił księcia o pozwolenie, abyśmy pod pozorem kupienia koni, które w moich rodzinnych stronach były najlepsze, udali się obydwaj do domu moich rodziców. Chęć zobaczenia Lucindy sprawiła, że przystałem z radością na jego zamiar i nawet nagliłem ośpieszne wykonanie. Don Fernand. Jak się o tym później dowiedziałem, zaślubił już potajemnie ową wieśniaczkę, lecz nie śmiał odkryć się w niepewności, jak książę przyjmie jego małżeństwo. U wielu wszelako ludzi miłość jest tylko rządzą nasycenia zmysłów. Don Fernand, odebrawszy już wszystkie dowody czułości od swojej kochanki, stygł sercem coraz bardziej dla niej. I jak pierwej przez podstęp, tak teraz, rzeczywiście pragnąc oddalić się z domu, uzyskał pozwolenie księcia i wkrótce wyjechaliśmy obydwaj do majątku mego ojca. Rodzice moi przyjęli Don Fernanda z uszanowaniem należnym człowiekowi wysokiego urodzenia, a Lucinda, ucieszona z mego przybycia, okazywała mi dowody najczulszej miłości. Po upływie dni kilku, nie chcąc mieć tajemnicy dla Don Fernanda, na moje nieszczęście uwiadomiłem go o miłości swojej. Skreśliłem mu z zapałem piękność Lucindy, i tym sposobem roznieciłem w nim chęć poznania osoby tak doskonałej, a chcąc przekonać go o prawdziwości słów moich, ułatwiłem mu sposobność zobaczenia jej, gdy pewnego dnia siedzieliśmy oboje na balkonie. Lucinda wtedy ustrojona była z wielką wytwornością. I don Fernand przyznał, że nic piękniejszego w życiu nie widział. Od tej chwili zapomniał dawnych uczuć, złamał dane słowo, a zachwycony widokiem Lucindy. Rozgorzał ku niej namiętną miłością, której zobaczycie skutki. Jakby dla zapalenia bardziej jego namiętności i rozniecenia zazdrości, wpadł mu w ręce bilet napisany przez Lucindę do mnie, w którym zażądała, abym przyspieszył nasze małżeństwo. Lecz uczyniła to z taką dyskrecją i delikatnością, iż Fernand zachwycony zawołał, że wszystkie piękności umysłu i ciała łączą się w jej osobie. Muszę wyznać, że pochwały don Fernanda nie były mi bardzo pomyśli. Zacząłem go podejrzewać i kryć się przed nim. Lecz o ile ja unikałem mówić z nim o Lucindzie, o tyle on zwracał ku temu sposobność. Tym sposobem obudziła się we mnie zazdrość nie dlatego, aby Lucinda dawała jakie do tego powody, której wierności zresztą pewny byłem, lecz że miałem przeczucie złego losu. Don Fernand był niezmiernie ciekawy widzieć wszystkie listy. Które odbierałem od Lucindy, jak również moje odpowiedzi. I ażebym mu nie mógł odmówić pokazania, oświadczył mi, że sprawia mu nadzwyczajną rozkosz szlachetny i delikatny sposób naszej korespondencji. Pewnego dnia Lucinda, która bardzo lubiła czytać rycerskie opowieści, prosiła mnie o przysłanie historii Amadisa z Gali. Zaledwie don Kiszot usłyszał tytuł rycerskiej książki, przerwał Kardeniowi i zawołał. Gdybyś był mi na początku powiedział, że ta piękna panna lubiła czytać rycerskie powieści, bez dalszego opisu miałbym już najwyższe wyobrażenie o wzniosłości jej umysłu. A ponieważ jest taką, uznaję ją od tej chwili za najpiękniejszą i najrozumniejszą ze wszystkich dziewic świata. Szkoda, panie, że nie posłałeś jej razem z Amadisem z Galii historii dobrego Don Rogera z Grecji. Panna Lustinda bez wątpienia polubiłaby bardzo darajda, garraja i dyskretnego pasterza darinela, który swoje wiersze pasterskie tak czule wyśpiewywał. Ale czasem da się to naprawić, gdyż skoro tylko uczynisz mi pan honor, że odwiedzisz mnie w moim domu, pokażę ci całe trzysta tomów, które są rozkoszą i szczęściem życia mego. Chętnie poświęcę je na twoje usługi. Chociaż może nie znajdę ani jednego obecnie, wskutek złośliwego czarnoksiężników uroku. Przebacz mi pan, że złamałem obietnicę i przerwałem opowiadanie. Lecz skoro usłyszę co o rycerzach błędnych, niepodobna milczeć. Mów dalej, jeśli łaska. Podczas gdy don Kiszot mówił, Kardenio siedział nieruchomy ze spuszczoną na piersi głową. Wreszcie podniósł wzrok błędny i rzekł. Trzeba być łotrem i zbójcą, żeby ośmielić się zaprzeczyć mi, iż niegodziwy majster Elizabeth sypiał z królową Madasimą. Nieprawda? zawołał Don Kiszot z gniewem. Królowa Madasima była cnotliwą damą, i nie ma przykładu, ażeby tak wielka księżniczka bawiła się miłością z werwizębem. Ktokolwiek to mówi, kłamie bezczelnie, i gotów jestem dowodzić tego pieszo lub konno, zbrojnie lub bez broni. Dniem lub nocą. Kardenio spoglądał bacznie na Don Kiszota i milczał. Jego obłąkanie powróciło i nie był w stanie kończyć swej historii, jak równie Don Kiszot słuchać jej dalej. Tak był rozgniewany obrazą wyrządzoną królowej Madasima. Nasz rycerz bowiem, będąc zapalonym czcicielem swoich książek, wierzył we wszystko, co w nich napisano. Kardenio, który, jak powiedziałem, już był w paroksyzmie obłąkania, Słysząc groźby Don Kiszota, podniósł kamień z ziemi i tak dzielnie uderzył nim w brzuch rycerza, że od razu powalił go na ziemię. Sancho Pansa nie mógł ścierpieć podobnego obejścia się ze swym panem. Rzucił się z zaciśniętymi pięściami na kardenia, Lecz ten jednym uderzeniem pięści rzucił go pod nogi i wskoczywszy na brzuch, gniótł nielitościwie. Pasterz, przybywający na pomoc sanczy, nie lepiej był przyjęty. Cardenio zbiwszy ich wszystkich, oddalił się spokojnie i ukrył się w lesie. Sancho po chwili podniósł się i, wściekły ze złości, zaczął wyrzucać pasterzowi, że nie uprzedził go, iż ten człowiek miewa niekiedy paroksyzmy szaleństwa, gdyż wiedząc o tym, byłby się strzegł. Pasterz odpowiedział, że ich uprzedził obydwu, a jeżeli nie słyszeli, to nie jego wina. Sancho zaprzeczył. Pasterz upierał się i wreszcie z tych wszystkich wymówek i wyrzutów. Chwycili się za brody i zaczęli okładać kułakami tak silnie, że gdyby Don Kiszot ich nie rozerwał, poszarpaliby się na sztuki. Sancho miał chrapkę do bicia i krzyczał: Nie przeszkadzaj mi, wasza wielmożność, rycerzu posępnego oblicza. Ten człowiek jest tylko nędznym chłopem, ni mniej, ni więcej, jak ja. Nie jest to zbrojny rycerz. Mogę więc walczyć z nim ząb za ząb, jak człowiek honoru, i pomścić za obrazem i uczynioną. To prawda rzeczy Don Quixote. Lecz w tym wszystkim, co nam się przytrafiło, obrazy nie ma. Mówiąc to, rozdzielił ich i zapytał pasterza, gdzie by mógł znaleźć Kardenia, gdyż umierał z żądzy poznania końca jego historii. Pasterz odpowiedział jak pierwej, że nie zna jego siedziby, lecz, że szalony czy zdrów, wkrótce znów się pokaże. Rozdział jedenasty o nadzwyczajnych rzeczach, które się przytrafiły błędnemu rycerzowi z Manczy w Sierra Morena i o pokucie, jaką czynił, naśladując chmurnego pięknisia. Don Kiszot pożegnał pasterza, a Sancho spojrzał nań z podełba. Rycerz wsiadł na konia, a Giermek udał się pieszo. Postępowali po najprzykrzejszej drodze. Jakiś czas trwało milczenie, choć Sancho umierał z chęci rezonowania lecz nie śmiał zacząć, by nie przestąpić rozkazu pana. Widząc wreszcie, że Don Kiszot milczy i nie mogąc wytrzymać już dłużej, rzekł. Jaśnie wielmożny panie. Upraszam waszą dostojność o błogosławieństwo i odprawę. Wolę powrócić zaraz do mojej żony i dzieci, z którymi przynajmniej rozmawiać i kłócić się mogę. Bo to straszna rzecz, ażebym towarzyszył panu i dniem i nocą wśród tej pustyni, nie otworzywszy gęby. Wolałbym, żeby mnie pogrzebano żywcem. Gdyby Bóg pozwolił zwierzętom mówić, jak to było za czasów ezopa, rozmawiałbym z rosynantem o wszystkim, co mi przyjdzie do głowy. I słowa nie gniłyby we mnie. Na moją duszę. To rzecz nieznośna chodzić ciągle, szukać przygód, a znajdować tylko ludzi, którzy nas podrzucają, biją kułakami, kamieniami i na domiar wszystkiego mieć gębę zamurowaną jak niemowa. Rozumiem cię, Sancho, odpowie Don Kiszot. Nie możesz utrzymać języka za zębami. Przywracam ci wolność mówienia pod warunkiem, że trwać będziesz tylko dopóty, dopóki w tych górach będziemy. Mów więc, co chcesz. Niech już będzie jak chce, rzekł Sancho. Przynajmniej teraz nagadam się do syta. I korzystając z przywileju, powiedz mi, Wasza Wielmożność, z łaski swojej, jaki interes mogłeś mieć tak gorąco bronić królowej Mascapisy, albo jak tam ją zowią? I co wam to szkodziło, czy ów Helabas był jej kochankiem lub nie? Gdybyście nie zważali na to, wariat byłby skończył swoją historię. Wy nie dostalibyście kamieniem, a ja nie miałbym brzucha odartego ze skóry. Przyjacielu Sancho, odrzekł Don Kiszot, gdybyś wiedział tyle, co ja, o zacności królowej Madasimy, powiedziałbyś niezawodnie, że byłem nadto cierpliwy bo nie wyrwałem oszczerczego języka, który ośmielił się wyrzec podobne bluźnierstwo. Bo czyż to nie bluźnierstwo powiedzieć, że królowa sypia z cyrulikiem? Historyczną jest prawdą, że majster Elizabeth był zręcznym człowiekiem i roztropnym w radzie, że był zarazem rządcą i lekarzem królowej, ale myśleć, że był jej kochankiem, jest potwarzą twarzą karygodną. A na koniec wiedziałeś, że Cardenio nie wiedział, co mówi, gdyż napadł go już wtedy paroksyzm wariacji. U panie, to żem was złapał teraz! zawołał Sancho. Jakże mogliście sprzeczać się z wariatem? A gdyby przypadkiem ów kamień trafił was w głowę zamiast w brzuch, ślicznie byśmy wyszli na obronie tej damy. Niech ją pan Bóg sekunduje. Sancho odeprze Don Kiszot. Tak przeciw szalonym. Jak przeciw mędrcom, każdy rycerz błędny powinien bronić honoru dam w ogólności. A cóż dopiero, gdy idzie o królową Madasimę, dla której mam osobliwsze uwielbienie, gdyż nie tylko piękną była, ale nadto pełną mądrości i cierpliwości w nieszczęściach, które ją prześladowały. Wtedy to właśnie potrzebowała mądrych rad majstra Elizabeth, który wspierał ją w jej cierpieniach. A złośliwi prostacy sądzili, że oni poufale żyją z sobą. Lecz skłamali niegodnie i kłamią teraz ci wszyscy, którym myśl podobna do głowy przychodzi. Co do mnie, ani mówię, ani myślę tego, rzecze Sancho. Nie mieszam się do spraw cudzych. Patrzę się, a jeśli robią głupstwa, to na swój rachunek. Ja w swoim młynie mąkę miele. Nie sadzam palca we drzwi, bo wiem, że kto się wścibia, często chybia. A czy oni spali razem czy nie, to mnie ani parzy, ani ziembi. Często myślimy, że w garnku słonina, a tam tylko szumowina. Wielki Boże! krzyknął Don Kiszot, ileż ty głupstw powiedziałeś od razu? Jakiż związek mogą mieć te prostackie przysłowia z tym, co ja powiedziałem? Pamiętaj sobie raz na zawsze i wyryj to sobie, Wełbie, że wszystko, co robiłem, robię i robić będę? Stosuje się ściśle do praw rycerskich, które znam lepiej niż którykolwiek z rycerzy mojego stanu. Na dobry ład, panie rycerzu, rzecze Sancho. Czyż to prawa rycerskie każą nam włóczyć się po górach jak zbójcom, bez drogi i ścieżki, szukając kogoś, który rozbije do reszty panu głowę, a mnie boki? Dość już tego powtarzania, rzecze don Kiszot. Dowiedz się, że zamiarem moim jest nie tylko znaleźć tego wariata. Lecz zarazem dokonać tu czynu, który zjedna mi sławę pomiędzy ludźmi i uwieczni imię moje pomiędzy całym błędnym rycerstwem przeszłych i przyszłych wieków. Czy przedsięwzięcie to niebezpieczne? zapyta Sancho. Nie, rzecze Don Kiszot. Chociaż rzeczy mogą pójść w ten sposób, że spotkają nas smutne wypadki. Wreszcie wszystko zależeć będzie od twojej pilności. Od mojej pilności, panie? Tak jest, mój przyjacielu, rzecze don Kiszot. Jeśli bowiem powrócisz szybko z miejsca, do którego wysłać cię zamierzam, moja pokuta skończy się, a rozpocznie sława. Lecz na cóż mam cię trzymać w nieświadomości? Dowiedz się zatem, wierny Giermku, że sławny Amadis z Galii był najdoskonalszym błędnym rycerzem w świecie i że ani Belianis, ani żaden inny nie mogą iść z nim w porównanie. Żaden z nich niegodzien był zostać jego germkiem. Dowiedz się teraz, że malarz, chcąc dość sławy w swej sztuce, stara się naśladować najlepsze oryginały i bierze za wzór dzieła najlepszych mistrzów. To samo powinno być prawidłem dla wszystkich sztuk i umiejętności. Tak więc, kto chce naśladować Ulissesa, powinien mieć reputację cierpliwego i rozumnego, jakim go Homer przedstawił. Wirgiliusz w osobie Eneasza daje cudowny przykład pobożności i przywiązania synowskiego, a jednocześnie roztropności dzielnego wodza, bo każdy tworzy swego bohatera nie takim, jakim jest, lecz jakim być powinien. Dlatego też Amadis, będąc gwiazdą i słońcem walecznych i zakochanych rycerzy, powinien być naśladowany przez nas, którzy walczymy pod sztandarami miłości i błędnego rycerstwa. Tak więc rycerz błędny powinien naśladować jak najlepsze jego czyny. A czyż jest czyn większy nad ten, że Amadis, dając dowód mądrości i męstwa, stałości i miłości, oddalił się na ubogą skałę i tam czynił pokutę pod imieniem chmurnego pięknisia? A ponieważ nierównie łatwiej mi jest naśladować go w pokucie, niż w walce z olbrzymami, w rozcinaniu wężów, w zabijaniu gryfów, rozbijaniu armii całych, rozpraszaniu flot i w zwyciężaniu czarnoksiężników, i gdy zresztą to dzikie miejsce dogodnie odpowiada memu zamiarowi, nie chcę tracić tak pięknej sposobności. Cóż to więc, panie, rzecze Sancho, zamyślacie czynić na tej pustyni? Nie powiedział żem ci, odpowie Don Kishot, że chcę naśladować Amadisa? Będę tu szalał, rozpaczał, wściekał się, naśladując również walecznego Rolanda, który dowiedziawszy się, że Angelika została podle wydaną Medorowi, oszalał ze zmartwień i wyrywał drzewa, mącił wody w źródłach, rozpraszał trzody, mordował pasterzy, palił ich chaty i czynił sto tysięcy innych jeszcze szaleństw godnych wiekuistej pamięci. A jakkolwiek nie myślę naśladować Rolanda, Orlanda albo Rotolanda, gdyż miał te wszystkie imiona, we wszystkich jego szaleństwach chcę wybrać przynajmniej najcelniejsze. Być może, że poprzestanę jedynie na naśladowaniu Amadisa, który nie robiąc szaleństw niszczących i krzyczących, pozyskał nieśmiertelną chwałę. Zdaje mi się, panie rzecze Sancho, że rycerze czyniący te szaleństwa i pokuty. Mieli do tego powody. Ale wy z jakiejże przyczyny chcecie zostać wariatem? Któraż dama pogardziła wami? Jakiż dowód macie, że pani Dulcynea z zrobiła jakie głupstwo z Maurem lub Chrześcijaninem? Właśnie dlatego zawoła Don Kiszot. W tym leży cała subtelność mego pomysłu. Błędny rycerz staje się wariatem bez przyczyny i racji. W tym właśnie węzeł gordyjski, ażeby stracić zmysły bez potrzeby i tym sposobem pokazać mojej damie, do czego jestem zdolny w potrzebie. Zresztą długie oddalenie od nieporównanej dulcynei nie dajesz mi do tego powodów? Nieobecność rodzi niepokój i obawy. Tak więc, przyjacielu Sancho, nie trać czasu, aby odwieść mnie od chwalebnego przedsięwzięcia. Jestem i będę wariatem, dopóki nie powrócisz z odpowiedzią na list, który poniesiesz pannie Dulcynei. Jeśli ją znajdę godną mojej wierności, powrócę do zmysłów i zrzeknę się pokuty. Lecz jeśli nie będzie łaskawą, pozostanę zupełnym wariatem. I w tym stanie nic czuć nie będę. W każdym więc razie wyjdę szczęśliwy. Ale, ale, Sancho, czy uratowałeś szyszak Mambryna? Spostrzegłem, że go podniosłeś w chwili, gdy ten łotr niewdzięczny usiłował rozbić go na kawałki. Co się z nim stało? Przez Boga żywego. Panie rycerzu posępnego oblicza, wykrzyknął Sancho. Nie mogę ścierpieć mowy takiej. Bo wnoszę z niej, że wszystko, co mi bajecie o rycerskości, o zdobyciu królestw i cesarstw, o darze wysp i innych nagród, wedle zwyczaju błędnych rycerzy, że to wszystko jest zupełnym kłamstwem. Bo jakżeż u diabła, Boże Przebacz, można słuchać mówiącego, że miednica goli brody jest szyszakiem mambryna. i widzieć, że ktoś nie wychodzi z błędu przez cztery lub pięć dni. Trzebaż go już mieć za wariata, koniecznie. Mam ci ja miednicę w swoim tłumoku, cała pogięta, pokrzywiona. Każę ją naprawić, aby służyła do golenia brody, jeżeli Bóg pozwoli mi kiedykolwiek powrócić do żony i dzieci. Na imię nieba, Sancho, rzecze Don Kiszot. Jesteś najgłupszy z Giermków, jacy kiedykolwiek żyli na świecie. Czy podobna, ażeby tak długo będąc już ze mną, nie widzieć, że wszystkie sprawy błędnego rycerstwa wyglądają jak chimery, jak szaleństwa, że wszystko wydaje się pierwotne? Nie, żeby tak było w istocie, lecz że między nami krąży ciągle gromada czarnoksiężników, którzy czarują wszystko wedle upodobania. Dlatego to, co ja biorę za szyszak mambryna. Tobie zdaje się być miednicą Goli Brody, a komu innemu czym innym wydać się może jeszcze. Jest to łaska opatrzności dla mnie, że szyszak ten jak miednica wygląda. Gdyż posiadając w naturalnym kształcie rzecz tak kosztowną, musiałbym o nią ciągłe staczać walki. Schowaj go, drogi przyjacielu Sancho. Na teraz nie potrzebuję szyszaka. Muszę rozbroić się zupełnie i będę chodził nago, jak gdybym dopiero z łona matki wyszedł. Chyba, że zamiast Amadisowej, naśladować będę Rolanda pokutę. Kończąc tę rozmowę, znaleźli się u stóp wysokiej skały, jakby umyślnie od innych odosobnionej. Strumyk, biegnąc powoli po wzgórzu i wijąc się, skrapiał łąkę otoczoną skałami. Świeża zieloność ziół, ilość drzew dzikich, rośliny i kwiaty, którymi skała była okryta, czyniły to miejsce najprzyjemniejszym w świecie. Ustroń ta podobała się nadzwyczajnie rycerzowi posępnego oblicza. Wybrał więc ją do pokutowania i objął w posiadanie tymi słowy. O nieba wołał: Otóż jest miejsce, które wybieram, aby opłakiwać smutny stan, do którego mnie przywiedziono. Chcę, aby łzami mymi wezbrały wody tego strumienia, aby moje nieustanne westchnienia wiecznie poruszały liśćmi i gałęziami tych drzew. Na okazanie całemu światu strasznej zgryzoty i zadziwiającej troski, którymi napełnione jest serce moje. O wy, ktokolwiek jesteście, burzliwi bogowie, mieszkańcy tej pustyni, słuchajcie skarg nieszczęśliwego kochanka, którego długa nieobecność i zazdrość wymarzona przywiodły w te smutne miejsca, aby opłakiwać los okrutny i swobodnie skarżyć się na zatwardziałość ślicznej niewdzięcznicy w której niebo zgromadziło wszystkie piękności ludzkiej powaby o wy nimfy gór i wy driady, co radę zamieszkujecie dzikich gór ustronia bądźcie zabezpieczone od satyrów którzy mieszają wasz spoczynek wspierajcie mnie w lamentach moich lub przynajmniej nie dajcie mnie samemu ich słyszeć o dulcyneo stobozo ty słońce dni moich i księżycu mych nocy chwało moich cierpień Stello moich podróży, gwiazdo moich przygód. Oby niebo dawało ci zawsze nieprzebrane szczęścia zdroje. Zaklinam cię. Miej litość nad smutnym stanem, w jakim mnie wtrąciła okrutna nieobecność twoja. I niech twe serce uczuje litość dla stałej czci mojej. O wy posępne i samotne drzewa, co towarzyszyć mi będziecie w opuszczeniu moim, Upewnijcie mnie słodkim szmerem waszych liści i lekkim drganiem waszych gałęzi, że obecność moja jest wam przyjemną. I ty, mój drogi Giermku, kochany i przyjemny towarzyszu przygód moich, uważaj pilnie na wszystko, co czynić będę, nie zapominając najmniejszej rzeczy, abyś mógł to opowiedzieć tej, dla której to czynię. O ty, Rosynancie, który nierozłącznie towarzyszyłeś mi wszędzie, Służąc mi wiernie nie tylko w pomyślności, lecz i w niefortunnych dniach moich. Ty, co podzielałeś zawsze szczęście i niedolę moją. Przebacz mi, że obecnie na samotność skazuje się i wierz mi, że z boleścią cię opuszczam. To powiedziawszy, zsiadł na ziemię. Zdjął szybko siodło i uzdeczkę z konia i klepiąc go po grzbiecie, rzekł doń wzdychając. Ten, który stracił wolność... Tobie ją powraca. O koniu! Równie znamienity wielkimi czynami swymi, jak nieszczęśliwy w posępnym losie. Idź, gdzie cię nogi poniosą. Poznają cię wszędzie, bo nosisz napisane na wzniosłym czole swoim, że nawet hipogryf Astolfa, nisławny Frontin, tak drogo zapłacony przez Bargamanta, nie dorównałyby nigdy twojej lekkości i sile. — Przeklęty bądź stokroć! — w tym miejscu przerwał Sancho. — Ty, co pozbawiłeś mnie rozkoszy, rozkulbaczenia mego osła! I mnie by nie zabrakło przekleństw dla niego, ni słów pięknych na jego chwałę. Lecz z tym wszystkim chociażby i był tu biedny osiołek. Po cóż miałbym mu zdejmować siodełko? Cóż on ma mieć wspólnego z wariacją zakochanych desperatów, kiedy ja, pan jego, nie byłem ani jednym, ani drugim? — Lecz powiedzcie mi, panie, czy moja podróż i wasze obłąkanie są już prawdziwe? A jeśli tak, to by było nieźle osiodłać tego rosynanta znów, ażeby zastąpiwszy osła, ułatwił mi podróż i przyspieszył powrót w tę stronę. Gdyż jeśli przyjdzie mi iść piechotą, nie wiem, kiedy przybędę i kiedy powrócę, bo po prawdzie lichy ze mnie piechur. — Rób jak chcesz, Sancho — odpowiedział Don Quixote. — Zdaje mi się, że masz słuszność. Wreszcie dopiero za trzy dni pojedziesz. Zatrzymuję cię przez ten czas jeszcze, ażebyś wiedział, co czynię dla mojej damy i wiernie jej o tym doniósł. A cóż ja mogę więcej zobaczyć nad to, co już widziałem? rzecze Sancho. Daleki jesteś od prawdy, odrzekł don Kiszot. Potrzeba, abym rozdarł szaty, rzucił zbroję, ażebym zeskoczył ze skały na głowę i tysiąc podobnych, a zadziwiających czynił rzeczy. Na miłość Boską, panie, rzecze Sancho, strzeż się pan skakać z wysoka. Możesz uderzyć głową w takie miejsce, że od pierwszego razu skończysz pokutę. A według mego zdania, jeżeli te podskoki są konieczne, wypadałoby przestać, ponieważ tylko naśladujecie pokutę na naśladowaniu, i skakać w wodę lub na materacę. A ja mimo to powiem pani Dulcynei, że się wasza wielmożność rzuciłeś głową na skałę ostrą i twardą, jak żelazo. Przyjacielu Sancho, dziękuję Ci za Twoje dobre chęci, odpowie Don Kiszot. Ale wiedz, że to nie jest udanie, lecz rzecz jak najbardziej serio. W przeciwnym razie byłoby to postępować przeciw prawom rycerskim, które zabraniają nam kłamać pod karą uznania niegodnym zakonu. A czynić rzecz jedną zamiast drugiej jest to kłamać. Dlatego moje skoki muszą być prawdziwe, rzeczywiste. Niezaprzeczone. Jednakże byłoby dobrze, ażebyś mi zostawił szarpi na rany moje, ponieważ zgubiliśmy balsam. To gorzej, że straciliśmy osła, rzecze Sancho, bo on nosił i balsam, i szarpie. Lecz proszę waszej dostojności nie mówić mi nigdy o tym szkaradnym napoju, na wspomnienie którego wnętrzności mnie bolą. Proszę pana również pamiętać, że trzy dni, w ciągu których miałem patrzeć się na pańskie szaleństwo, już upłynęły. Mnie się zdaje, żem już wszystko widział i cuda opowiem przed panią Dulcyneą. Zostawcie mi to, panie. Piszcie tylko i wyprawcie mnie, bo drże z niecierpliwości, ażeby znów powrócić i wybawić pana z tego czyśćca, w którym was zostawiam. I ty nazywasz to czyśćcem, Sancho, rzecze Don Kiszot. Nazwij to raczej piekłem lub czymś gorszym jeszcze. Lecz kto jest w piekle, nie może być zbawionym, o ile słyszałem, rzecze Sancho. — Cóż rozumiesz przez zbawienie? — spyta Don Kiszot. Ja chcę powiedzieć, że kto się dostał do piekła, nie może już wyjść stamtąd — odpowie Sancho. — Co nie przytrafi się panu, gdyż ja będę machał piętami, poganiając Rosynanta, który dowiezie mnie do z Stobozo, a opowiem tam tak dziwne rzeczy o waszym szaleństwie i o waszych impertynencjach, ponieważ myślę, że to na jedno wyniesie, że choćby była twardszą od łańcucha, zmiękczę ją tak, że można by rękawiczkę z niej zrobić i wziąwszy odpowiedź słodką jak miód, powrócę piorunem jak czarownik i wybawię was z tego czyśćca który wygląda jak piekło, choć nim nie jest. Lecz jak zrobimy z napisaniem listu? Spyta don Kiszot. I z upoważnieniem do zabrania osiołków, dodał Sancho. Nie zapomnę o tym, odrzekł don Kiszot. A że nie mam papieru, muszę pisać na liście. Zapomniałem, że mam kartki Kardenia, które bardzo przydadzą się do tego. Tym bardziej, że w pierwszym lepszym mieście, każesz przepisać mój list pięknym charakterem jakiemu bakałażowi. Jeżeli by go zaś nie było, to za Krystian parafialny w tym go wyręczy. Tylko strzeż się dać do przepisania prawnikowi, bo by go i sam diabeł nie przeczytał. Dobrze. A jakże będzie z podpisem? Zapytywał Sancho. Amadis. Nigdy nie podpisywał swoich listów, rzekł Don Kiszot. To bardzo pięknie, rzecze Sancho, ale rozkaz wydania osiołków nie może być bez podpisu. Rozkaz napiszę na tabliczce i podpiszę go. Moja siostrzenica, zobaczywszy to, nie będzie robiła żadnych trudności. W liście miłosnym trzeba na końcu umieścić: Twój do śmierci rycerz posępnego oblicza. Nie trzeba się kłopotać, że list będzie nie moją pisany ręką. Gdyż, o ile pomnę, Dulcinea ani czytać, ani pisać nie umie i w życiu nie widziała mojego pisma. Miłość nasza była tylko w idei naszej i nigdy nie przeszła jej granic. Mogę przysiąc, iż w ciągu lat dwunastu, kochając ją nad życie, cztery razy ją tylko widziałem. A ona, trzymana ściśle przez Lorenza Corchello, swego ojca, i Aldonze Nogales, starą krewną, być może nie zauważyła mnie wcale. Jakże to? krzyknął Sancho. Więc to córka Lorenca Korchnela jest panią Dulcyneą z Toboso? Tak, to ona, odpowie Don Kiszot. Ona, co warta, by ją cały świat ubóstwiał. Tu ja ją znam, odpowie Sancho. Cepami robi jak najpotężniejszy chłop z naszej wioski do Kata. To mi to dziewka prosta, grubo płaska i tęgo zbudowana. I na moją duszę mogłaby zmierzyć się z każdym błędnym rycerzem, który by ją wziął za kochankę. Pfu, a jaka mocna! Jakiej kompleksyi! I jaki ma głos! Pewnego dnia, będąc na wierzchu dzwonnicy w naszej wiosce, wołała na sługi swojego ojca, które o pół mili znajdowały się. I patrzcie, usłyszały, jak gdyby pod dzwonnicą stały. A co najlepsze, że wcale nie wybredna. I gra ze wszystkimi i żartuje ze wszystkich. Oho, prawdziwie teraz, panie rycerzu posępnego oblicza, możecie bezpiecznie robić dla niej wszystkie szaleństwa. Wolno wam desperować i powiesić się nawet. Nikt nie powie, żeście źle uczynili, choćby was wszyscy diabli porwali. Aldonza Lorenzo, dobry Boże, drże na myśl spotkania się z nią, bo od dawna już jej nie widziałem. Musiała bardzo zmienić się w tym czasie. Słońce, powietrze i praca codziennie w polu. Bardzo psują twarze kobietom. Muszę wam wyznać jedną rzecz, panie don Kiszot, że dotąd żyłem w wielkiej nieświadomości. Byłbym przysiągł, że pani dulcynea jest jaką wielką księżniczką, w której zakochani jesteście, albo jakąś znaczną damą, godną bogatych prezentów, które jej posyłałeś. Jak na przykład Biskajczyka, Galernika i tylu innych stosownie do rozmaitych zwycięstw, które odnieśliście w czasie, kiedy nie miałem honoru być waszym giermkiem jeszcze. Lecz poznawszy, że tą damą jest Alonza Lorenzo, czyli dama Dulcynea Stobozy, przed którą ci, których zwyciężyliście, musieli zginać kolana a myślę właśnie, że to przypaść mogło w czasie, gdy czesała konopie albo gdy młóciła zboże na klepisku to ci ludziska musieli czuć wielki wstyd, klękając przed istotą tak nieochędożoną. Myślę nawet, że ona sama żartować musiała z waszych prezentów. Mówiłem ci już wielokrotnie, Sancho, rzecze Don Quixote, że jesteś wielki papla i jakkolwiek gbur i głupiec. Nie masz się do rzeczy subtelnych. Wcale nie na twój rozum. Lecz, mój drogi przyjacielu, cieszę się, mogąc przekonać cię, że mam tyle rozumu, ile ty głupoty w sobie. I zamiast gniewać się na ciebie, objawić wolę, że Dulcynea Stobozo jest równie dobrą i lepszą nawet od najpotężniejszej księżniczki. Wszyscy poeci, którzy opiewali pochwały dam, zmyślone nadawali im imiona. Sądzisz więc, że Filis Sylwia, Diana Amaranta, które w książkach i na teatrze widzisz, były istotami z ciała i kości? Kochankami tych, którzy je chwalili? Wcale nie. Są to tylko utwory wyobraźni poetów, którzy chcąc wykształcić dowcip i dać ciało swoim natchnieniom, pragnęli, aby świat, widząc ich zakochanymi, wziął ich za ludzi zasłużonych i znaczących. Dla mnie dosyć, że Aldonza Lorenzo jest piękną i uczciwą. Urodzenie jej wcale mnie nie obchodzi. I nie pytając o nie, jestem również szczęśliwy jak gdyby była wielką księżniczką. Dowiedz, że się, Sancho, jeśli dotąd o tym nie wiedziałeś, że najbardziej zniewalające nas do miłości przymioty są piękność i skromność. A te obydwa w takim stopniu posiada Dulcynea, że jest bez zaprzeczenia najpiękniejszą w świecie. Ja utworzyłem sobie ideę podług swoich życzeń i przedstawiam ją sobie taką, że ani Helena, ani Lucrecja ani żadna z heroin wieków przeszłych, greckich, łacińskich i barbarzyńskich, wznieść się aż do niej nie zdoła. Niech mówią, co chcą, idioci nie zgodzą się na to. Ale uczciwi ludzie zrozumieją moje uczucia. Panie, rzecze Sancho, macie rację zawsze i we wszystkim. Przyznaję, że jestem osią, bo po cóż u diabła to imię wlazło mi w gębę? Wiadomo przecie, że uderzyć w stół, a nożyce się odezwą. Z tym wszystkim, panie, piszcie listy i niech już raz wyjadę wreszcie. Don Kiszot dobył kartki. I oddaliwszy się cokolwiek dla napisania, przywołał Sancha po chwili i rzekł mu, że chce przeczytać mu list, a żeby go nauczył się na pamięć, z obawy, aby go nie zgubił w drodze. Napiszcie go lepiej trzy razy w tabliczkach, odpowie Sancho. Bo ja tam go nie spamiętam, choćby mnie zabił. Taką tempą mam głowę, że często zapominam własnego imienia. Z tym wszystkim proszę Was, odczytajcie. Wyobrażam sobie, że musi być napisany pięknie, posłucham go więc z ukontentowaniem. Słuchaj więc, rzecze Don Kiszot: Ten, który jest przebity do żywego ostrym końcem nieobecności twojej i którego miłość zraniła w najczulszą serca cząstkę, życzy Ci zdrowia, którego sam nie ma najprzyjemniejsza Dulcy Neo jeżeli twoja piękność mną gardzi, twoja cnota nic nie mówi na moją korzyść i jeżeli twój wstręt trwa ciągle, niepodobna abym zniósł tyle boleści i choć jestem przyzwyczajony do cierpień, to przecież siła bólu mocniejsza od mojej siły. Mój wierny giermek, sancho, opowie ci dokładnie, piękna niewdzięcznico i zbyt miła nieprzyjaciółko, stan w jakim jestem, i troski, jakie znoszę z Twojej przyczyny. Jeżeli masz dosyć współczucia dla mnie i siebie, to mnie zachowując, zachowasz swoje własne dobro od zguby. Jeżeli nie, rób co Ci się podoba, kończąc życie. Zadowolnie i Twoje okrucieństwo, i moje pragnienia. Twój, aż do grobowej deski, rycerz posępnego oblicza. Na moją brodę, krzyknął Sancho. W życiu moim takiego listu nie czytałem. Czy diabli, jak to pan wszystko pięknie umie powiedzieć? Jak tęgo namachany pod spodem, rycerz posępnego oblicza. Niech zginę. Jesteście, panie, jak diabeł. Wszystko umiecie zrobić. W moim stanie trzeba wszystko umieć, rzecze don Kiszot. Otóż więc, ciągnął dalej Sancho, napiszcie teraz z drugiej strony rozkaz wydania mi oślątek. I podpiszcie go pięknie, ażeby poznano waszą rękę. Chętnie, odpowie Don Kiszot i napisawszy, przeczytał. Moja siostrzenico, oddasz za tym kwitem trzy oślądka z pięciu, które w domu zostały, memu giermkowi Sanczy, od którego należytość za nie odebrałem. Dan w głębi Sierra Morena, 26 sierpnia roku bieżącego. Doskonale napisany, rzecze Sancho. Brakuje tylko podpisu. Nie trzeba go podpisywać, odpowie Don Kiszot. Tylko go podcyfruję. A to wystarczy nawet na trzysta osłów. Ufam panu zupełnie, rzekł Sancho, i idę osiodłać Rosynanta. Przygotujcie się więc dać mi błogosławieństwo, gdyż chcę wyjechać natychmiast. I nie bawiąc się przypatrywaniem szaleństwom, jakie czynić będziecie, powiem, że je widziałem wszystkie. Chciałbym przynajmniej, Sancho, ażebyś mnie zobaczył nagim rzecze Don Kiszot. Potrzeba nawet ażebym pokazał ci jedno z dwóch tuzinów szaleństw które wykonam wkrótce abyś widząc je mógł przysiąc sumiennie i za te których nie widziałeś a zapewniam cię że nie wymienisz i połowy z tych jakie zrobić zamierzam Oho co temu to bardzo wierzę rzecze Sancho Lecz panie na miłość boską nie chcę cię widzieć gołego Wzbudzisz we mnie litość i nie będę mógł od łez się wstrzymać. A tak bardzo już opłakiwałem tej nocy osła, którego również jak was kochałem, że nie chcę rozpoczynać na nowo. Lecz jeśli potrzeba koniecznie, abyś uczynił jakie szaleństwo, uczyń je szybko i nie namyślając się, jakkolwiek nie widzę tego potrzeby. Bo i tak powrócę prędko z podróży i przyniosę wam odpowiedź, której żądacie od damy waszej. Do licha, pani dulcynea powinna się przygotować dać mi pomyślną rezolucję, bo przysięgam Bogu, jeśli tego nie uczyni, z gardła wyciągnę jej odpowiedź i w gębę zamaluję i porządnie nogą niżej pleców kopnę. Jak to? Tak sławny, błędny rycerz jak pan miałby szaleć bez powodu dla jakiejś tam. Niech kochana dama nie robi ceregieli, bo jakem poczciw, gdy się rozjuszę, to się będzie miała spyszna. Nie taki ja, jak się zdaje. Nie zje mnie w kaszy. Na dobrą sprawę, sancho, rzeczy, don Kiszot, zdaje mi się, że ty nie jesteś rozsądniejszy ode mnie. Nie jestem tak szalony jak wy, ale za to więcej rozgniewany. Lecz dajmy temu pokój. Powiedzcie raczej, panie, co jeść będziecie, dopóki nie wrócę. Udacież się na drogę jak Kardenio, wydzierać chleb biednym pasterzom? Niech cię to nie martwi, odpowie don Kiszot. Choćbym miał co najlepszego, nie jadłbym prócz trawy z tej łąki i owoców z tych drzew, bo właśnie właściwość mojej pokuty zależy na tym, ażeby umierać z głodu i innych podobnych umartwień. Ale, ale, panie, rzecze Sancho, czy wiecie, że wątpię, a zali trafię w to miejsce z powrotem? Rozpatrz się dobrze, Don Kiszot. Nie oddalę się stąd nigdzie i kiedy niekiedy wchodzić będę na najwyższą skałę, abyś widząc mnie... Łatwiej się kierował. Lecz dla większej pewności, możesz, uciąwszy kilka gałęzi, porzucać je za sobą co parę kroków, dopóki nie wyjdziesz na płaszczyznę. To ci służyć będzie za przewodnika na podobieństwo nici Tezeusza do wyjścia z labiryntu Krety. Uczynię to natychmiast, rzecze Sancho, i uciąwszy potrzebną ilość gałęzi, odebrał błogosławieństwo swego pana. Obydwaj rozpłakali się i giermek wsiadł na Rosynanta. Przyjacielu Sancho, rzeczy Don Kiszot, polecam ci mego dobrego konia. Miej o nim takie, jak o mnie samym staranie. Sancho pożegnał raz jeszcze swego pana i puścił się w drogę, rzucając za sobą gałęzie. Ujechawszy cokolwiek, wrócił się znów i na zapytanie czego by żądał, rzeczy. Zdaje mi się, panie, że niekiedy macie rozsądek. I bardzo dobrze mówiliście, że potrzebuję być świadkiem i pomocnikiem, którego z szaleństw waszych, abym mógł przysiąc sumiennie, że widziałem jeden z największych dowodów waszej niesłychanej pokuty. Nie mówiłem ci tego zaraz, rzeczy Don Kiszot, ale poczekaj trochę przez jedno zdrowaś Maria. Obaczysz, co zrobię. I zrzucając w tej chwili z siebie spodnie, nagi od pasa do pięt, Zrobił dwa skoki ogromne w powietrzu, bijąc się w tył piętami, potem dwa skoki głową na dół, a nogami do góry, ukazując tym sposobem tak przyjemne rzeczy, że Sancho zwrócił szybko konia, by nie widzieć więcej, i odjechał zadowolony, mogąc bez skrupułu przysięgać, że pan jego istotnie jest wariatem. Zostawmy go w tej podróży, aż do powrotu, który wkrótce nastąpi. Rozdział dwunasty, w którym dalszy ciąg subtelności miłosnych przez zalotnego rycerza zmęczy w Sierra Morena wykonanych. Don Kiszot, nagi od stóp do pasa, uczyniwszy mnóstwo skoków i widząc, że Sancho pojechał, wstąpił na wierzchołek skały i zaczął namyślać się głęboko, co ma robić, czy naśladować Rolanda we wściekłości, czy Amadisa w melancholijnych dziwactwach. I rozumując, mówił sam do siebie. Jeżeli Roland był rycerzem tak wielkim i dzielnym, jak o nim powiadają, nie zrobił nic cudownego, gdyż czary zasłaniały go od rany na całym ciele, prócz jednej pięty, na której nosił zwykle trzewiki o sześciu żelaznych podeszwach. A mimo to jednak ostrożność owa na nic mu się nie przydała. Bernard de Caprio bowiem udusił go w ramionach na dolinie Ronsevo, lecz nie tykając jego waleczności. Rozpatrzmy dobrze jego szaleństwa. Nie zaprzeczenie stracił on rozsądek po dowodach, jakie znalazł i wiadomościach, jakich udzielił mu pasterz o rozpustnych związkach Angeliki z Medorem, młodej Maurytanki o pięknych włosach, z paziem Agramanta. Jeżeli Roland nie wątpił o wiarłomstwie swej damy, to nie zrobił nic wielkiego, zwariowawszy. I to nie zdaje mi się trudne do naśladowania. Mogęż więc naśladować jego szaleństwa. Nie mając do nich równego powodu, bo przysiągłbym sto razy, że pani z Tobozo w życiu swoim żadnego maura nie widziała i że dziś jeszcze jest tak czysta, jak ją matka na świat wydała. Znieważyłbym ją, naśladując szaleństwa Rolanda. Z drugiej strony znów widzę, że Amadis z Galii, nie tracąc zmysłów i nie robiąc głośnych szaleństw, również się wsławił w miłości. Wedle tego, co o nim piszą, Odprawiał pokutę jedynie z powodu pogardy Oriany, która zabroniła mu pokazywać się jej na oczy, dopóki nie będzie przywołany. To było jedynym powodem, że oddalił się na ubogą skałę z pustelnikiem i tam wylewał łzy tak obfite, że aż niebo, litując się nad nim, zesłało mu pociechę w tej ciężkiej pokucie. Po cóż więc ja bym miał chodzić goły, wyrywać drzewa, które mi nie zrobiły nic złego i mącić wodę w strumieniu. Która mi potrzebna będzie. Niech żyje pamięć Amadisa. Don Kiszot naśladować go będzie i o nim jak o tamtym świat powie, że jeżeli nie dokonał wielkich rzeczy, to przynajmniej umarł z chęci dokonania ich. A chociaż Dulcynea mną nie gardzi ani mnie odpycha, zawsze jednak cierpie jako oddalony. Odważnie więc, rozpocznijmy dzieło. O, powróćcie do pamięci mojej dziwne Amadisa czyny. I natchnijcie mnie, jak mam zacząć swoją pokutę. Ale przypomniawszy sobie, że modlitwa zajmowała go najwięcej, trzeba przeto uczynić toż samo i naśladować go pilnie i we wszystkim. Bo ja jestem Amadisem mojego, jak on był swojego wieku. Najbardziej martwiło naszego pokutnika, że nie miał pustelnika, który by go pocieszał. Mimo to pogrążał się w głębokie zadumy. Przechadzał się smutnie po łące, Pisał po piasku i pokorze drzew historię swojego życia i pochwały Dulcynej. Nieszczęściem nie wszystkie pozostały, i te tylko przeczytać było można. Drzewa, rośliny i kwiaty, co tak wysoko wznosicie, liść wasz i kolor bogaty, jeśli me skargi słyszycie, opowiem wam moje straty. Niech boleść, która mną miota, wśród strasznej cierpień kolei. Dawam dar droższy od złota, niech dawam łzy Don Kiszota, płynące pod Ulcynei z Tobozo. Tu w tej samotnej ustroni wierny kochanek się kryje, przed swoją damą się chroni i łzy tęsknoty tu pije. Serce jego, jak sierota, żyje bez pociech nadziei. To też beczkę łez, tęsknota zbierze z oczu Don Kiszota, płynących pod nei z Tobozo. Wśród gór szuka awantury, Klnąc swoje losy okrutne Mężny kochanek ponury, A na serce jego smutne Spadają złowrogie chmury Miłości Bożek niecnota, Kawałkiem rzemiennej szlei, na kark jego ciosy miota, Więc ciekną łzy Don Kiszota Płynące po dulcynej z tobozo Te wiersze rozśmieszyły wielu, którzy je później czytali. A nade wszystko przydomek Stobozo zdawał im się bardzo zabawny, gdyż sądzili, że Don Kiszot, pisząc je, wyobrażał sobie, że nikt ich nie zrozumie, gdy nie doda Stobozo do imienia dulcynej. Napisał jeszcze wiele innych wierszy, lecz nie można było wyczytać więcej. Było to jedynym zatrudnieniem zakochanego rycerza w jego samotności. Prócz tego wzdychał, przyzywał faunów i sylwanów leśnych, nimf, źródeł i strumieni, i żałosne echo, zaklinając je, aby słuchały, odpowiadały mu i pociechy udzielały. Gdy jeść mu się zachciało, szedł na trawę, oczekując z niecierpliwością swojego giermka, który w końcu trzeciego dnia przybył i znalazł rycerza posępnego oblicza, zmienionego tak okropnie, że przypatrywał mu się ze trzy razy nim go poznał. Zostawmy naszego bohatera wzdychającego i piszącego wiersze, a zobaczymy, jak się udało poselstwo sanczy. Wyjechawszy z gór, zwrócił się drogą ku tobozo. Nazajutrz po południu znalazł się przed oberżą, gdzie go spotkał przypadek owego podrzucania. Skóra zadrżała na nim na jej widok. I już chciał w bok czmychać, mimo że obiadowa godzina dawno już przeszła, a biedaczek nic nie jadł od rana, ale potrzeba zwyciężyła bojaźń. Podjechał do oberży i kiedy namyśla się jeszcze, czy ma wejść, czy nie, jacyś dwaj ludzie wyszli w tej chwili z karczmy, i jeden rzekł do drugiego. Księże proboszczu, nie jest, że to Sancho Pansa, którego, jak mówiła ochmistrzyni, nasz awanturnik wziął z sobą za giermka? A prawda, on sam, odpowie proboszcz. A oto i koń Don Kiszota. Był to istotnie proboszcz i cyrulik z tejże wioski. Ci sami, co to na spółkę spalili księgi Don Kiszota, rozpoznawszy dokładnie konia i jeźdźca, zbliżyli się... A proboszcz wołając Sancho po imieniu, zapytał go, gdzieby Don Kiszota zostawił. Sancho poznał ich także, lecz umyślił ukryć miejsce i stan, w jakim pana swego zostawił. Panowie, rzecze, mój pan zajęty jest w pewnym miejscu sprawą wielkiej wagi, której wyjawić nie mogę, chociażby mi zginąć przyszło. O nie, przyjacielu Sancho Pansa, rzecze Cyrulik, nie pozbędziesz się nas tak łatwo. I jeżeli nie powiesz nam, gdzie zostawiłeś seniora Don Kiszota, posądzimy cię, że zabiłeś go, aby ukraść mu konia. Krótko mówiąc, musisz wyznać, gdzie twój pan, albo gotuj się iść do więzienia. Och, panowie, rzeczy Sancho, niepotrzebnie mi tak grozicie. Nie pokaże się po mnie, ażebym miał być zbójcą albo złodziejem. Jestem uczciwy chrześcijanin i na dowód tego powiem wam, że mój pan znajduje się w głębi gór. Gdzie odprawia pokutę siarczystą, aż włosy na głowie powstają. I opowiedział im wszystko: położenie, w jakim zostawił Don Kiszota, przygody, jakie mu przytrafiły się. Dodał, że jedzie z listem do pani Dulcynej Stobozo, córki Lorenza Korchnela, w której rycerz straszliwie jest zakochany. Proboszcz i Cyrulik niezmiernie zdziwili się, usłyszawszy rzecz całą. I jakkolwiek znali wiele szaleństw Don Kiszota, w głowie im się pomieścić nie mogły te codzienne nowe dziwactwa. Żądali zobaczenia listu, który Don Kiszot napisał do Dulcynej. Na co Sancho odpowiedział, że list napisany jest na tabliczkach i że ma rozkaz kazać go ładnie przepisać na pięknym papierze. Proboszcz obiecał sam się tym zająć. Lecz gdy uradowany Sancho wsadził rękę w zanadrze, szukając tabliczek, nie znalazł ich tam wcale. Zapomniał bowiem wziąć z sobą. A raczej Don Kiszot w roztargnieniu zatrzymał je. Zimny pod wystąpił biednemu posłowi na czoło. Szukał jeszcze po dwakroć. Przetrząsnął wszystkie suknie i sto razy oglądał się dokoła. Widząc wreszcie, że nadzieja stracona, wziął się obiema rękami za brodę i z rozpaczy wyrywać ją zaczął. Potem dał sobie w nos pięć lub sześć szczutków, tyleż w zęby i ubroczył się cały we krwi. Proboszcz i cyrulik. Napróżno go wstrzymywali i łagodzili w tej rozpaczy A nie mogąc nic wskurać, zapytali Dlaczego tak okrutnie obchodzi się z sobą Dlaczego? Odpowie Sancho A to dlatego, że przez to straciłem trzy osły Z których najmniejszy wart był chałupy Jak to? Zapyta cyrulik Jakim sposobem? A tak, odpowie Sancho Zgubiłem karteczki, na których napisany był list do pani z Tobozo. I kwit mego pana, za którym siostrzenica jego wydać mi miała trzy osły. Opowiedział następnie, jak własnego utracił i zaczął znów mordować się kułakami. Proboszcz pocieszył go, upewniając, że wyrobi mu u siostrzenicy inne upoważnienie i na właściwym papierze, gdyż napisane na karteczce nic nie znaczy. Wtedy sancho pocieszony wyznał, że strata listu do Dulcynej nie obchodzi go tak bardzo, gdyż cały prawie umie na pamięć. Opowiedz nam, co w nim jest, a przepiszemy go zaraz. Sancho zamyślił się trochę. Podrapał się w tył głowy, aby przypomnieć sobie wyrażenia listu, przestąpił z nogi na nogę, patrzył czas jakiś w niebo, potem na ziemię, zakrył sobie oczy rękoma i dobrze się namyśliwszy, rzecze: Niech pęknę w tej chwili, jeżeli diabeł nie wmieszał się w te sprawy. Nie mogę sobie przypomnieć z tego psiego listu ani jednego słóweczka. Prócz tego, że zaczynał się od: Wysoka i podziemna damo. Chyba przyjemna, rzecze Cyrulik. Tak, tak, masz rację, zawołał Sancho. Zdaje mi się, że dalej było tak. Ten, który ma członki obrażone od siły twojej esencji, całuje ręce Waszej Wielmożności o niewdzięczna i cudaczna piękności. Nie wiem, coś on tam dalej pisał o chorobie, o zdrowiu. Wiem, że tam coś było jeszcze bardzo pięknego, a wszystko zakończył następnie Twój do grobowej deski, rycerz posępnego oblicza. Dobra pamięć Sanczy zabawiła bardzo słuchaczów, którzy, wychwalając go, prosili, aby im list cztery razy powtórzył, w celu dokładnego nauczenia się i spamiętania go. Sancho za każdym razem inaczej mówił i dodał w końcu wszystko, co wiedział o swoim panu od czasu, jak razem szukali przygód, lecz zamilczał zupełnie o swoim wypadku w oberży. Przydał wreszcie, że w razie pomyślnej odpowiedzi od pani Dulcynej, Don Kiszot puści się w podróż, żeby prędzej zostać cesarzem lub królem w najgorszym razie że to już ułożyli między sobą, co zresztą było bardzo łatwe do wykonania dla rycerza takiego męstwa i siły jak Don Kiszot. Gdy to się stanie, rycerz ożeni z powiernicą cesarzowej, a dziedziczką wielkiego państwa na stałym lądzie, a nie żadnej wyspy, bo tych już nie lubi. Sancho mówił to wszystko z takim spokojem umysłu, tak zimno i poważnie, obcierając kiedy niekiedy nos i brodę ze krwi, że proboszcz i balwierz zdumieli się nad niebezpiecznym obłąkaniem Don Kiszota, które w tak krótkim czasie udzieliło się igiermkowi jego. Nie tracili czasu na próżnych perswazjach, widząc, że nie ma w tym nic przeciwnego sumieniu i że choćby robił najśmieszniejsze rzeczy, nie popełni żadnego występku, a po prostu wystawić się jedynie może na powszechne naigrawanie. Proboszcz przeto rzekł mu, aby się tymczasem modlił za swego pana. Że wkrótce zostanie on niezawodnie cesarzem lub najmniej arcybiskupem. Księże proboszczu, odpowie Sancho, jeżeli by rzeczy zmieniły się w ten sposób, że mój pan zamiast cesarzem zostałby arcybiskupem, to raczcie mi objaśnić, co daje błędny arcybiskup swojemu giermkowi. Jest w zwyczaju, odpowie proboszcz, nagradzać giermków miejscem za Chrystiana. Wyznaczyć mu jakie beneficjum lub wreszcie probostwo nawet, które mu niemało dochodu przynieść może. Lecz do tego potrzeba pewno, rzecze Sancho, żeby Giermek nie był żonaty i żeby umiał muszę odprawić. A ja osioł mam żonę i nawet abecadła nie umiem. Co to będzie ze mną, jeśli memu panu wlezie w głowę arcybiskupem zostać? Niech cię to nie trapi, przyjacielu Sancho, rzecze mu balwiesz. Rozmówimy się z nim o tym i ksiądz proboszcz pod utratą zbawienia rozkaże mu cesarzem, a nie biskupem zostać. Raz, że mu to łatwiej przyjdzie. Powtórę, że ma więcej odwagi niż nauki. I ja tak myślę, rzecze Sancho. Chociaż prawdę mówiąc, on wszystko umie. Co do mnie jednak, będę się modlił do Boga, ażeby mu przeznaczył to, co właściwsze i z czego lepiej będzie mógł wynagrodzić giermka swojego. Mówisz jak człowiek rozumny, rzecze proboszcz, i postąpisz sobie jak dobry chrześcijanin w tym względzie. Obecnie trzeba tylko wydobyć twego pana z tej straszliwej pokuty, która mu nic nie przyniesie w zysku. A ponieważ teraz jest już południe, zastanowimy się nad tym po obiedzie. Wejdźmy do oberży. Wejdźcie sami, kiedy chcecie, moi panowie, rzecze Sancho. Ja tu zaczekać wolę. Wkrótce opowiem wam, dlaczego to czynię. Proszę was tylko, przyślijcie mi choć trochę gorącej strawy i owsa dla rosynanta! Weszli. Balwierz wkrótce wyniósł obiad Sanczy i powrócił do proboszcza, który oświadczył, iż obmyślił wreszcie niezawodny sposób wyprowadzenia z obłędu Don Kiszota. Sposób całkiem zgodny z jego usposobieniem: Obmyśliłem, rzecze proboszcz do cyrulika, że trzeba nam się przebrać: mnie za pannę błędną, a tobie za mojego giermka. W tym charakterze przedstawimy się Don Kiszotowi, udając damę prześladowaną, szukającą pomocy. Zażądam od niego usług i poświęcenia, którego jako błędny rycerz odmówić mi nie może. Wezwę go, aby udał się ze mną i pomścił krzywdę wyrządzoną mi przez rycerza niegrzecznego i wiarołomnego, błagając zarazem, ażeby mi pozwolił nie zdejmować z twarzy zasłony, aż do chwili pomszczenia wyrządzonej mi niesprawiedliwości. Don Kiszot uczyni wszystko dla takich powodów. I tym sposobem wydobędziemy go z miejsca, gdzie jest obecnie. Zaprowadzimy do domu i tam spróbujemy uleczyć z obłąkania. Rozdział trzynasty, który opisuje, jakim sposobem proboszcz i cyrulik wykonali plany swoje i wiele innych rzeczy, godnych opowiedzenia. Cyrulik znalazł pomysł proboszcza doskonałym. Wzięli się więc do wykonania go natychmiast. Pożyczyli od gospodyni kobiecego ubioru, który, przywdziawszy, proboszcz dał w zastaw nowiuteńką sutannę, a cyrulik zrobił sobie ogromną brodę z konopi. Gospodyni pytała ich, na co im to wszystko ma służyć. Proboszcz opowiedział jej w kilku słowach obłąkanie Don Kiszota, a oboje gospodarstwo, poznawszy z opisu, że to był ich dawny gość z cudownym balsamem, pan podrzucanego giermka, Opowiedzieli ze swej strony wszystko, co zaszło w ich domu, nie przepuszczając i tego, co Sancho ukryć usiłował. Wreszcie gospodyni przestroiła proboszcza na pannę tak piękną, jak tylko można było żądać. Włożyła mu spódnicę sukienną, obszytą czarnym aksamitem, pięknie wycinanym i kaftanik zielony z kokardami z białego atłasu. A nadto włożyła wiele innych jeszcze modnych drobiazgów w tak doskonałym gatunku, że wyglądały, jak gdyby pochodziły z czasów drugiej Królowej Kastylii. Proboszcz, nie chcąc uczesać się po kobiecemu, włożył tylko nocny czepek, opasawszy go czarną, jedwabną podwiązką. Z drugiego zaśczepka zrobił sobie rodzaj maski, która zakrywała mu twarz i brodę. Na czepek włożył swój kapelusz, tak wielki, że za parasol mógł służyć. I okrywszy się płaszczem, wsiadł po kobiecemu na muła. Cyrulik wsiadł na swojego. Pożegnali się z gospodarstwem i poczciwą Maritroną, która przyrzekła modlić się za szczęśliwe powodzenie tak chrześcijańskiego przedsięwzięcia. Zaledwie oddalili się o kilkadziesiąt kroków, zaczęły brać księdza jakieś skrupuły. Przyszło mu do głowy, że to rzecz niewłaściwa, aby kapłan przebierał się za kobietę, choćby w najlepszej nawet intencji. Rzeczę więc do Cyrulika. Mój bracie, proszę cię, przemieńmy suknię. Jakoś lepiej będzie tobie za pannę, a mnie za koniuszego. Tym sposobem mniej sprofanuje się moja godność i mój charakter, którym więcej niż Don Kiszotowi winienem względów. Uparł się przy tym i oświadczył, że postanowił cofnąć się od przedsięwzięcia, jeśli tej zamiany sukien nie uskuteczni. Jechał właśnie Sancho i nie mógł wstrzymać się od śmiechu na widok tak przyjemnych masek. Cyrulik zgodził się chętnie na zamianę roli. Proboszcz nauczał go, jak ma mówić do naszego rycerza, aby go skłonić do zaprzestania pokuty, żądając od niego pomocy. Balwiesz odpowiedział, że łatwo da sobie radę, gdyż w języku błędnego rycerstwa bardzo jest biegły. Nie chciał jednakże przebrać się, aż gdy przybędą na górę. Udali się więc w dalszą drogę za przewodnictwem Sanczy, który opowiadał im zdarzenie, jakie mieli z owym wariatem w górach nie pisnął jednak ani słówka o pieniądzach i walizie, bo nasz Giermek, choć to niby głupia sztuka, doskonale umiał milczeć w potrzebie. Dnia następnego przybyli do miejsca, gdzie Sancho rzucał gałęzie dla oznaczenia drogi. Zobaczywszy to, rzekł im koniuszy, że tędy wejdą i że przebrać się im tu właśnie należy, jeżeli sądzą, że to się przyda na co dla dobra jego pana. Wiedział bowiem o ich planie i zaręczał, że będzie udawał przed Don Kiszotem, jakoby ich wcale nie znał. Proboszcz przy tym ostrzegł Giermka, że gdyby Don Kiszot zapytał go, czy list Dulcynei wręczono, iżby mu odpowiedział, jako Dulcynea pisać nie umiejąc, ustną tylko przesyła mu prośbę, aby dla jej miłości natychmiast przybywał pod karą wiecznej niełaski. Zgodzili się wszyscy, że po takiej odpowiedzi i po tym, co mu ze swej strony przebrani powiedzą, Nasz bohater porzuci pokutę i uda się w drogę natychmiast, aby zostać cesarzem, a nie arcybiskupem. Dobrze by było, zdaje mi się, dodał Sancho, ażebym ja udał się naprzód do mego pana i zaniósł mu odpowiedź dulcynej Może to będzie dostateczne do wyprowadzenia go z tej pustyni, a wam oszczęciłoby to niepotrzebnego kłopotu. Proboszcz i Cyrulik obiecali czekać na Sanche w tym miejscu, a Giermek pojechał wąwozem w góry. Zostawiając przebranych towarzyszów nad brzegiem strumienia, gdzie kilka drzew i skała dawały cień świeży i przyjemny, który tym większym był dla nich dobrodziejstwem, że upał był nadzwyczajny. Gdy tak obydwaj siedzieli, rzeźwiąc się po trudach, usłyszeli nagle głos, który lubo bez towarzystwa żadnego instrumentu nader piękny im się wydawał. Nie pojmowali, jakim wypadkiem ktoś tak dobrze śpiewający. Mógł się znajdować w tak dzikim miejscu. Bo jakkolwiek poeci sielscy tworzą pasterzy z najpiękniejszym w świecie głosem, wiadomo przecież, iż to są tylko fikcje niepodobne do prawdy. Panowie poeci myślą, że zaszkodziliby sobie, równie jak panowie malarze, gdyby nie przesadzali wszystkiego, co tworzą. Proboszcz i cyrulik nie ochłonęli z podziwienia jeszcze, gdy usłyszeli wiersze, które nie miały w sobie nic Grubiańską wsi prostotą tchnącego Wiersze te brzmiały jak następuje Jakiej to dłoni pocisk tak twardy? Pogardy Czyj płomień wzmaga życia przykrości? Zazdrości Jakiż niepokój tak sercem miota? Tęsknota Więc i anioła dłoń złota Nie wyrwie mnie z tej kolei Bo gasi promyk nadziei Pogarda, zazdrość, tęsknota. Cóż rodzi w sercu zawiłość? Miłość. Kto srogi zadał mi cios? Los. Skąd duszy ratunku trzeba? Z nieba. Już mi więc umrzeć potrzeba wśród cierpień srogiej przemocy: bo mi nie dają pomocy miłość, los i nawet nieba. Któż do szczęśliwych wezwie mnie stron? Zgon. I któż miłosnej uniknie strzały? Nie stały. co jest lekarstwo na jej męczeństwo, szaleństwo. Więc lepiej rzucić przekleństwo niż leczyć takie choroby, na które tylko sposoby ma zgon, niestałość, szaleństwo. Piękność miejsca, wierszy i przyjemność głosu, który je śpiewał w tym samotnym ustroniu, zadziwieniem i rozkoszą przejęły naszych słuchaczów, którzy, oczekując znów czas jakiś i widząc, że śpiewak zamilkł, Chcieli pójść i wyszukawszy go, zapytać, czyby nie potrzebował jakiej pomocy. Lecz zaledwie się podnieśli, ten sam głos zaczął śpiewać znów następujące słowa: Święta przyjaźni, ty rzuciwszy ziemię, na lekkich piórach wzleciałaś do raju, i z szczęśliwego dusz wybranych kraju, okiem litości poglądasz na ziemię. Nam tu pozostał tylko cień twój blady, a choć niekiedy blask twojego lica. Na drodze życia niebo nam przyświca, to cień Twój kryje przed nami Twe ślady, oznijć na ziemię i zbaw nas straszydła, które Twą postać przybrawszy zuchwale, zawodzi serca w Twój urok wierzące. Rozwiń, Aniele swoje białe skrzydła, przybądź królować między nami stale i pociesz dusze za sobą tęskniące. Sonet ten przerywał łkania i głębokie westchnienia. Proboszcz i cyrulik? Tknięci współczuciem i ciekawością, postanowili dowiedzieć się, kto to być może tak mocno zmartwiony. Jakoż, uszedłszy kawałek, spostrzegli na zakręcie skały człowieka, z opisu Sancho Pansy do Kardenia podobnego. Ten, spostrzegłszy ich, stanął, spuścił głowę na piersi i stał głęboko zamyślony. Proboszcz, litościwy z natury, upewniwszy się z opisu Sanczy, że to był Kardenio, zbliżył się doń, i namawiać go zaczął w słowach czułych i zniewalających, aby opuścił miejsce tak dzikie i nędzne, w którym zbawienie duszy utracić może. Kardenio był w tej chwili przy zdrowych zmysłach. Lecz widząc przed sobą ludzi inaczej ubranych niż ci, których zwykle w górach widywał i którzy doń jak do znajomego przemawiali, zdziwił się mocno i przypatrując im się pilnie, rzekł na koniec. Ktokolwiek jesteście, panowie, Widzę, że niebo wzruszone moją niedolą przysłało was w to miejsce od świata dalekie, by wyzwolić mnie z tej strasznej samotności i skłonić do powrotu pomiędzy ludzi. Lecz ja nie ufam losowi. Mnie macie zapewne, że jestem pozbawiony zmysłów i nie zadziwia mnie wcale myśl wasza. Sam bowiem widzę, że wspomnienie dawnych nieszczęść miesza mi umysł tak dalece, że tracę rozum i przytomność. A przekonywam się o tym dopiero, gdy opowiadają mi, co uczyniłem w czasie napadów obłąkania. Niestety, nie mam nic na uniewinnienie tego szaleństwa. Opowiedzieć wam jedynie mogę nieszczęście swoje, skoro mnie słuchać zechcecie. To mi przynosi ulgę, gdyż jestem pewny, że każdy, wysłuchawszy dzieje moje, znajdzie mnie więcej pożałowania godnym niż występnym. Jeżeli przybywacie tu z tą samą myślą, co inni, proszę Was, nie namawiajcie mnie do odmiany życia, a posłuchajcie raczej smutnych dziejów przeszłości mojej. Wtedy przekonacie się, że ucierpiawszy tyle i nie mogąc spodziewać się pociechy w przyszłości, słusznie oddaliłem się od ludzi. Promoszcz i cyrulik, ciekawi usłyszeć historię, której część tylko bezładnie opowiedział im Sancho, oświadczyli gotowość wysłuchania jej do końca zapewniając, że całym ich życzeniem jest pocieszyć go w utrapieniu. Smutny rycerz zaczął swoją historię w tych samych wyrazach, jakimi opowiadał Don Quixotowi, z którym pokłócił się z powodu majstra Elizabeth. Lecz obecnie Cardenio, będąc przy zdrowych zmysłach, mógł rozpowiadać do końca. Jakoż przybywszy do miejsca, kiedy Don Fernand znalazł bilet o Amadisie z Galii, rzekł, że umie go na pamięć i mówił, jak następuje. Lucinda do Cardenia. Codziennie odkrywam nowe przyczyny zniewalające mnie do szacunku dla Ciebie. Jeżeli sądzisz, że to uczucie przyda Ci się na co, korzystaj z niego uczciwie. Ojciec mój zna Ciebie i tak mnie kocha, że nie zechce opierać się słusznym życzeniom moim. Do ciebie należy przekonać mnie, że masz dla mnie tyle szacunku, ile mnie o tym zapewnić usiłowałeś. To ten bilet spowodował mnie prosić ojca Lucindy o jej rękę i dał zarazem don Fernandowi, oceniającemu dowcip i skromność piszącej, pierwszy pomysł zniweczenia moich zamiarów. Wyznałem przed tym niebezpiecznym przyjacielem odpowiedź ojca Lucindy, który oświadczył, iż chcąc poznać życzenia mojego rodzica, oczekuje, a tenże osobiście powtórzyć ma prośbę. Dotąd nie śmiałem nic powiedzieć memu ojcu. Nie dlatego, iżbym sądził, że on, znając Lucindę i jej przymioty, chciałby stawić przeszkody naszemu połączeniu, lecz że nie życzył sobie, abym ożenił się pierwej, zanim dowie się, co książę ze mną uczynić zamierza. Don Fernand wziął na siebie rozmowę z moim i Lucindy ojcem. Cóżem ci zawinił, okrutny i niesprawiedliwy przyjacielu? Cóż znagliło cię zdradzić ufność mojego serca? Lecz na cóż mi się przydadzą te skargi, gdy niebo chce kogo ukarać, próżny opór jego i cała ostrożność niepożyteczna. Któż by pomyślał, że Don Fernand, któremu urodzenie dawało prawo starania się o najświetniejszą partię w królestwie, od którego tyle miałem dowodów przyjaźni i któremu tysiące usług świadczyłem, że ten Don Fernand zechce pozbawić mnie jedynego dobra, które szczęście życia mojego stanowić miało? Don Fernand, widząc, że obecność moja będzie mu przeszkodą w zamiarach i chcąc się mnie zręcznie pozbyć, tegoż dnia jeszcze zobowiązał się rozmówić z ojcem moim. Kupił umyślnie sześć koni i uprosił mnie, abym pojechał do brata jego po pieniądze. Nie spodziewałem się zdrady. Miałem go za honorowego człowieka, bo sam zanadto byłem uczciwy, ażebym mógł posądzić o podstęp tego, którego tak kochałem. Bez najmniejszej zwłoki podjąłem się polecenia. Wieczorem poszedłem się pożegnać z Lucindą i uwiadomiłem ją o obietnicy don Fernanda. Powiedziała mi, ażebym spiesznie powracał, gdyż skoro tylko ojciec mój poprosi o jej rękę, nie dozna ze strony jej rodziców żadnej przeszkody. Nie wiem, co czuła w tym momencie, lecz widziałem ją zalaną łzami, z sercem tak ściśnionym, że mimo próśb moich ani słowa więcej do mnie nie przemówiła. Tak więc noc poprzedzającą mój wyjazd, która miała obojgu nam zgotować tyle radości i szczęścia, Lucinda przepędziła we łzach i jękach. Ja nie mogłem wyjść z pomieszania i podziwu, nie umiejąc zbadać przyczyny tej boleści. I kładłem ją po prostu na karp jej czułości dla mnie i przykrości z powodu mego oddalenia. Wyjechałem nareszcie, głębokim przejęty smutkiem, rozdrażniony przez strachem, z którego sam sobie zdać nie mogłem sprawy. Oddałem list Don Fernanda, bratu jego, który przyjął mnie jak najczulej, lecz prosił zarazem, ażebym przed upływem dni ośmiu nie przedstawił się ich ojcu. Gdyż don Fernand błaga go, ażeby mu bez wiedzy ojca przysłał pieniądze. Wszystko to było obmyślone podstępnie przez don Fernanda dla opóźnienia mego powrotu, gdyż brat jego miał pieniądze i mógł mnie wyprawić natychmiast. Już chciałem odjechać, nic nie uczyniwszy, gdyż nie mogłem żyć oddalony od lucindy, ani myśleć o stanie, w jakim ją zostawiłem. Lecz bojaźń rozgniewania mego ojca. I brak słusznych do wytłumaczenia się przed don Fernandem powodów przezwyciężyły moją niecierpliwość. Pozostałem przeto. W cztery dni po moim przybyciu jakiś człowiek przyniósł mi list od Lucindy. Otworzyłem go ze drżeniem, lecz zanim przeczytałem, spytałem posłańca, kto mu go dał i kiedy wyszedł z domu. Odpowiedział mi, że kiedy przechodził wypadkiem przez ulicę około południa. Zawołała go przez okno jakaś pani bardzo piękna i bardzo zapłakana, która rzekła mu z pośpiechem: Mój przyjacielu, jeżeli chrześcijaninem jesteś, idź nie tracąc ni chwili i zanieś ten list podług adresu, aby ci zaś nie zabrakło na niczym w podróży, przyjmij to ode mnie. W tej chwili dodał, rzuciła mi chustkę, w której znalazłem sto realów, pierścień złoty i list. Zapewniłem, że wypełnię rozkaz sumiennie. I pani ta zaraz zamknęła okno. Nagrodzony tak hojnie, z góry i widząc, że list jest do pana, którego znałem dobrze, Bogu dzięki, a najwięcej wzruszony łzami pięknej damy, w siedemnaście godzin zrobiłem osiemnaście mil. I oto jestem. Kiedy posłaniec rzecz swą rozpowiadał, śmiertelny dreszcz serce mi ścisnął. Miałem przeczucie, że dowiem się czegoś strasznego. Ze drżeniem na koniec przeczytałem list Lucindy. I oto mniej więcej treść jego. Don Fernand dotrzymał słowa, które dał tobie, że pomówi z moim ojcem, lecz zrobił dla siebie, co przyrzekł dla ciebie uczynić. On to sam prosi o moją rękę. A ojciec mój, zaślepiony świetnością takiego związku, zezwala tak chętnie, że w ciągu dwóch dni, don Fernand ma zaślubić mnie bez żadnych świadków, prócz nieba i kilku osób naszego domu. Ze stanu twego własnego serca osądź, w jakim jestem położeniu. Przybywaj jak najprędzej, a przekonasz się wkrótce, jak bardzo kocham Cię. Bądź zdrów. Zaledwie przeczytałem list, ciągnął dalej Cardenio, już byłem w drodze. Wtedy dopiero poznałem jasno zdradę don Fernanda. Gniew, miłość i niecierpliwość skrzydeł mi dodały. Przybyłem nazajutrz do miasta bardzo wcześnie. I przechodząc wieczorem koło domu Lucindy, szczęściem zastałem ją w oknie. Poznaliśmy się natychmiast. Lecz nie była taką, jaką ją widzieć pragnąłem. Widziałem jakąś obojętność w jej spojrzeniu. Któż może pochwalić się, że zna dokładnie duszę kobiety? Któż zbadał kiedykolwiek tajnie jej serca? Kardenio rzecze do mnie Lucinda, jestem w ślubnym ubraniu i oczekują mnie na sali, aby dopełnić obrzędu, tak jest, ale mój ojciec, zdrajca don Fernand i wszyscy tam obecni nie ślubu, lecz śmierci mojej świadkami będą. Nie trwórz się, drogi Kardenio. Proszę cię, bądź obecnym ceremonii. Zapewniam cię, że jeżeli wyrazy moje nie zdołają jej przeszkodzić, ten sztylet przerwie uroczystość i koniec mego życia będzie niezaprzeczonym dowodem uczuć moich. I wierności dla ciebie. Pani, odpowiedziałem z pośpiechem, nie wiedząc, co mówię, niech Twoje czyny usprawiedliwią słowa. Wspólnym poświęceniem godnymi siebie się okażmy. Uprzedzam cię, że jeżeli tą szpadą ocalić nas oboje nie zdołam, zwrócę ją przeciw sobie, a nie przeżyję tak strasznego ciosu. Nie wiem, czy Lucinda słyszała mnie. Gdyż gwałtem prawie odciągnięto ją zaraz od okna mówiąc że wszyscy tylko na nią czekają Pogrążony w smutku którego wyrazić nie zdołam wyobrażałem sobie że raz ostatni słońce zachodzi dla mnie Oczy moje i umysł straciły światło od razu W tym strasznym stanie stałem się na wszystko nieczuły i tylko pamięć bliskiego nieszczęścia wywiodła mnie z osłupienia Przypomniałem sobie swoją obietnicę i korzystając z nieporządku i tumultu, wszedłem do domu Lucindy, niepostrzeżony zupełnie przez nikogo. A schroniwszy się we framudze okna, zasłoniętej firanką, mogłem widzieć wszystko, co się działo w pokoju. Nie umiem wypowiedzieć wszystkich myśli, niespokojności, przestrachu, jakie mną owładnęły, bo wszystko to takim nawałem uderzyło na mój umysł, że dziś jeszcze nawet nie jestem w stanie określić tego. Don Fernand, Wszedł do sali w zwyczajnym ubraniu. Towarzyszył mu krewny Lucindy tylko. Resztę orszaku składali ludzie zamkowi. W kilka minut potem Lucinda wyszła ze swego pokoju. Matka i dwie służące towarzyszyły jej. Była ubrana wspaniale, jak na wielką ceremonię. Lecz pomieszanie, w jakim byłem, nie dało mi zwrócić uwagi na to. Przypominam sobie tylko, że ubranie jej. Składało się z kolorów purpurowego i białego, na którym mnóstwo kamieni i pereł świeciło, a wszystkie one gasły przy blasku jej piękności, największej jej ozdoby. O pamięci okrutna, śmiertelny nieprzyjacielu mojego spokoju, czemu tak wiernie przedstawiasz mi nieporównaną piękność lucindy? Czemu nie zakryłeś przed moim wzrokiem tego, co nastąpić miało? Panowie, Przebaczcie skargom moim. Boleść moja jest tak żywa, że nie jestem panem siebie. Cały orszak godowy zebrał się na sali. Wszedł ksiądz i, biorąc narzeczonych za ręce, zapytał Lucindę, czy przyjmuje don Fernanda za małżonka. Wtedy wysunąłem głowę z zafiranek i drżący słuchałem, co powie Lucinda, oczekując z jej ust wyroku życia lub śmierci. Ksiądz długo czekał na odpowiedź Lucindy. Jakiś czas trwało milczenie. Sądziłem, że przebije się sztyletem lub uwolni się innym jakim sposobem. A ona wyrzekła niepewnym, słabym głosem. Tak przyjmuję go. Don Fernand odpowiedział podobnież. Dał jej obrączkę ślubną i zostali połączeni na zawsze. Mąż zbliżył się wtedy, by uściskać małżonkę. Lecz ta Kładąc rękę na sercu, upadła zemdlona w objęcia matki. Co się wówczas ze mną działo? Jaką rozpacz uczułem, przekonawszy się o fałszywości obietnic Lucindy? Tego język ludzki wyrazić nie zdoła. Jedno jej słowo zabiło wszystkie moje nadzieje i jedyne dobro życia mojego. Umysł mój mieszać się zaczął. Nienawiść dla Lucindy ogarnęła mą duszę i gwałtowna boleść. Tłumiąc we mnie łzy westchnienia, napełniła serce jadem zazdrości i zemsty. Ondlenie Lucindy zatrwożyło wszystkich. Przerażona matka rozsznurowała ją natychmiast i wyjęła spod jej łona zapieczętowany papier, który don Fernand skwapliwie uchwycił, i przeczytawszy, upadł na krzesło jak człowiek, którego okropna wiadomość niespodzianie uderzy zapomniał zupełnie że jego żona potrzebuje ratunku co do mnie widząc wszystkich domowników zajętych zamierzyłem ukazać się nagle nie dbając czy mnie zobaczą a jeśli by mnie poznano postanowiłem tak srogo ukarać zdrajcę fernanda ażeby wszyscy dowiedzieli się o jego podłości lecz los który mnie chowa na jakieś większe nieszczęścia sprawił że reflektując się zimniej Wyszedłem obojętnie, zemsty nie dopełniwszy, a siebie tylko samego skazując na karę niezawodną za wiarę, jaką miałem w ludzi. W tej chwili opuściłem miasto, a widząc się samotnym wśród pól, wybuchnąłem złością przeciw Fernandowi i przeklinając go, czyniłem sobie ulgę. Srogimi wyrzuty obarczałem Lucindę, jak gdyby mnie słyszeć mogła. Nazywałem ją okrutną, wiarałomną i niewdzięczną. Pomimo jednak tych wszystkich uniesień, pomimo wściekłości, szczątki miłości tłumaczyły jeszcze Lucindę w mych oczach. Myślałem sobie, że ona tak słodka, tak powolna, nie mogła oprzeć się rozkazom ojca, że odrzucając rękę młodzieńca tak znakomitego rodem i bogactwy, jak Fernand, naraziłaby się na złą opinię i podejrzenie ogółu. Po chwili jednak znów jej złorzeczyłem. Znów jej wyrzucałem głośnymi krzyki. Czemu nie wyznała, jakie nas łączą przysięgi? Jakiż wstyd ją zatrzymał. Nie miałasz wymówki odrzucić ręki Fernanda? Och, tylko duma i próżność wstrzymały ją od tego. Ty, największy nieprzyjacielu mojego pokoju i szczęścia. Ty, podły kruszcu. Ideale dusz niskich. Ty to podkopałeś cnotę Lucindy. Nikczemny Fernandzie. Jakichże to czarów użyłeś, aby ją uwieść? Chodząc przez noc całą jak szalony, nad ranem przybyłem do podnóża tych gór, gdzie trzy dni jeszcze brodziłem po bezdrożach. Aż do chwili, gdy znalazłszy pasterzy, pytałem ich o najodludniejsze miejsce w górach. Wskazali mi to u stronie. Natychmiast się tu udałem, aby samotnie nędznego dokonać żywota. U stóp tych skał, Mół zdechł mi z głodu i znużenia, a ja bez sił, bez pomocy, znękany padłem na ziemię prawie nieżywy. Nie wiem, jak długo pozostawałem w tym stanie. Wiem tylko, iż ocknąłem się i powstawszy nie czułem głodu. A wokoło siebie spostrzegłem pasterzy, którzy zapewne musieli mi dać jakiś ratunek. Powiedzieli mi, że znaleźli mnie w stanie tak godnym litości i mówiącego takie brednie, że za wariata mnie wzięli. Wkrótce sam to poznałem, że mam umysł pomieszany. Biegam po górach, rozdzieram szaty, krzyczę samotny, przeklinając los swój okrutny i powtarzając imię Lucindy. Nieraz pragnąłbym duszę wyzionąć, uspokoiwszy się, utrudzony, jakby pracą jaką chronię się do groty, która mi zamieszkanie służy. Pasterze z litości przynoszą mi żywność. Niekiedy ci dobrze ludziska. Widząc mnie przy zdrowych zmysłach, uskarżają się, że im wydzieram gwałtem tę żywność, którą mi z dobrego ofiarują serca. To mnie zasmuca i przyrzekam im poprawę na przyszłość. Takim sposobem, panowie, przepędzam nędzne życie moje. Może też litościwe niebo zatrze kiedyś w mojej pamięci piękność niewdzięcznej lucindy i zdradę Don Fernanda. Jeżeli to nastąpi, myślę, że odzyskam moc rozumu. Teraz, wyznaję szczerze, nie mam dość siły, ażeby podnieść się z tego upadku. Władze umysłu opuściły mnie widocznie, chwilami tylko mi wracają. Widzicie więc, panowie, i przyznać musicie, że nic okropniejszego nad historię mego życia że boleść moja słuszna, że wszelką przechodzi miarę, a rozpacz i szaleństwo mają usprawiedliwienie. Rady i pociechy wasze byłyby próżne. Jedna tylko Lucinda uśmierzyć by mogła moje cierpienia. Opuściła mnie, więc umrę. Lecz do ostatniego tchnienia nie zapomnę o niej. Cardenio skończył smutne opowiadanie. Proboszcz już gotował się pocieszać go, gdy nagle żałosne jakieś skargi zwróciły ich uwagę. W czwartej części tego dzieła zobaczymy, co to było. Ponieważ Hamet Benegeli na tym trzecią zakończę.